Żadna rządząca partia w historii III RP nie zgromadziła tylu cudaków. To będzie film o największych pokemonach ze środowiska PiSu. Środowisko to pojmuje dość szeroko, więc poza formalnymi pisowcami będą to także politycy z suwerennej Polski, propagandyści z TVP, czy po prostu pisowscy nominaci. Omówię 22 sylwetki. Przy wyborze nie kierowałem się popularnością. Moimi głównymi kryteriami były szaleństwo, łajdactwo oraz inteligencja, a właściwie jej brak. Będzie to zatem parę mniej znanych postaci, takich jak Mieczysław Baszko albo Piotr Kaleta. Jednak będzie tu też dużo postaci znanych. Będą byli i obecni ministrowie, tacy jak Czarnek, Ziobro, Sasin i Macierewicz. Będą postacie memy, takie jak Oskar Szafarowicz i Marek Suski. Będzie rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Będzie Daniel Obajtek. Będzie Barbara Nowak, Matecki, Mejza, Janusz Kowalski, Dominik Tarczyński, Jakimowicz, Glapiński i jeszcze paru innych. Te postacie łączy jedno. Wszystkie pokazują niskie standardy moralne i intelektualne kadry PiSu. Jeśli dotychczas robiliście PiS, to po tym filmie przestaniecie. Jeśli już PiSu nie robiliście, to wasza awersja zostanie zwielokrotniona. Choć ten film powstaje świeżo przed wyborami, to będzie aktualny także za rok i za 5 lat. Cokolwiek się stanie po wyborach, ci ludzie nie znikną z polityki. Dobrze więc, byście znali ich prawdziwe twarze. Daniel Obajtek ma burzliwą przeszłość. Prasa zaczęła o nim pisać już w roku 1994. Oto fragment archiwalnego artykułu z Rzeczpospolitej. Daniel Obajtek, uczeń czwartej klasy technikum weterynaryjnego z Nowego Targu, został po raz drugi wyrzucony ze szkoły. Dyrektor zarzuca mu destabilizację samorządu, szkalowanie dobrego imienia wychowawcy, szantażowanie rady pedagogicznej, korzystanie z pomieszczeń samorządu do celów prywatnych, a właściwie przenocowanie pijanych absolwentów, uchylanie się od przedstawienia pełnego rozliczenia z działalności gospodarczej samorządu, notoryczne kłamstwa i arogancje w stosunku do nauczycieli, niewypełnianie podstawowych obowiązków ucznia, nieobecności i wyniki w nauce. Szantażowanie rady pedagogicznej, przenocowywanie pijanych absolwentów w pomieszczeniach samorządu, wałki z rozliczeniami. Tak, już od najmłodszych lat czuć było w Danielu żyłkę pisowca. Jakoś jednak technikum ukończył. Po ukończeniu szkoły zatrudnił się u wujów w firmie Elektroplast jako operator maszyn chemicznych. Nie zarabiał tam kokosów, a mimo to cudownie mnożył się jego majątek. Jak pisze Onet, to wtedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o jego wielkim domu, działkach i lodziarniach, które nie znajdowały pokrycia w pensji rzędu 3000 na rękę. Miał 20 kilka lat. Skąd miał na to pieniążki? Sam mówi o darowiznach od rodziców. Problem w tym, że jego ojciec był malarzem pokojowym, a matka krawcową. Być może pewną wskazówką będzie opinia, którą Elektroplast wystawił o nim w roku 2011. Daniel Obajtek został zatrudniony w firmie Elektroplast od 1995 roku na stanowisko operatora maszyn chemicznych, a następnie do roku 2006 pełnił funkcję kierownika zakładu. Zarząd firmy Elektroplast wystawia jednoznacznie negatywną opinię pracownikowi Danielowi Obajtkowi. W odczuciu władz firmy działał on przez wiele lat na szkodę zakładu, w którym był zatrudniony. Niewłaściwa polityka kadrowa, złe utrzymanie maszyn, źle prowadzony zakup surowców. To punkty, za które Daniel Obajtek był bezpośrednio odpowiedzialny i które przyczyniły się do zahamowania rozwoju firmy i poważnych problemów. Najpoważniejszy zarzut dotyczy jednak współpracy Daniela Obajtka z konkurencyjną firmą. Władze spółki podejrzewają, że Daniel Obajtek, przez wiele lat będąc kierownikiem zakładu, pomagał budować konkurencyjną firmę w zamian za korzyści majątkowe. Wiele z tych zarzutów pojawiło się dopiero po odejściu kierownika z zakładu pracy, przez co może się on posługiwać innymi opiniami wydanymi wcześniej, które jednak nie są prawdziwe, z czego były pracownik doskonale zdaje sobie sprawę. W 2006 roku Obajtek został wójtem Pcimia i był nim do roku 2015. Jako wójt nie miał prawa prowadzić działalności gospodarczej. Tymczasem Wyborcza opublikowała nagranie rozmów Obajtka z roku 2009. Wynika z nich, że Obajtek de facto kierował jedną firmą. Wiecie, to te taśmy, na których Obajtek klął jak Związek Zawodowy Szewców. Z tej okazji TVP postanowiła pokazać, jak nisko ceni inteligencję swoich odbiorców. I ogłosiła, że Obajtek nie klął dlatego, że jest chamem, tylko dlatego, że cierpi na zespół Tureta. Przy zespole Tureta przekleństwa są cedzone mimowolnie i pozbawione kontekstu. No i trudno nad nimi zapanować. Czemu więc w normalnych wywiadach Obajtek już tak nie klnie? Polskie Stowarzyszenie Zespołu Tureta wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się takiemu robieniu kurtyzany z logiki.
No ale choć to była najśmieszniejsza część afery, to zarazem najmniej ważna. Najważniejsze, że Obajtek na nagraniu wydawał dyspozycję pracownikowi i wyznaczał strategię biznesową firmy, czego, jako wójt, nie miał prawa robić. Majątek naszego skromnego samorządowca dalej pęczniał w zawrotnym tempie. Nie korespondowało to z jego oficjalnymi zarobkami, ale to nie był jego największy problem. Jak pisze Onet, jako wójt Obajtek obracał się w podejrzanym środowisku. Przypisywane mu były kontakty z gangsterem o pseudonimie Prezes. W kwietniu 2013 Obajtek został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Usłyszał zarzut współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą Prezesa, wyłudzenie z firmy swoich wujów 1,5 miliona złotych i podzielenie się tą kwotą z przestępcami, do tego przyjęcie od Prezesa 50 tysięcy złotych łapówki za ustawienie przetargu na budowę kanalizacji. Groziło mu 10 lat odsiadki. Prokuratura wystąpiła o areszt, sąd nakazał jednak zwolnić wójta. Obajtek zaczął szukać politycznej protekcji. Polityczną protekcję znalazł oczywiście w PiSie. PiS celowo zmienił prawo, by pomóc kumplowi. Uchwalił tak zwane Lex Obajtek, co pomogło ziobrowskiej prokuraturze wycofać oskarżenie z sądu i ukręcić tej sprawie łeb. A Obajtek już sobie hasał po państwowych agencjach. Najpierw był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potem był prezesem Energii. Od roku 2018 jest prezesem zarządu Orlenu. Sporo złego można powiedzieć o Obajtku, ale jedno trzeba mu przyznać. Jest wspaniałym kolegą. Każdy chciałby mieć takiego kumpla. Przynosi on wszystkim szczęście. Jego rodzina i bliscy znajomi jakimś cudownym zrządzeniem losu otrzymują państwowe synekury. I to nie byle jakie. Jego partnerka zasiadała w radach nadzorczych wielu państwowych spółek. Znajoma Obajtka z lat 90., Zofia Paryła, która dotąd pracowała jako księgowa, została prezeską grupy Lotos. Albo tamta firma, co nią Obajtek kierował jako wójt, chociaż nie miał do tego prawa. Współwłaściciel tamtej firmy ma krewną Elżbietę Bugaj. I ta Elżunia została wiceprezeską Energii Obrót. Korupcja, nepotyzm, kolesiostwo. Mało wam? W firmach kontrolowanych przez Obajtka jest od groma byłych agentów służb specjalnych. Parówki do Orlenu dostarcza malutka firma z rodzinnego miasta Obajtka. Instytucje powiązane z Obajtkiem raz po raz dostają państwowe dotacje. A Ministerstwo Kultury wydało niemal 1 000 000 złotych na remont dworku należącego do Obajtka. I tak nie wymieniłem wszystkich śmierdzących spraw. Jeśli jesteście ciekawi reszty, to odsyłam do świetnego artykułu z Onetu, na którym w dużym stopniu bazowałem. Formalnie Obajtek nie pracował w prywatnym sektorze od roku 2006. Jako uczciwy człowiek na państwowym żołdzie nie może więc mieć przesadnie wielkiego majątku. Jak on zatem wygląda? Szymon Jatrzak i Patryk Słowik z Wirtualnej Polski policzyli to 2 lata temu. Zacytuję ich artykuł. 33 milionów złotych w samych nieruchomościach, w tym blisko 30 hektarów ziemi, 2 hotele, 1 pałac, 1 apartament, 6 domów, 2 mieszkania i 8 domków letniskowych. Taki majątek zgromadził Obajtek wraz z najbliższymi. Tak oto wygląda pupilek Kaczyńskiego, złote dziecko partii, która ma na sztandarach walkę z korupcją i układem. No ale może mu się należy? Może świetnie zarządza tym Orlenem z korzyścią dla nas wszystkich? O tak, na pewno. W połowie listopada 2022 roku ceny paliw na światowych rynkach zaczęły spadać, ale nie w Polsce. Z 1 stycznia stawka VAT na paliwo, obniżona czasowo do 8%, wzrosła do 23%. Ale cud się stał i ceny paliw na stacjach na początku roku ani drgnęły. Obajtek mógł zatem zacząć obniżać ceny w listopadzie i podwyższyć się 1 stycznia. Zamiast tego przez 1,5 miesiąca sztucznie utrzymywał ceny na wysokim poziomie, aby nie zmieniły się one po 1 stycznia. No i co? Nie należą mu się te nieruchomości? Kto inny z taką gracją potrafi doić obywateli, aby partia miała więcej kasy w budżecie? Podobną sztuczkę zrobił też ostatnio. Sztucznie obniżył ceny paliwa przed wyborami, aby pomóc PiS-owi w notowaniach. Dzięki temu PiS mógł się pochwalić sporym spadkiem inflacji we wrześniu. No ale skoro paliwo jest takie tanie, to ludzie się na nie rzucają. Pojawiły się gdzieniegdzie braki z dostępnością paliwa. Orlen więc zaapelował, aby Polacy nie kupowali paliwa na zapas. A do prasy wyciekł wewnętrzny mail z Orlenu, który zawierał instrukcję, aby w przypadku braku paliwa na stacji udawać, że wystąpiła awaria dystrybutora. Sytuacja była do przewidzenia. Ba, rok temu sam Obajtek na przykładzie Węgier pokazywał, że sztuczne obniżanie cen paliw może poskutkować ich brakiem. Obajtek zyskał sobie sympatię prezesa taką właśnie bezczelnością. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Dla partii zrobi wszystko. Dla partii Obajtek kupił także Polska Press.
Dzięki temu ruchowi propaganda PiS wyziera obecnie także z lokalnych mediów. Jednak po latach będziemy pamiętać Obajtka głównie za sprawą fuzji Orlenu i Lotosu. Aby zyskać przychylność Komisji Europejskiej, PiS zaproponował, że zbędzie się 30% udziałów w rafinerii gdańskiej oraz sprzeda stacje detaliczne Lotosu. Udziały w rafinerii gdańskiej kupili Arabowie, dzięki czemu mają obecnie dostęp do połowy produkcji rafinerii, a także prawo sprzeciwu inwestora, więc mogą blokować kluczowe decyzje. Stacje detaliczne zaś kupił węgierski koncern MOL. Jak to pogodzić z pisowską narracją potępiającą wyprzedaż majątku państwowego zagranicznym podmiotom? Jak Daniel Obajtek odpowie na pierwsze pytanie w zbliżającym się referendum? Oto wielka tajemnica wiary. Mogłeś nie słyszeć o Dariuszu Mateckim, ale nawet jeśli o nim nie słyszałeś, to na pewno wiele razy zetknąłeś się z jego propagandą. Niewykluczone wręcz, że do dzisiaj wierzysz w zasiane przez niego kłamstwa. Formalnie Matecki nie jest kimś znaczącym. To radny Szczecina i przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. Próbował dostać się do Sejmu, ale wyborcy pokazali mu faka. Może mu się uda w tym roku. Ma 6. miejsce na liście PiS-u w Szczecinie. Jednak to nie w stanowiskach tkwi jego siła. Matecki działa po cichu. Trzęsie propagandą w internecie. Pierwszy raz z Mateckim zetknąłem się jakieś 10 lat temu na Wykopie, gdzie działał pod nickiem Darties. Nie był jeszcze politykiem, był prawicowym trolem, jednym z tysiąca na tym zapomnianym przez Boga portalu. Matecki został na Wykopie zbanowany. I choć jest to sprawa trywialna, to nie mogę się oprzeć przed zacytowaniem oświadczenia moderacji, jakie wydała ona w odpowiedzi na jego skargi. Bo w tym oświadczeniu opisano modus operandi Mateckiego, na którym opiera się on do dzisiaj. Prawicowy internet, konto Darties, 12 ostrzeżeń, 7 banów. Multikonta powiązane z tym kontem. Darties, prawicowyinternet.pl, ziomek 1, Natalia Karpiuk, Amarta Rasawska, Solidarny Człowiek, Joanna Wrąska 37, Ulfik, ziomek 3, ziomek 2. Bany za notoryczny spam i manipulowanie głosami, celowe dodawanie duplikatów własnych znalezisk, korzystanie ze skryptów manipulujących głosami, celowe nietagowanie treści politycznych tagiem polityka. Najpierw robisz bałagan w serwisie, wykorzystujesz go niezgodnie z regulaminem, a potem biegasz po internecie i płaczesz, że zostałeś zbanowany? Kolejny. Brak słów. Tak, tworzenie licznych multikont, w tym także żeńskich. Manipulowanie serwisem za pomocą skryptów, liczne ostrzeżenia i bany. Wpychanie innym do gardła prawicowej propagandy. A złapany za rękę krzyczy, że jest ofiarą prześladowań. Zanim Mateski kupił szczoteczkę do zębów i założył garnitur, pisał także obrzydliwe rzeczy na Twitterze. Oczywiście już dawno je usunął. Zachowały się same screeny. Mamy na przykład tweet z roku 2014 o treści. Jestem szowinistą, ale za to, to bym tym co jaja ucinał. Mamy wpis z roku 16 o treści. Donald Tusk powinien trafić przed Trybunał Stanu, Sąd Wojskowy i pod ścianę. Zdecydowanie się z tym zgadzam. A ty? Mamy także wpis o treści. Szanowna Ewa Kopacz, po dzisiejszym dniu powinniście pójść w ślady Barbary Blidy, albo przynajmniej opuścić Polskę. Honor tego wymaga. Młodszym widzom przypominam, że Barbara Blida strzeliła sobie w łeb, więc to jest po prostu podżeganie do samobójstwa. No generalnie pan Dariusz nie gryzł się w język. Jeśli chodzi o propagandę w internecie, to Dariusz działa wielotorowo. Ma kanał YouTube oraz portal o nazwie Prawicowy Internet. Swego czasu promował na nim Grzegorza Brauna i Korwina, dziś leci głównie z przekazem TVP. PiS dobry, Tusk zły. Ale ten kanał, chociaż ma 180 tysięcy subskrypcji, to jest tylko małym trybikiem w całej machinie kłamstwa. Matecki od lat kupuje farmy internetowych użytkowników. Czyli kupuje na przykład profil facebookowy o nazwie Małe Śliczne Szczeniaczki, który ma 10 tysięcy obserwujących, a następnie przekształca go w profil typu Kocham Kaczyńskiego. Matecki się z tym nie kryje. W rozmowie dla Onetu przyznaje: nie widzę w tym nic złego. Kupowanie stron internetowych, fanpage'y czy grup na Facebooku nie jest niczym złym. Robiłem to i będę robił. Mamy mnóstwo profili grup czy stron w mediach społecznościowych i nigdy tego nie kryłem. W tym nie ma nic nielegalnego, ani nawet, mówiąc już tylko o odczuciach, niemoralnego. Każdy może zrobić to samo i wiele osób z lewej strony sceny politycznej to robi. W sumie jest to prawda. Jest to legalne i robi tak wiele osób z każdej strony sceny politycznej. Nie mam do niego pretensji o sam akt skupowania farm. Pretensje mam o treści, które one publikują. W roku 18 ktoś zrobił listę fanpage'u Mateckiego, która jest już dzisiaj pewnie nieaktualna. Wtedy były to 44 profile, w tym takie profile jak: Stop islamizację Europy, Gardzę Platformą,
Prawa strona internetu. Popieram rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam Wołyń, seryjny samobójca. Chcemy delegalizacji KOT. Prawicowy Szczecin, prawicowa Warszawa. Szacunek dla licealistki, która nie przyjęła kwiatów od Tuska. Koniec z demokracją. Chcemy silnego państwa polskiego. Nie dla masowej imigracji do Polski. Media bez funkcjonariuszy i aparatczyków. W jaki sposób działa facebookowe Imperium Mateckiego? Ano, na przykład tak. Matecki wypuszcza spin, że opozycja niesłusznie krytykuje Obajtka za przyjęcie prasy regionalnej i okrutnie nabija się z jego zespołu Tureta, którego Obajtek, jak już wiemy, wcale nie ma. Ten sam post jest umieszczany jednocześnie na dziesiątkach fanpage'y. Na kolażu widzimy laurkę pod adresem Obajtka na takich profilach jak Prawicowy Internet, wiadomości z Polski i ze świata, Jestem Polakiem, dobra zmiana w Szczecinie, Nie dla masowej imigracji do Polski, Polska Patriotyczna, Gardzę Platformo, Nie chcę islamizacji Polski, żądamy uzdrowienia polskiego sądownictwa, chcemy delegalizacji kodu, Prawicowy Szczecin. Zasięgi idą w miliony. Ale Imperium Mateckiego zajmuje się nie tylko wazeliniarstwem. Nie najgorzej radzi sobie także ze szczuciem. W roku 19 Matecki miał w związku z tym mały przypał. Artykuł z Rzeczpospolitej. Mowa nienawiści. Policja przeszukała mieszkanie szczecińskiego radnego PiSu Dariusza Mateckiego. Chodzi m.in. o jego wpisy na stronie Stop Islamizacji Europy. Zawiadomienie w sprawie radnego zgłosił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Zgłosił m.in. wpisy radnego na stronie Stop Islamizacji Europy, gdzie Matecki zamieszczał wpisy. Zaskarżone wpisy przedstawiały kobietę w muzułmańskim stroju na tle worków ze śmieciami z podpisem Znajdź kobietę. Albo porównania osób czarnoskórych do asfaltu. Oczywiście rok później prokuratura umorzyła sprawę. W roku 18 były wybory samorządowe. Matecki szczególnie interesował się wyścigiem o fotel prezydenta Warszawy. Startował tam jego kumpel Patryk Jaki. Fragment artykułu z roku 18. Człowiek, który pomógł wylansować Jakiego. Mówią o nim cień Patryka Jakiego. Prawicowy vloger Dariusz Matecki zasłynął relacjami wideo z prekampanii samorządowej Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego, w których ten pierwszy wypada jak totalny nieudacznik i oszust, a drugi, jako normalny facet spod bloku, osiągający frekwencyjny sukces za sukcesem. Ale Matecki krytykował nie tylko Trzaskowskiego. Jednym z rywali Jakiego był Jan Śpiewak. Matecki nagrał filmy pod tytułem 8 faktów o Janie Śpiewaku, który miał w zamierzeniu zohydzić tego kandydata. I wiecie, jakie ciekawostki pojawiły się w tym filmie? Jan Śpiewak należał do założycieli Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Jan Śpiewak jest synem byłego posła Platformy Obywatelskiej, a obecnie dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego Pawła Śpiewaka. Matecki także sam kandydował w tych wyborach samorządowych. Został radnym Szczecina, którym jest do dzisiaj. W roku 19 Matecki wraz z Młodzieżą Wszechpolską chciał dezynfekować trasę Parady Równości. Kojarzenie wrogów ideowych z brudem i nieczystościami. Ach, pewne rzeczy na prawicy nie zmieniają się od 30 lat ubiegłego wieku. W 19 roku media donosiły, że Matecki pracuje dla resortu sprawiedliwości, obsługiwał im media społecznościowe. Na podstawie umowy cywilnoprawnej dostawał za to 3000 zł miesięcznie, ale to był dopiero początek jego zarobków na państwowym. Bo już rok później odnalazł się w lasach państwowych. Powodzi się Mateckiemu. Według oświadczenia majątkowego w roku 22 zarobił ponad 300 tysięcy. Składała się na to dieta radnego, etat w lasach państwowych oraz kasa za obsługiwanie mediów społecznościowych w Ministerstwie Ziobry. W lasach państwowych zaczęła węszyć Magdalena Filix, posłanka Platformy Obywatelskiej. W listopadzie ujawniła tam liczne nieprawidłowości. Na przykład w konkursie lasów państwowych pod tytułem Drewno jest z lasu, większość nagrodzonych podmiotów to były parafie i stowarzyszenia katolickie. To był listopad. Niektórzy sądzą, że to, co stało się w grudniu, było zemstą za śledztwo Magdaleny Filix. 29 grudnia pisowskie media ujawniły sprawę Krzysztofa F. Krzysztof został skazany za molestowanie dzieci. Ujawnione w pisowskich mediach informacje pomogły zidentyfikować ofiarę pedofila. Był to właśnie syn Magdaleny Filix. Równolegle z publikacjami prasowymi ruszyła kampania szczucia w mediach społecznościowych. No i nie zgadniecie, kto w niej przodował. Cześć Magdalena Filix. Kolega stracił oczy, chociaż w rejestrze będzie bez okularów. To tweet, którego Matecki napisał 29 grudnia. Opatrzył go zdjęcie Magdaleny z owym Krzysztofem. Według analizy OKO.press w centrum tej nagonki stał nie kto inny jak nasz radny ze Szczecina. Zacytuję artykuł.
Takich kont są setki. Dzięki swojej ogromnej aktywności produkują tysiące wpisów dziennie. Na Twitterze nie ma wątku dotyczącego sprawy śmierci Mikołaja Feliksa, w których ci użytkownicy nie zabraliby głosu. Konta te są powiązane, śledzą się wzajemnie, podają dalej swoje wpisy, kopiują je i powtarzają narrację. Po zbadaniu powiązań między najaktywniejszymi kontami okazało się, że wszystkie łączy także kontakt z Dariuszem Mateckim. Pokazujemy to na poniższym grafie. To mapa przedstawiająca związki typu Friends, wzajemnie obserwujące się użytkownicy, kont, które były najbardziej aktywne w hejtowaniu Magdaleny Felix. W samym środku tej siatki znajduje się właśnie Dariusz Matecki. Koniec cytatu. Co było dalej, już wszyscy wiemy. W lutym Mikołaj Felix popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie przyczyniło się do tego ujawnienie jego danych jako ofiary. Takie zjawisko nazywamy wtórną wiktymizacją. Justyna Dobrosz-Oracz przepytywała Mateckiego, czy jest dumny ze swojego udziału. Oczywiście jedyne, na co zdobył się Matecki, to żałosny whataboutyzm. Co pan osiągnął tym hejtem? Jakim hejtem? Co pan osiągnął, publikując te zdjęcia? Co pan osiągnął tym zdjęciem? Na mnie. Co pan osiągnął, publikując te zdjęcia? Co pan osiągnął? Co Gazeta Wyborcza? Poza tym, że skończyło się tragedią. Co pan osiągnął? Chcecie, żeby Oskar popełnił samobójstwo? Co pan osiągnął? Całe nakręcanie hejtu na Oskara, wyrzucenie go z uczelni. W tej sprawie. Co Wyborcza chce osiągnąć? Chce osiągnąć, żeby Oskar popełnił samobójstwo? Co pan osiągnął w tej sprawie? Tak? Chce pani tego osiągnąć? Nie odpowie nam na to pan pytanie, bo wiadomo, że skończyło się tylko tragedią. A pani ja nie uczestniczę w żadnym hejcie. Przepraszam ja po prostu... bardzo, hejt na Oskara, ale hejt na mnie, hejt na Tomasza Duklanowskiego. Ja razu... Czyta pani komentarze na Gazecie Wyborczej? Nie. Czyta pani komentarze? Ale ja nie odpowiadam za to, co kto komentuje. Przepraszam tak bardzo, jak pan nie odpowiada za komentarze pod swoim postem. Ale pan odpowiada portal, za to, co robi. Na serwerze, pan odpowiada, co robi. A odczytał pan swoje jeszcze komentarze, raz. Co się pod pana postem portal. Zwykle pojawia? No to zero odpowiedzialności. No właśnie, no więc pan powinien mieć większą odpowiedzialność, ale rozumiem, żadnej nie ma. Dobrze. Ma pan sobie coś do zarzucenia? Czy no nie? Nic, no. Sobie nie mam kompletnie nic do zarzucenia. Proszę spytać marszałka Gewlewicza, czy posłów, czy osoby związane z Platformą Obywatelską, czy mają sobie coś do zarzucenia. Jeśli myśleliście, że po tej sprawie Matecki zamknie mordę, to nie znacie natury naszego Rzezimieszka. Matecki dalej jest Mateckim. Niedawno Matecki odniósł się do filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Nazwał go paszkwilem na Polskę i pluciem na mundur. No ale to normalko u pisowców. Jednak Matecki poszedł dalej. Zamieścił następującego tweeta. Andrzej Szoławski, Michał Pluciński i go syn nie byli anonimowi. Wy też nie jesteście anonimowi. I niżej wylistował nazwiska aktorów grających w tym filmie. Szoławski, Pluciński i syn to przedwojenni aktorzy, którzy kolaborowali z nazistami. Syn za współpracę z hitlerowcami został rozstrzelany przez AK. Czy więc Matecki nawoływał do linczu na aktorach? Onet ocenił to ostro. Polityk partii władzy wzywa do mordowania ludzi. Władza nie ma z tym problemu. Matecki pozwał naczelnego Onetu za ten tekst w trybie wyborczym, ale proces przegrał. Wiecie, ja nie lubię takich określeń jak hejter. Uważam, że są one nadużywane. Dzisiaj wszystko jest hejtem. Mnie też nazywają hejterem, bo czasem chamsko zakpię z Korwina. A jednak w przypadku Mateckiego trudno o lepsze określenie. Matecki to zawodowy hejter. Nadzorca wielkiej machiny hejtu na usługach władzy. A wiecie, co jest gorsze od zwykłego hejtera? Hejter, który sam nadużywając wolności słowa do szczucia na innych, jednocześnie zwalcza tę wolność słowa u innych. Tak, Matecki popiera kneblowanie przeciwników politycznych. Zresztą nie tylko kneblowanie. Kiedy profesor Barbara Engelking powiedziała, Żydzi nieprawdopodobnie rozczarowali się co do Polaków w czasie wojny, to Matecki nie uznał, że no okej, ja się z tym nie zgadzam, ale ma pani prawo do takich poglądów. Nie. Matecki zapragnął wsadzić Engelking do więzienia. Marzy mi się państwo, w którym ktoś taki jak Engelking siedzi w więzieniu za znieważanie narodu polskiego, a stacja, którą w ważną rocznicę puszcza takie paszkwile, ma odebraną koncesję. Marzy mi się państwo, które ma instrumenty do ścigania oszczerców. Napisał na Twitterze. Matecki założył też ośrodek monitorowania antypolonizmu, współprowadzi też ośrodek monitorowania chrystianofobii Fidei Defensor. Oba te ośrodki tropią wypowiedzi obrażające polski naród lub wiarę i zgłaszają je do prokuratury. A wiecie, co dla Mateckiego jest przykładem takiej chrystianofobii? Ano, na przykład klapki z żółtą mordą papieża albo mem z siostrą Pancerfaustyną. Kaligula, aby upokorzyć senat, mianował senatorem swojego konia. Kaczyński powiedział, potrzymaj mi piwo i mianował Krystynę Pawłowicz sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Kiedy opisuję różne prawicowe stworki, zwykle muszę się trochę postarać. Muszę prześledzić aktywność danej osoby i wyłuskać z tego wypowiedzi głupie lub kompromitujące. Można to porównać do zbierania grzybów. W przypadku Krystyny jest zupełnie inaczej. Czuję się jak na plantacji pieczarek. Mogę się schylić i w sekundę napełnić cały koszyk. Trudnością jest nie uzbieranie grzybów, tylko wybór jak najlepszych okazów, bo białe kapelusze rozciągają się po horyzont. Mógłbym po prostu otworzyć Twittera Krystyny i czytać jedną wypowiedź po drugiej. Każda jest głupia, podła i napisany w sposób histeryczny oraz niepoprawny językowo, bo polska polityka nie znała dotąd osoby tak niemądrej i tak nikczemnej. Zanim Krystyna weszła do polityki, to pracowała jako wykładowca prawa. I, to mało znany fakt, napisała wówczas opinię dla prokuratury i sądu, która posłużyła do skazania ówczesnego szefa CBA Mariusza Kamińskiego na karę więzienia. Wiecie, chodzi o tego Kamińskiego, którego potem Duda ułaskawił, łamiąc w ten sposób konstytucję. Prawdopodobnie do dziś Krystyna czuje się winna za tę zdradę i aby ją odkupić, stała się bezmyślną czcicielką prezesa. Krystyna była posłanką przez dwie kadencje, a od roku 2020 jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zasiadała w składzie orzekającym, kiedy Trybunał zakazał aborcji z przesłanki embriopatologicznej. Co ciekawe, Krystyna w poprzedniej kadencji Sejmu samo złożyła do Trybunału identyczny wniosek o rozpatrzenie konstytucyjności tej przesłanki, czyli poniekąd orzekała we własnej sprawie. W państwie PiS możliwe. Jakie Krystyna ma poglądy? No cóż, takie jak PiS, tylko bardziej. Krystyna to PiS na sterydach. W jej skromnej osóbce zwielokrotniona została każda organiczna wada tej formacji. Weźmy na przykład Unię Europejską. PiS żre się z Unią, no ale oficjalnie chce w niej być. A Krystyna? Krystyna nie lubi półśrodków. Krystyna stwierdziła, że Unia Europejska jest dla niej szmatą i ona modli się, aby Unia się rozwaliła. Homofobia? PiS oczywiście jest homofobiczny, no ale stara się zachowywać pozory. PiSowcy sprzeciwiają się równości prawnej, używają nowomowy typu ideologia LGBT, ale przy tym będą mówić, że normalnych gejów to oni szanują. Zresztą niektórych faktycznie tolerują, o ile mają poglądy pisowskie. A Krystyna? No cóż, kiedy posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej złożyła w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich, Krystyna skomentowała to tak. Pani Rosa mówi, że mamy prawo kochać i tworzyć rodziny. Ale do odbytu to nie kochanie, a choroba, pani poseł. Krystyna pytała też Piedronia o to, kiedy zaproponuje adopcję dzieci przez związek faceta z kozą. No i Kamil Zaradkiewicz, gej prawnik przyjazny PiSowi. Zaradkiewicz kandydował do Sądu Najwyższego. I jeśli wierzyć Patrykowi Jakiemu, Krystyna była temu przeciwna i wypytywała go o orientację seksualną. Jaki napisał na Twitterze. Profesor Zaradkiewicz jest świetnym pracownikiem i bardzo dobrym prawnikiem. Komisja weryfikacyjna to też jego sukces. Jestem zażenowany tym, co stało się dziś na posiedzeniu KRS za sprawą profesor Pawłowicz. Nigdy nie pytałem swoich pracowników o orientację seksualną lub poglądy. Rozumiecie? Patryk Jaki, dzban z suwerennej Polski, staje w obronie geja przed homofobicznymi atakami Krystyny. Jak trzeba się zatracić w nienawiści, by krytykował cię za homofobię Patryk Jaki? Do pełni absurdu brakuje jeszcze, żeby ją skrytykował Rafał Ziemkiewicz. A nie, czekaj. W roku 17 samobójstwo popełnił 14-letni Kacper. Chłopak był prześladowany przez kolegów na tle homofobicznym. Jak jego śmierć skomentowała Krystyna? Otóż napisała ona na Facebooku. Liberalno-lewackie środowiska najpierw propagują wśród dzieci i młodzieży podatnych na różne niestandardowe zachowania, nienaturalne postawy i relacje, a potem, gdy te zaburzone zachowania są przez rówieśników brutalnie wytykane i w skrajnych przypadkach kończą się tragicznie, to lewaccy ideolodzy patologii obyczajowych odwracają kota ogonem i fałszywie bezczelnie lamentują nad morderczą nietolerancją rówieśników. Nie siejcie patologii, nie będzie jej śmiertelnego żniwa. Nie demoralizujcie dzieci i młodzieży. Dajcie im w spokoju, zgodnie z naturą, przeżyć ich dzieciństwo i młodość. Wpis ten wywołał powszechne oburzenie. Uczelnia Krystyny rozwiązała z nią umowę. No i, wisienka na torcie, Krystynę zganił nawet Ziemkiewicz. Wpis pani Pawłowicz jest równie głupi i bezduszny, jak dywagacje Korwina o niepełnosprawnych dzieciach i równie nie do obrony. Opamiętajcie się, napisał Ziemkiewicz na Twitterze. Transfobia. PiS jest oczywiście transfobiczny, no ale i tu stara się trzymać pozory. Ale nie Krystyna.
Młodszy widzom przypomnę, że w kadencji Sejmu 2011-2015 posłanką była transpłciowa kobieta Anna Nagrodzka. No i niestety, posłanką była wtedy również Krystyna Pawłowicz. Pawłowicz nieustannie atakowała Annę w sposób poniżej jakiejkolwiek krytyki. Jaka to pani? Pytała Pawłowicz w kontekście Grodzkiej. Przecież ona ma twarz boksera. Krystyna także główkowała. Co ma transwestyta do gwałtu? Czy transwestytę ktoś zgwałci? Albo zwykłe, pospolite chamstwo. Pisowcy oczywiście nie są wzorem dobrych obyczajów. No ale Krystyna to pisowskie chamstwo podniosła do potęgi entej. I nie chodzi mi tu o takie bzdury, jak osławione jedzenie sałatki w Sejmie. Szczerze to nie wiem, czemu to zrobiło taką furorę. Krystyna w Sejmie robiła rzeczy znacznie mniej obyczajne. Krystyna w trakcie posiedzenia sejmowego rzuciła do innego posła gromkim spierdaj. Serio, to jest w stenogramie na oficjalnej stronie Sejmu. Nie wiem, czy jeszcze jakiś parlamentarzysta może się czymś takim pochwalić. A na posiedzeniu jednej sejmowej komisji Krystyna kazała wszystkim zamknąć zdradzieckie mordy. Zresztą posłuchajcie sami. Pani poseł, do mikrofonu. Tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy. Nawet teraz nie potraficie się grzebać. Panie przewodniczący, znaczy ja się odwołuję do pana przyzwoitości. Proszę reagować. Panie przewodniczący. No, powierzono panu jakieś obowiązki w tej komisji. Krystyna ma ogólnie krótki ląd. Widać to także w internecie, gdzie raz po raz skacze innym do gardeł. Do Frasyniuka napisała. Frasyniuk, psie i śmieciu od jedzenia PiS i k***w i wypi***a. Grzybie jeden. Sędzia Anna Barkowska w sądzie rejonowym we Wrocławiu umorzyła ci warunkowo sprawę za niewyobrażalne obrażanie żołnierza PL na służbie. Dała ci rok próby. To ode mnie masz właściwą posadę. A do posła Treli napisała. Lewacki poseł Tomasz Trela chce ujawnienia mego stanu majątkowego. Ty chamie, łobuzie, dziadu kalwaryjski. Udowodnij najpierw, że brałam opówki. Piąta ruska kolumno, łachu jeden. Albo na kolana, pod stół i odszczekać. Was ucieszy tylko seria w nasze plecy. Do długiej listy wad Krystyny można doliczyć także narcyzm. Dał ono sobie znać jeszcze w roku 2012, gdy z mównicy sejmowej wrzasnęła do Cezarego Tomczyka. Drogie dziecko, kończę 60 lat, ale za 2,5 tygodnia. A wyglądam jak? Jak ja wyglądam? Chłopie, przyjrzyj się. Przyjrzyj się. A ty chłopcze, błąkasz się, mówisz i wyglądasz jak dziadek, własny dziadek. Ale to jeszcze było nawet śmieszne. Na Twitterze jest mniej śmiesznie, za to bardziej toksycznie. Krystyna lubi porównywać się do innych kobiet. I oczywiście zawsze wychodzi z tych porównań zwycięsko. Na przykład porównywała się do Brigitte Macron. Wrzuciła jej zdjęcie obok swoje zdjęcie i skomentowała. Wprawdzie jestem o 2 lata starsza, ale jednak dalej liceum. Krystyna też wrzuciła niekorzystne zdjęcie Moniki Olejnik i skomentowała je ironicznie. Licealistka. Kiedy jedna twitterowiczka napisała, że jest podobna do Krystyny Pawłowicz, to wywołała w pani sędzi furię. Nie umywasz się do mnie. Nawet towarzystwo piesków i poza ci nie pomogą. Skarciła biedaczkę za to, że ośmieliła się choćby porównać do takiego cudeńka. Krystyna komentowała też uzębienie Miss Polonia. Miss miała według niej za długie zęby. Ale czasem dostaje się też chłopom. Brzydka twarz, brzydkie wnętrze, brzydota. Tak sędzia Trybunału Konstytucyjnego skomentowała zdjęcie rapera Maty, 18-letniego chłopaka. Śledzenie Twittera Krystyny to męka intelektualna i duchowa. W zasadzie jedyne wytchnienie przychodzi wtedy, gdy Krystyna w swoim infantylizmie zaczyna używać pisma obrazkowego. Tak, zobaczcie sami. Raz na jakiś czas Krystyna zażyguje nas bezsensowną ścianą emotikonek. No ale przynajmniej wtedy nikogo nie obraża. I może powinna zostać przy piśmie obrazkowym? Bo poza wszystkim niespecjalnie sobie radzi z polszczyzną. I nie chodzi tu nawet o prawicową interpunkcję, czyli dziesięciokropki zamiast trzy kropków oraz brak spacji przed znakami interpunkcyjnymi. Otóż Krystyna pisze wziąłość przez si. I nie to, że raz popełniła babola i się poprawiła. Wtedy bym nie pisał o takiej bzdurze. Krystyna, skonfrontowana ze słownikami, utrzymywała, że tak jest poprawnie i inni się nie znają. Szkoła pruszkowska mówi wziąć. Szkoła polska mówi i pisze wziąć. Jeśli spotkacie jakiegoś symetrystę, który wam powie PiS, PO, jedno zło, taka sama banda, albo po prostu będzie bagatelizował zło tej partii, to wyślijcie mu ten film. Albo chociaż fragment tego filmu. Fragment o Krystynie.
i spytajcie go, kiedy Platforma albo jakakolwiek inna partia uczyniła osobę tak zdegenerowaną jednym z najważniejszych urzędników w państwie. Otóż żadna partia w historii III RP nie ośmieszyła tak powagi państwa. Żadna. A skoro mówimy już o Pawłowicz, to trzeba wspomnieć też o Piotrowiczu. Stanisław Piotrowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Został nim mianowany tego samego dnia co Krystyna. PiS jest partią, która nosi na sztandarach antykomunizm. Zaciekle tropi komunistycznych wątków w biografiach przeciwników politycznych. Albo nawet w biografiach ich przodków i potem nazywa takie osoby resortowymi dziećmi. Przyznacie więc, że przyjaźń z prokuratorem stanu wojennego rodzi pewien zgrzyt. I to taki duży zgrzyt. Że w artykule 2 Konstytucji jest mowa o tym, że Polska Rzeczpospolita Ludowa, Polska Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Piotrowicz został prokuratorem w roku 76. W roku 78 zapisał się do PZPR-u. W roku 84 za swoją pracę prokuratora został odznaczony brązowym krzyżem zasługi. W uzasadnieniu jego zwierzchnicy napisali: jest pracownikiem pilnym i zdyscyplinowanym, ambitnym, wydajnym. Powierzone mu obowiązki wykonuje prawidłowo. Poczynione ustalenia wykorzystuje do wszechstronnej działalności profilaktycznej. Wielu uwagi poświęca popularyzacji prawa, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych. W trakcie stanu wojennego Piotrowicz był oskarżycielem w sprawie przeciwko opozycjoniście Antoniemu Pikulowi. Zbrodnią Pikula było kolportowanie wydawnictw drugiego obiegu. W akcie oskarżenia Piotrowicz napisał: w świetle materiałów dowodowych wyjaśnienia oskarżonego nie brzmią przekonująco. Dokonane ustalenia pozwalają stwierdzić, że Antoni Pikul podczas obowiązywania stanu wojennego dopuścił się przestępstwa. Skierowanie aktu oskarżenia przeciwko Antoniemu Pikulowi należy uznać za zasadne. Piotrowicz po upadku systemu kontynuował karierę prokuratora. W 2001 roku do prokuratury okręgowej w Krośnie wpłynęła sprawa pewnego proboszcza, który przez kilka pokoleń molestował dziewczynki na Podkarpaciu. Piotrowicz był wtedy szefem jednostki i nadzorował pracę wszystkich prokuratorów. Mimo że dowody przeciwko księdzu były ewidentne, Piotrowicz zdecydował się nie postawić księdzu zarzutu i sprawa została umorzona. Ale jakie fikołki musiał przy tym wyczyniać? O Jezu, posłuchajcie sami. Ksiądz w swoich zeznaniach potwierdził, że istotnie brał dzieci na kolana, a czynił to podczas lekcji religii. Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go. On również dzieci przytulał do siebie, głaskał. Zdarzało się tak też, że i pocałował. Zdarzało się tak, że jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego. Czyli ksiądz brał dzieciaka na kolana i całował, ale broń Boże, nie było w tym żadnego seksualnego podtekstu. Ale to dopiero początek. Ofiary zeznawały, że ksiądz je dotykał. Jak to tłumaczył Piotrowicz? Zacytuję OKO.press. Zeznania o dotykaniu miejsc intymnych Piotrowicz tłumaczył tym, że, cytat, ksiądz ma zdolności bioenergoterapeutyczne. Pojawiały się też zeznania, że jeśli dziecko bolał brzuszek, to po dotknięciu przez księdza ból znikał. Koniec cytatu. Ha! Czyli wy myśleliście, że to pedofil, a to po prostu szaman uzdrowiciel. Tak łatwo się pomylić. Ksiądz też przenocowywał u siebie dzieci i je mył. Według Piotrowicza ksiądz mył cudze dzieci, bo były brudne. Normalna sprawa. A całowanie dzieci było na zasadzie, cytuję, daj ciumka. To było w roku 2001. Dzięki Piotrowiczowi ksiądz mógł sobie dalej hasać w najlepsze. I historia miałaby pewnie tragiczny koniec, gdyby prokuratura się w końcu nie zreflektowała i nie uchyliła decyzji o umorzeniu. W roku 2004 ksiądz został prawomocnie skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat i na 8 lat odebrano mu prawo do wykonywania zawodu nauczyciela. Swoją drogą i tak śmiesznie niska kara. Według sądu, zacytuję tu TVN, ksiądz brał dzieci na kolana, wkładał ręce pod bluzkę i dotykał piersi, wkładał ręce do majtek i dotykał krocza, całował w usta z penetracją językiem jamy ustnej, wkładał palec do pokwy, dotykał nóg powyżej kolan. No ale według Piotrowicza... Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Człowiek o tak giętkim kręgosłupie idealnie się nadaje do zadań specjalnych. To zatem Piotrowicz był jednym z głównych wykonawców demontażu Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoczął się w roku 2015. A kiedy już Trybunał stał się własną parodią, to został wybrany jednym z jego sędziów. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną!
Zgadzamy się, zgadzamy się. Mikołaj Pawlak jest od roku 2018 rzecznikiem praw dziecka. Choć bardziej adekwatna nazwa w jego przypadku to rzeźnik praw dziecka. Mikołaj Pawlak wygląda tak. Przyznacie, że podobieństwo do Cejrowskiego jest uderzające. Najgorsze jednak, że podobieństwo dotyczy także światopoglądu. Jako dziecko Pawlak miał nietypowe hobby. Lubił podpalać ludzi. Pawlak podpalił swojego brata. Serio. Polał mu nogę denaturatem, a potem podpalił. Tłumaczył się z tego tak. Dlaczego podpalił pan brata? Młody, głupi. Dawno już z bratem to wyjaśniliśmy. Jesteście teraz przyjaciółmi? Zawsze byliśmy. I wtedy chyba pan dostał klapsa, tak? No tak to było. Ale nie samą piromanią człowiek żyje. Pawlak poszedł potem na studia. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, a zawodowo zajmował się m.in. unieważnianiem kościelnych małżeństw. Katolicki gwóźdź utknął mu bardzo głęboko i rzutuje dzisiaj na wszystko, co robi jako urzędnik państwowy. Pawlak jest najgorszą osobą, jaką można sobie wyobrazić na tym stanowisku. Dość powiedzieć, że, jak donosi Wyborcza, zgodził się na to, by pieniądze przeznaczone na pomoc najmłodszym ofiarom poszły na zakup Pegasusa, czyli na inwigilowanie opozycji. Rzecznik praw dziecka powinien, dbać o prawa dziecka, na przykład o prawo do bycia niebitym. Bicie dzieci, nawet w formie klapsów, jest szkodliwe. Są na to badania, które już nieraz przytaczałem. Konsensus wśród pediatrów jest taki, że klapsy negatywnie wpływają na rozwój dzieci. Mało tego, klapsy są w Polsce zakazane. Co zatem zrobił Pawlak? Ano stwierdził, że ze stymą, czyli z szacunkiem, wspomina to, że ojciec zlał go w dupę tak, że nie mógł siedzieć. Bagatelizował też dawanie klapsów, mówiąc, że należy je odróżnić od bicia i że nie zostawiają one śladu. Potem jednak pewnie ktoś temu prawnikowi wytłumaczył, jak wygląda prawo w Polsce, więc zmitygował się, że jego słowa może były niezręczne i on to bicia nie popiera. No ale co powiedział, to powiedział. Wielkie oburzenie wywołały też jego słowa, że zapłodnienie in vitro jest procedurą niegodziwą. Przyznam, że trochę mnie bawi to oburzenie z ust samozwańczych katolików, bo to jest po prostu oficjalne stanowisko Kościoła. No ale ja nie jestem katolikiem, więc mogę się oburzać. Jak na katolika, Pawlak nie najlepiej sobie radzi z ósmym przekazaniem. Łże jak pies, i to bardzo często. Raz na łgarstwie przyłapał go Mazurek. Chodziło o godziny, w jakich działa telefon z zaufania. Zapoznał się pan chociażby z tym wystąpieniem, że dziecięcy telefon zaufania działa całą tak, dobę. Nie całą dobę, to nie jest prawda. Nie jest prawda, że działa całą dobę. Panie ministrze, nie jest prawdą, że telefon zaufania działa całą dobę. On działa od... Więc myśmy to sprawdzili, rzeczywiście można się tam dodzwonić, ale nie działa całą dobę. Ale akurat... Działa, panie redaktorze, i proszę próbować, na pewno się pan dodzwoni. Proszę tutaj naprawdę fejków nie siać. Najpierw sprawdźmy, jak działa telefon zaufania całą dobę. Witamy na bezpłatne... Jakieś problemy też... ...telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Informujemy, iż telefon czynny jest od godziny 8.15 do 20.00. Dziękuję serdecznie, to wszystko. Wie pan, to teraz proszę powiedzieć, kto szerzy fake newsy? Ja czy pan? Kto szerzy, panie ministrze, fake newsy? My czy pan? Panie redaktorze, za chwilę sprawdzę, dlaczego takie nagranie jest, co nie znaczy, że telefon nie działa. O mój Jezu, przepraszam, różne tu mieliśmy sytuacje, ale ja przed chwilą na żywo dzwonię, a pan mi mówi, takie nagranie mamy. Innym razem Pawlak przestrzegał przed strasznymi edukatorami seksualnymi z Poznania, którzy mieli dawać dzieciom, cytuję, tabletki zmieniające płeć. Okazało się, że edukatorzy w Poznaniu w ogóle nie prowadzą zajęć z edukacji seksualnej z dziećmi, a tylko szkolenia z nauczycielami. Prokuratura wszczęła śledztwo, ale sąd potem warunkowo umorzył sprawę. Nie wykazano, by edukatorzy dawali coś dzieciom, tylko jedna, niezwiązana z nimi kobieta, sprzedawała tabletki hormonalne na Discordzie, bo brakowało jej do pierwszego. Cejrowski to nie jedyny typ spod ciemnej gwiazdy, z którym koleguje się Pawlak. Biega też na mszę do Rydzyka. Raz miał pecha tam być, kiedy Rydzyk wygłosił swój największy szlagier. Wiecie, ten z pokusami.
Jak zareagował na to przemówienie Pawlak? Otóż oklaskiwał je razem z innymi owieczkami. Najwidoczniej bagatelizowanie pedofilii leży w zgodzie z dbałością o prawa dzieci. Potem, jak już gówno uderzyło w wentylator, to niby potępił słowa kapłana. Choć oczywiście zabrakło mu jaj, by wymienić go z nazwiska. Nie zmienia to jednak faktu, że klaskał. W działalności Pawlaka niewiele jest troski o dzieci. Chyba, że chodzi o te dzieci poczęte. W temacie aborcji owszem, jest hiperaktywny. Popierał m.in. zakaz aborcji w przypadku ciężkich wad płodu. Ale tak to głównie zajmuje się walką z LGBT. Pawlak wręczył nagrodę prezesowi Fundacji Małych Stópek, księdzu Tomaszowi Kanclerzykowi. Ksiądz ten zasłynął tym, że założył na Facebooku akcję Odkażanie i nawoływał do dezynfekcji ulic, po których przeszły osoby LGBT. A niedawno Pawlak zagiął parol na placówkach, które zostały wyróżnione w rankingu szkół przyjaznych LGBT. No bo jak to tak? Szkoła przyjazna uczniom? Nie można tego puścić płazem. Pawlak wybrał sobie te szkoły za cel, gdyż uznał, że, cytuję, w instytucjach, które uważają się za najbardziej tolerancyjne, często dochodzi do różnych nieprawidłowości. Pawlak przeprowadził w szkołach przyjaznych LGBT kontrolę. Pytał dyrektorów, czy sprawdzali swoich pracowników w rejestrze pedofilów. No bo jak LGBT, to pewnie pedofile. W przypadku, gdy nie sprawdzali, zawiadamiał organy ścigania. Aktywność Pawlaka jako rzecznika praw dziecka jest tak naganna, że zmieszał go z błotem nawet Błażej Kmieciak, członek komisji do spraw pedofilii, którego powołał sam Pawlak. Kmieciak jest byłym współpracownikiem Ordo Iuris. Tak, nawet niektórym katoszurom zaczęły puszczać nerwy. Rozmowa dotyczyła Mikołaja Feliksa, chłopaka zaszczutego przez reżimowe media, którego śmierć Pawlak zbył milczeniem. Oraz tego, jak Pawlak działa w przypadku molestowania dzieci przez księży. Posłuchajcie zresztą Kmieciaka sami i niech to posłuży za podsumowanie osoby Pawlaka. Mówił pan o tym, że zaproponował panu tę funkcję rzecznik praw dziecka. Czy słyszał pan głos rzecznika praw dziecka, kiedy samobójstwo popełnił Maksymilian? Nie, uważam, że jest to milczenie, które skrzyczy. A czy słyszy pan głos rzecznika praw dziecka, kiedy mówimy o ludziach wykorzystywanych przez Kościół, przez księży? Nie, nie słyszę tego głosu i my jako Państwowa Komisja jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę na to, że niestety współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, tej współpracy nie ma. Jest to informacja jawna, którą Państwowa Komisja ogłosiła wiele miesięcy temu. Ta współpraca nie została niestety nigdy nawiązana. Muszę powiedzieć, że ja jako osoba, która została powołana przez Rzecznika Praw Dziecka, z niedowierzaniem na to patrzę. Rozumiem, że być może pan rzecznik ma swoje racje, swoją filozofię. Ale sprawa Mikołaja jest wstrząsająca. Tak, jest potworną sprawą, w której milczenie jest grzechem zaniedbania, używając języka teologicznego, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest potwornym grzechem zaniedbania. Jest sytuacją, w której nie mieliśmy prawa milczeć i rozumiem tłumaczenie pana rzecznika, że o sprawach indywidualnych się nie wypowiada, natomiast stoję na stanowisku, że w tej sytuacji milczeć jako urzędnicy państwowi nie mamy prawa. Gdybyś spotkał Zbigniewa Ziobrę w latach 90., kiedy był studentem prawa, to pewnie byś pomyślał, że jest, cóż, przegrywem. Ziobro, jak twierdzą dawni znajomi, był typem odludka. Nie miał znajomych, nie spotykał się z dziewczynami, nikogo do siebie nie zapraszał, co tydzień jeździł do rodziców. Jego jedynymi kolegami byli wówczas Jarek G. i Marek K., którzy postanowili go wciągnąć w życie towarzyskie, jednak na imprezach w akademikach i na dyskotekach Ziobro nie potrafił się odnaleźć. Siedział sztywny. To fragment artykułu z Polityki. Ci dwaj koledzy, którzy próbowali wyciągnąć Zbyszka z przegrywu, pewnie chcieli dobrze. Ale wkrótce bardzo tego pożałują. Ziobro zaczął dostawać anonimowe listy z żądaniem pieniędzy. Zaczął także otrzymywać anonimowe telefony. Wszczął więc prywatne śledztwo. W toku tego śledztwa szybko skierował podejrzenie na tych dwóch kolegów. Ziobro podpuszczał kumpli. Przykładowo sprzedawał im historię, że niedawno się bardzo mocno wzbogacił. I po opowiedzeniu kumplom tej historii, anonimowy szantażysta miał żądać wyższego haraczu niż wcześniej. To tylko utwierdzało Ziobrę w podejrzeniach. W końcu, gdy zebrał wystarczająco dużo tego typu bieda dowodów, to doniósł na nich na policję. Na policji dwaj oskarżeni musieli przepisywać anonimy, aby dostarczyć materiału badawczego dla grafologa. Grafolog potem ustalił, że to jeden z nich, Marek, był autorem tych anonimów. Marek był w szoku i nie przyznawał się do winy, ale potem został skazany na karę więzienia w zawieszeniu oraz na karę grzywny. Ach, jakże wspaniale musiał się czuć 24-letni wówczas Ziobro. Chcieliście wydymać Zbyszka, a Zbyszek wydymał was. Ale nie tak prędko.
Do sądu wpłynął anonimowy list. Ziobro i grafolodzy są w błędzie, utrzymując, że anonimy pisał znajomy Ziobry. Wszystkie listy są pisane przeze mnie. Uwolnijcie gościa od tych oskarżeń. Brzmiała treść anonima. Sąd zgodził się na rewizję wyroku. W toku kolejnego procesu powołano innego grafologa. No i nowa grafolożka nie zgodziła się z ustaleniami swojego poprzednika. Stwierdziła, że Marek prawdopodobnie nie pisał tych anonimów. Najciekawsze jest uzasadnienie wyroku. Kreśli nam ono pewien profil psychologiczny Ziobry. W postępowaniu pokrzywdzonego zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu, w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego, Zbigniew Ziobro włącza elementy polityki i światopoglądu, a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do jego mieszkania, co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego. Ta irracjonalność udziela się również bratu pokrzywdzonemu, który nie znając osobiście oskarżonego, rozpoznaje nawet jego głos przez porównanie go z odtwarzanym głosem z magnetofonu. Napisał w uzasadnieniu sąd. Tak, sąd, nie bawiąc się za bardzo w dyplomację, scharakteryzował młodego Ziobrę jako irracjonalnego szura ze skłonnościami paranoicznymi, który na dodatek miesza do wszystkiego politykę. Czyż ta ocena nie wydaje się wam aktualna? Ziobro potem odwołał się od wyroku, sprawa poszła do Sądu Najwyższego, który uwzględnił kasację. Finalnie powołano kolejnych grafologów, ale również oni stwierdzili, że Marek nie był autorem anonimów. Sprawa została zakończona. Ziobro, jeszcze wtedy nikt znany, przez lata ciągał po sądach niewinnego człowieka. Do Sejmu Ziobro dostał się w roku 2001 z list PiSu. Zasiadał w komisji śledczej badającej aferę Rywina. Dziś wszyscy kojarzymy ten obrazek. Widzę, że pan premier nie odpowie na pytanie, tylko odpowie inwektywą. Ja rozumiem, że wyciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle... Pan jest zerem, panie zawsze pośle. Można się panie pośle, pytanie, panie premierze... Takimi słowami potraktował Ziobrę Miller w trakcie przesłuchania komisji i ksywa Zero już na dobre do niego przylgnęła. Ale ten obrazek może nas wprowadzać w błąd. Ziobro nie był na tej komisji orany. Ziobro na tej komisji brylował. To ostatecznie jego raport został przyjęty przez Sejm. Dzięki nieugiętej postawie wyrobił sobie wizerunek hardego szeryfa i jego akcje zwyżkowały. W 2005 dostał się do Sejmu ponownie, tym razem jego PiS wygrał wybory. Ziobrze przypadło Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako minister sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie kar i był w tym bardzo wiarygodny. Organizował raz po raz konferencje prasowe, które zamieniał w zajmujące spektakle. I choć obecnie trudno w to uwierzyć, to Polacy go uwielbiali. Przodował w rankingach zaufania i jeszcze w październiku roku 2007 połowa ankietowanych uważała, że jest świetnym ministrem. Dzisiaj jest liderem rankingów nieufności. Ziobro uruchomił 24-godzinne sądy. Zainicjował program stosowania elektronicznych kajdanek. Jednak tym, z czego słynął najbardziej, była walka z korupcją. W walce z korupcją pomagało mu CBA, które stosowało wysoce kontrowersyjne metody. Był na przykład agent Tomek, który celowo uwiódł posłankę PO Barbarę Sawicką, by wykreować przypadek korupcji. Sąd potem uniewinnił Sawicką, stwierdzając, że demokratyczne państwo nie może testować obywateli, sprawdzać ich podatności na korupcję, prowokować. Był przypadek doktora Mirosława Garlickiego, którego wyprowadzono w kajdankach. Garlickiemu zarzucano korupcję oraz zabójstwo w zamiarze ewentualnym. W trakcie konferencji prasowej Ziobro wypowiedział słynne już słowa. Nikt nigdy przez tego pana życia pozbawione nie będzie. Było to oczywiście ferowanie wyroku jeszcze przed procesem. Z zarzutu zabójstwa Garlicki został potem uniewinniony. Czyli Ziobro po prostu spotwarzył niewinnego człowieka. Ale oszczerstwo było tutaj najmniejszym problemem. Najbardziej doniosłym skutkiem konferencji Ziobry był upadek polskiej transplantologii. Zacytuję tu książkę Antoniego Dudka. Konsekwencją całej sprawy było zaostrzenie konfliktu rządu ze znaczącą częścią środowisk medycznych, które za obraźliwe uważały stwierdzenia o szerzeniu się korupcji w publicznej służbie zdrowia. Jednak najbardziej tragicznym aspektem całej sprawy okazał się znaczący spadek liczby przeszczepów serca i innych organów, spowodowany zachwianiem zaufania rodzin potencjalnych dawców do polskich lekarzy. W roku 2007 w wyniku przedterminowych wyborów PiS utracił władzę. W roku 2011 PiS przerżnął kolejne wybory. Wtedy też Kaczyński wywalił Ziobrę, Kurskiego oraz Cymańskiego z partii. Powód? Mieli knuć przeciw wodzowi. Chcieli go zaatakować w związku z porażką wyborczą, ale Jarek zadał cios wyprzedzający. I wtedy to powstała Solidarna Polska, na czele której stanął właśnie Ziobro.
Przez jakiś czas obie partie rywalizowały ze sobą. W roku 2012 Kaczyński i Ziobro spotkali się w trakcie pielgrzymki rodzin Radia Maryja, gdzie przemawiali jeden po drugim. Tę potyczkę wizerunkową zdecydowanie wygrał Kaczyński, który mówił w sposób pewny oraz zdecydowany. A Ziobro? No cóż. Razem rodziny Radia Maryja, razem Solidarność, Solidarni 2010, razem Solidarność, wszyscy razem, razem wygramy. Na tym spotkaniu Rydzyk apelował o to, by panowie się pogodzili, ale apel nie odniósł skutku. W 2014 przyszły wybory europarlamentarne. PiS i Solidarna Polska startowali z osobnych komitetów. Solidarna Polska dostała niecałe 4%. Mało istotnym, ale niezwykle zabawnym wydarzeniem było to, że Ziobro próbował wciągnąć do polityki boksera Tomasza Adamka. Adamek dostał w tamtych wyborach jedynkę na Górnym Śląsku. A czemu to takie zabawne? Przecież to nie jedyny sportowiec w polityce. No cóż, jakby to dyplomatycznie powiedzieć, Adamek raczej nie dostanie Nobla z fizyki. Znam Zbyszka od kilku lat, ma te same poglądy co ja, jestem z nimi. Program wyborczy ma krótki, ale dosadny. Obrona życia, bo przecież jest zabijanie dzieci, to jest przeciw Bogu i jestem katolikiem stuprocentowym i tego będę bronił. Mężczyzna i kobieta to są, które stworzył Pan Bóg, te osoby, Adam i Ewa, więc... Wciry w wyborach do Europarlamentu zapewne zdecydowały o tym, że rok później w wyborach parlamentarnych Ziobro posypał głowę popiołem i Solidarna Polska wystartowała z list PiSu. PiS wybory wygrał, Ziobro wrócił do Sejmu i w roku 2015, po 8 latach przerwy, ponownie został ministrem sprawiedliwości. Rok później doszło do połączenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Na mocy nowej ustawy o prokuraturze Ziobro zyskał także prawo do odwoływania poszczególnych prokuratorów oraz do ingerencji w poszczególne śledztwa. Ziobro jest prawdopodobnie największym szkodnikiem spośród wszystkich ministrów. Lista wszystkich jego grzechów jest tak długa, że nie będę tego ubierał w żadną opowieść. Po prostu wymienię wszystkie winy od myślnika. Ziobro skrajnie upolitycznił prokuraturę. Powstały na ten temat całe raporty, na przykład raport helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Faktyczna likwidacja niezależności prokuratorów, fasadowa zmiana ustroju prokuratury, ręczne sterowanie śledztwami, karne delegacje prokuratorów, nagrody i awanse dla wybranych. To najkrótsze podsumowanie dorobku prokuratury z mijających 6 lat. Oto cytat z omówienia tego raportu. I nawet sam Ziobro się z tym nie kryje. Ostatnio, przy okazji afery wizowej, wypsnęło mu się. Gdybyśmy mieli coś do ukrycia, to mógłbym zdecydować, że ta sprawa będzie prowadzona z inną intensywnością. Tak, Zbyszek wprost się przyznał, że intensywność śledztw zależy od jego widzimisię. Ziobro naruszył niezawisłość sądów. Ustawą o sądach powszechnych przyznał sobie prawo do powoływania i odwoływania prezesów sądów oraz mianował siebie zwierzchnikiem dyrektorów sądów powszechnych. Ziobro także przyznał sobie prawo do powoływania i odwoływania rzeczników dyscyplinarnych i sędziów do sądów dyscyplinarnych. W efekcie miał wpływ na postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec sędziów. Ziobro zdeformował Krajową Radę Sądownictwa. Wygasił kadencję dotychczasowych członków Rady. Na mocy ziobrowej ustawy nowych członków powołał Sejm, a nie sędziowie. Doszło więc do upolitycznienia tego organu, zajmującego się m.in. nominacjami sędziów. W sądach zatem działają tzw. neosędziowie, powołani przez neo-KRS, których wyroki według Sądu Najwyższego są nieważne i mogą być podważane. Ziobro rozwinął bat nad niepokornymi sędziami. Wprowadził tzw. ustawę kagańcową, która umożliwiła pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów na podstawie takich mętnych przesłanek, jak utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc krótko, nie podobasz się Ziobrze, to możesz stracić pracę. Utworzył w Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną zasilaną neosędziami, którzy mogli zawieszać immunitety niepokornym sędziom. Wszystkie te deformy skompromitowały Polskę na arenie międzynarodowej. Były krytykowane przez organizacje międzynarodowe. Za działanie Izby Dyscyplinarnej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na nas karę 1 000 000 euro dziennie. To także przez te deformy nie dostaliśmy jeszcze pieniędzy z KPO. Bagatela 160 miliardów złotych. Wbrew zapowiedziom Ziobry, średni czas rozpatrywania spraw przez sądy się wydłużył. Wbrew zapowiedziom Ziobry, wzrosła liczba zabójstw, włamań i kradzieży samochodów. W ministerstwie Ziobry działała szajka hejterów, która zlecała trollom internetowym szkalowanie niewygodnych sędziów lub wysyłała paszkwile pocztą do współpracowników takich sędziów. Wybuchła afera, ale ziobrowska prokuratura umorzyła postępowanie wobec niewykrycia sprawców, mimo że każdy wiedział, kim była najgłośniejsza trolica, mała Emi z Twittera. TVN potem przeprowadził z nią wywiad.
Fundusz Sprawiedliwości, który podlega Ziobrze, był według Najwyższej Izby Kontroli wykorzystywany nie zgodnie ze statusem na ofiary przestępstw, ale głównie na inne cele. Za pieniądze tego funduszu powstał na przykład lokalny portal informacyjny, który de facto zajmował się promocją Dariusza Mateckiego. Ziobro zrobił z prokuratury narzędzie prywatnej wendety. Uroił sobie, że kardiolog, który operował jego ojca w roku 2006, przez błędy w sztuce doprowadził do jego śmierci. Niezależna od Ziobry prokuratura w roku 2008 i 2011 dwukrotnie umorzyła śledztwo w tej sprawie. W 2016 roku, po tym jak już Ziobro przejął prokuraturę, prokuratura wróciła do sprawy i ludzie do dzisiaj są ciągani po sądach. Sprawę tę opisuje reportaż TVN-u pod tytułem Państwo Ziobry. To resort Ziobry kupił oprogramowanie Pegasusa dla CBA, które posłużyło do podsłuchiwania opozycjonistów. Zakup ten był niezgodny z prawem, bo CBA może być finansowane tylko bezpośrednio z budżetu. Ziobro wykorzystuje swój resort do katolickiej propagandy. Przykładowo wręczył medal zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości Zuzannie Wiewiórce, aktywistce pro-life. Wiewiórka doniosła rodzicom jednej 17-latki, że ta chce dokonać aborcji. Rodzice zagrozili 17-latce, że wywalują ją z domu, jeśli to zrobi, i w ten sposób Wiewiórka uratowała nienarodzone dzieciątko. Za właśnie taką aktywność dostała medal. I to mimo jej dziwnych wypowiedzi na temat pro-liferskiego terroryzmu. Bo Wiewiórka rozważała na Facebooku, czy dopuszczalne jest wysadzanie klinik aborcyjnych. I doszła do wniosku, że tak, jest dopuszczalne, jeśli nie ma w środku ludzi. Ale jeśli są w środku aborterzy, to Wiewiórka nie wie. Jest to dla niej temat do dyskusji. Podobnym przypadkiem była sprawa Mariki. Zaczęło się od wpisu Ziobry na Twitterze. Uwzględniłem wniosek o przerwę w karze 21-letniej Mariki. Wyszła na wolność i teraz czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda. Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu lewackiej ideologii i homoseksualizmu. Ziobro zatem przedstawił Marikę jako niewinną patriotkę, która jedynie protestowała przeciwko lewackiej ideologii. Przemilczał fakt, że to był grupowy rozbój. Marika z kolegami napadła na dziewczynę na ulicy, wyszarpała jej tęczową torebkę, a przy szamotaninie wybili jej palec. Sama zaś Marika, ukazywana jako niewinna harcereczka, należała do neofaszystowskiej organizacji, a jeden z uczestników rozboju otwarcie sławił III Rzeszę. Co więcej, to zaostrzenie w 2007 roku przepisów przez Ziobrę umożliwiło wymierzenie jej tak wysokiej kary. Ziobro na podstawie swojego widzimisię wypuścił ekstremistkę z pierdla, bo tak jak on, nie lubiła LGBT. W toku tej sprawy prokurator Ziobry ujawnił jeszcze dane ofiary, czym naraził ją na niebezpieczeństwo i wtórną wiktymizację. I na koniec, Ziobro, chociaż jest ministrem sprawiedliwości, to zachowuje się jak jakiś prawicowy troll. Bezkarnie obraża przeciwników politycznych. Nazwał Grodzkiego łapówkarzem, chociaż nic mu nie udowodniono. Dziennikarza Andrzeja Stankiewicza nazwał szambiarzem. Frasyniuka nazwał śmieciem. Albo zorganizował konferencję prasową, na której wraz z kolegą z partii wytykali komunistycznych przodków Agnieszce Holland, aby zdyskredytować jej twórczość. I już nawet pomijam to, że ojciec Ziobry sam należał do PZPR. Ziobro, obok Kaczyńskiego, jest największym szkodnikiem Polski, a jego partia, mimo śladowego poparcia, jest jak ogon machający psem. Wymusza na PiS-ie najbardziej radykalne posunięcia, bo bez tych parunastu szabel PiS nie ma większości. Dariusz Matecki, Patryk Jaki, Janusz Kowalski, Maria Kurowska, Sebastian Kaleta. To wszystko ludzie Ziobry, za których jest odpowiedzialny. Znacie moją obsesję na punkcie Konfederacji. Niech więc miarą mojej pogardy będzie to, że nie wiem, kto jest gorszy. Konfederacja czy Ziobro ze swoją zgrają. 6 listopada 2019 roku na antenie TVP rozegrała się niecodzienna sytuacja. Jarosław Jakimowicz, dotąd znany z chałturzenia w filmach, reality show oraz z reklamowania katalizatorów, podbiegł do obecnego w studiu Antoniego Macierewicza i zrobił mu werbalne felelatio. Reżyserka mnie znienawidzi. Ja mam 50 lat. Dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość. Dziękuję za kraj, w którym żyję. W imieniu moich dzieci, Polaków, wszystkich tych, którzy rozumieją to i inaczej rozumieją. Dziękuję bardzo. Naprawdę jestem dumny i zaszczycony. Powiedział i uścisnął Antoniemu dłoń. Internet jak długi i szeroki rwał boki ze śmiechu, ale 2 tygodnie później Jakimowicz dostał pracę w TVP. Zarabiał tam co najmniej 18 kafli miesięcznie. No i kto się śmiał ostatni?
Zatrudnienie Jakimowicza było splunięciem w twarz podatnikom. Nie tylko dlatego, że on sobie tę pracę ordynarnie na oczach kamer wylizał, ale przede wszystkim dlatego, że ma on dużo za uszami. Jakimowicz często grał w filmach gangstera. Okazuje się jednak, że grał go także w życiu. W roku 19 Jarek wydał autobiografię. W niej zaś przyznał się, że w młodości brał udział w napadach na sklepy, siedział w areszcie za napad na pocztę, a także uczestniczył w handlu ludźmi. Ale nie byle jakimi ludźmi. Dość młodymi ludźmi. Zresztą co ja będę wam opowiadał? Poczytajmy jego autobiografię. Pamiętam, że był to Jugol. Panoszyły się tam wtedy z reguły właśnie chłopaki z Jugosławii. Słyszało się w Niemczech, że można było od nich kupić kobietę. Kupić to znaczy sprowadzić kogoś, kto chce wyjechać ze swojego kraju, zamieszkać w Niemczech i wyjść tam za mąż. Ja oczywiście, będąc w tak młodym wieku, nie bardzo sobie mogłem to wyobrazić. Jednak pogadałem z tym człowiekiem. Byłem bardzo ciekaw. Okazało się, że mogę taką dziewczynę mieć za 2000 marek. Będzie twoja, powiedział. No dobra. Zdecydowałem, zupełnie nie znając sobie sprawy z tego, na co się pisze. Ot, normalna sprawa. Kto nigdy sobie nie chciał kupić niewolnika za 2 kafle? Niestety transakcja nie poszła po myśli Jarosława. Po jakimś czasie jedna z moich koleżanek Tajek oznajmiła mi, że w mojej sprawie już chyba wszystko załatwione. Machnąłem już dawno ręką na te 2000 marek, które w swoim odczuciu straciłem. A tu nagle znów ten facet wraca ze spełnioną obietnicą. Dziewczyną. Pojechałem do mafijnego mieszkanka. Takie miejsca zupełnie mnie nie przerażały. Dobrze znałem ten klimat. Usiadłem, czekałem. Nagle drzwi się otworzyły, a obok sprawcy całego zamieszania stanęła 12-letnia dziewczynka. Co to jest? Spytałem, nie mogąc wyjść ze zdumienia. No jak to? Twoja dziewczynka. Jugul radośnie przyklasnął, dumny z siebie. Ale? Zacząłem się jąkać. Ona jest mała trochę. Jakby... Spokojnie urośnie ci. Wciąż miał na twarzy szeroki uśmiech i pewność, że wszystko jest w idealnym porządku. No ale to było dawno temu, prawda? Nie powinniśmy być tak pamiętliwi. Najważniejsze, że obecnie Jakimowicz trzyma wysoki poziom kulturowy i wcale nie zachowuje się tak, jakby nie do końca okiełznał swoją gangsterską naturę. Dziś Jakimowicz jest empatycznym, kulturalnym jegomościem. I przykładowo, kiedy rok temu Tomasz Sekierski zwierzył się w jednym wywiadzie, że jego żona ma depresję i zespół stresu pourazowego wywołany tym, że bała się o jego zdrowie, to Jakimowicz skomentował to następująco. Bardzo się cieszę, łobuzie, że cierpisz ty, twoja rodzina, żona, za to, co zrobiłeś podły łobuzie mojej rodzinie. Ty, dziennikarz? Zwykły łobuz, który razem z tą kreaturą Krysiakiem próbowali zniszczyć nam życie. Jeszcze parę osób, na przykład z Uwaga TVN, Dorota Pawlak, na których ból spokojnie czekam. Za te krzywdy i kłamstwa i manipulacje zasłużyliście. Radość z cierpienia żony nielubianego dziennikarza. Czy jest coś bardziej chrześcijańskiego? Jakimowicz bywa równie milusiński względem anonimów. Oto parę jego ciętych ripost z mediów społecznościowych. PiS, pederast, ryj ped, frajer z ryja. Jak mnie obrażasz, to dostaniesz po pysku. Ponadto Jarek wyzwał matkę jednego trola od prostytutek. Nie trudno zauważyć, że Jarek szczególnie upodoba sobie wyzwiska związane z orientacją seksualną. Nie powinno więc dziwić, że ma na swoim koncie wiele homo- i transfobicznych ekscesów. Podzielił się m.in. opinią, że po Marszu Równości powinno się przeprowadzić deratyzację. Piękna, dehumanizująca retoryka, znana także z twórczości Mateckiego. Kiedy na święto flagi ktoś wywiesił na swoim budynku flagę Polski i obok flagę tęczową, to Jakimowicz zerwał tę drugą flagę, nazwał ją gównem i wyrzucił do śmietnika. Kiedy aktor Paweł DeLong skrytykował pomysł kontynuacji Młodych Wilków i negatywnie, choć delikatnie, odniósł się do kariery telewizyjnej Jakimowicza, to ten nazwał go gejem i zagroził, że upubliczni listę jego partnerów. Posta szybko usunął. Ponadto Jakimowicz nazywał osoby trans dewiantami. Do bingo prawicowego zwyrodnienia brakuje chyba tylko tego, aby Jakimowicz wyżywał się na Ukraińcach. No i patrzcie, to też się zdarzyło. Rok temu Polska otrzymała na Eurowizji 0 punktów od jury Ukrainy i max punktów od widzów z Ukrainy. Zaiste, największa zbrodnia na narodzie polskim od czasów Wołynia. Jak zareagował na to Jakimowicz?
Droga Agnieszko, bo wczoraj tak użalałaś się nad losem Ukraińców, którzy zamieszkują Trójmiasto, że są tak bardzo karani przez, przez tych kontrolerów. Nie, słowo, użalałam się. No nie, no mówiłaś, że za bardzo się ich dosadnie traktuje, bo im się skończyły przejazdy. Jestem ciekaw, czy kontrolerzy tego ruchu drogowego, ci tak zwane Kanary, też oglądali ten konkurs i czy to, że od Ukrainy dostaliśmy 0 punktów z żadna z występ, a my im daliśmy 12, będą bardziej ich karać czy mniej? Jestem ciekaw. Kochani, myślę, że dyplomacja jest tutaj zbędna. Wszystkie postaci, które dziś omówiłem, są negatywne. Wiele z nich jest nikczemna. Ale Jakimowicz to zupełnie inny poziom. To nie jest kolejny cynik w garniturze, który sprzedał partii swoją godność, ale poza tym trzyma jakiś poziom kulturowy i umie jeść widelcem. Jakimowicz jest najzwyklejszym w świecie dresiarzem, który nie powinien nawet przechodzić obok budynku telewizji publicznej. Szczęśliwie w lipcu tego roku TVP zwolniło Jakimowicza. Portal Wirtualne Media dotarł do listu, jaki do Jakimowicza wysłała telewizyjna agencja informacyjna. W związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu z panem współpracy. Pana postawa odbiega od obowiązujących w spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. Czytamy w piśmie podpisanym przez szefa TAI Michała Adamczyka oraz Samuela Pereire. To bardzo fajnie, ale nie zmienia to faktu, że przez 3 lata Jakimowicz w TVP pracował i dyrekcji nie przeszkadzała jego nieokrzesana persona. A, tak na marginesie, to pismo o złym traktowaniu kobiet podpisał szef TAI Michał Adamczyk. Cóż za ironia. Bo ten Michał Adamczyk zaledwie 2 miesiące później sam dał się poznać jako wielki przyjaciel kobiet. Dzięki Onetowi wyszła na jaw jego mroczna przeszłość. Jak podaje portal, Adamczyk 20 lat temu znęca się nad kochanką. Według jej zeznań usiadł jej na klatce piersiowej i wyrywał jej włosy z głowy. Sąd nie miał wątpliwości co do jego winy. Po publikacji Onetu Adamczyk, dotąd prowadzący wydanie Główne Wiadomości, udał się na urlop. Ale to bynajmniej nie uspokoiło sytuacji. Zaczęły wychodzić inne brudy. Odezwała się Karolina Pajączkowska, do niedawna pracująca w TVP. Brawo Onet! Tylko nie rozumiem, dlaczego w tekście użyto słowa mroczna przeszłość. Czyżby mrok znikał z człowieka z wiekiem? Tak, pani Karolina zasugerowała, że pan Adamczyk nadal zachowuje się nieprzyzwoicie. Potem dodała. Media, które zgłaszają się do mnie z prośbą o komentarz, pragnę poinformować. Tak, jestem w posiadaniu nagrań i e-maili z udziałem pana Michała A. i nie tylko pana Michała A. Nie zdecyduję się na publikację, gdyż TVP to dla mnie zamknięty etap. Dziś o godzinie 17 w siedzibie TAI ma się odbyć spotkanie z prezesem Matyszkowiczem. Zapytam prezesa oficjalnie, dlaczego nie odpowiedział na mojego maila, którego wysłałam w maju, w którym informowałam go, jakim człowiekiem jest pan Michał A. i co mi zrobił. Adamczyk postanowił pozwać Pajączkowską o zniesławienie. Karolina skomentowała to słowami. Mój pierwszy proces w życiu. Z dumą odtajnię wszystkie zabezpieczone dowody. Opinia publiczna w końcu dowie się o szantażu, poniżeniach i praktyka pana Michała A. Sprawiedliwości stanie się zadość. Fajnie się bawią w tym TVPiS. Przemysław Czarnek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jednak sposób, w jaki do tego doszedł, nastręcza wielu wątpliwości. W roku 2015 Czarnek miał postępowanie habilitacyjne. Jednym z recenzentów jego pracy był dr Dariusz Dudek, który był wcześniej promotorem jego pracy magisterskiej i doktorskiej. Nie praktykuje się czegoś takiego od lat, ponieważ rodzi to ryzyko konfliktu interesów. Z kolei sekretarzem komisji habilitacyjnej był Rafał Biskup, starszy kumpel Czarnka. Ponadto Czarnek podrasował swój dorobek naukowy. Na stronie Ministerstwa Edukacji mogliśmy przeczytać, że jest on autorem kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. W rzeczywistości była to jedna monografia i 7 artykułów w recenzowanych czasopismach. Czasopismach takich jak Kwartalnik Cywilizacji, wydawany przez Fundację Tadeusza Rydzyka. Czarnek nie ma też ani jednego cytowania w międzynarodowej bazie cytatów Scopus. No po prostu Czarnek jako naukowiec jest nikim. I to nie intelekt naukowca wyniósł go do funkcji ministra. Zanim Czarnek trafił w 19 roku do Sejmu, to był wojewodą lubelskim. Pod koniec swojej kadencji prawdopodobnie uznał, że szczucie na osoby LGBT może się dla niego okazać trampoliną do parlamentu. W roku 18 wziął udział w manifestacji organizowanej przez ONR. Wiecie, tę organizację, którą sąd pozwolił nazywać faszystowską.
W tym samym roku opublikował na YouTubie film, w którym nazwał zbliżający się Marsz Równości w Lublinie promocją zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. W maju 2019 roku uhonorował medalem samorządowców, którzy odpowiadali za uchwały wprowadzające strefy wolne od ideologii LGBT. Wszystko to zaowocowało drugim, biorącym miejscem na liście PiS-u w wyborach do Sejmu. Zanim jeszcze Czarnek został ministrem, to wygłupił się paroma wypowiedziami. W czerwcu roku 20 Czarnek pokazał w telewizji zdjęcie jakiegoś geja i powiedział, cytuję, bronimy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. W sierpniu na antenie Radia Maryja przyrównał ruch LGBT do narodowego socjalizmu, a flagę LGBT nazwał neomarksistowską. Czajcie, nazizm i marksizm w jednym. Minister edukacji nie wie, że marksizm był największym wrogiem nazizmu. W październiku roku 20 został ministrem. Czarnek ośmiesza swój urząd. Oto parę jego ministerialnych dokonań. Czarnek mianował wiceministrem Tomasza Rzymkowskiego, matołka, który nie wierzy w globalne ocieplenie, bo zobaczył zimą śnieg. Swoim doradcą Czarnek uczynił Pawła Skrzydlewskiego, który w wywiadzie dla naszego dziennika majaczył o konieczności ugruntowywania dziewcząt do cnót niewieścich. Cnoty niewieście, czyli po prostu wpychanie kobiet w sztywny gorset roli płciowej, to idea fix Czarnka. Zasłynął on wypowiedzią. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile ich można urodzić? To są konsekwencje mówienia kobietom, że nie muszą robić tego, do czego zostały powołane przez Pana Boga. Jako społecznego doradcę Czarnek zatrudnił Marka Kunę, autora tego uroczego tweeta. Przesłanie do wszystkich zdrajców Polski, Tusków, Fisów, Giertychów, Budków, Lasków, Matczaków i Kochutów. Pamiętaj, jak skończył Emil Czeczko i grafika ze sznurem. Tyle dobrego, że go potem Czarnek za ten wpis zdymisjonował. Pełnomocnikiem do spraw podręczników Czarnek uczynił powiązanego z Ordo Iuris Artura Góreckiego, bystrzaka, który nazwał antropogenezę, czyli naukę o ewolucji człowieka, opowiadaniem bajek dzieciom. Czarnek wprowadził do liceów nowy przedmiot – historia i teraźniejszość. Podręcznik do tego przedmiotu napisał Wojciech Roszkowski, a ministerstwo Czarka go oczywiście dopuściło. Twór Roszkowskiego okazał się wyjątkowo ordynarną propagandą pisowskiej wersji świata. Już na stronie tytułowej witał nas cytat z papieża, a potem było tylko gorzej. Bo czy wiesz na przykład, że rozdział państwa od kościoła był możliwy tylko dzięki chrześcijaństwu? Albo że ateiści są tak naprawdę ludźmi wierzącymi? Albo że ateizm to religia i ma swoje dogmaty? Albo że współcześni racjonaliści mają wąski horyzont myślowy, gdyż nie wierzą w Boga? Albo że również dzisiaj pojawiają się głosy domagające się usunięcia Boga z przestrzeni publicznej, jak to miało miejsce w systemach totalitarnych. Albo czy wiesz, że postawa pro-choice oznacza w istocie przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych dzieci? Albo że strajk kobiet to skrajnie lewicująca, marksistowska manifestacja? Albo że rewolucja seksualna i ideologia gender spowodowały rozkład instytucji rodziny? Albo że na szczęście istnieje lekarstwo na zepsucie i są nim encykliki Jana Pawła II? Roszkowski w swojej książce twierdził też, że homoseksualizm można leczyć, że w Smoleńsku był zamach, czepiał się także rock'n'rolla oraz torebek z napisem No Rules. Krytykował ruch Black Lives Matter i zakaz używania słowa murzyn. Przemycał też pisowską awersję do Unii Europejskiej oraz do Niemiec. Jednak największą sławę zyskał poniższy fragment. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender, wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku kobiety i mężczyzny, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania sfery seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jak rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych, nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam muszę sobie brać. Ludzie zinterpretowali to jako atak na dzieci urodzone metodą in vitro. W atmosferze skandalu ministerstwo zapowiedziało, że usunie ten fragment. Czarnek namieszał w punktacji czasopism naukowych. Faworyzował czasopisma powiązane z Kulem, Uczelnią Rydzyka i generalnie dotykające kwestii teologicznych. Przykładowo studia z prawa wyznaniowego oraz periodyk poświęcony Janowi Pawłowi II dostał maksymalną liczbę 200 punktów, tyle samo co najbardziej prestiżowe czasopismo medyczne Lancet.
Od tego, ile dane czasopismo ma punktów, zależy ocena i kariera publikującego tam naukowca. Czarnek wprowadził do kanonu lektur uzupełniających dzieła Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Ministerstwo Czarnka wydało grę o papieżu, która kosztowała podatników niemal 800 tysięcy złotych. W grze mogliśmy m.in. ubrać papaja w brakujące części garderoby, takie jak pastorał i czapka magika. Z gry także mogliśmy się dowiedzieć, czego papież użył do golenia w trakcie jednej ze swoich wycieczek. Albo świeżynka. Czarnek nie zgodził się na promowanie w szkołach wiedzy o szczepieniach przeciwko HPV. Szczepionka jest od niedawna bezpłatna dla 12 i 13-latków. Wirus HPV jest jednak przenoszony głównie drogą płciową. Czarnek więc uznał, że mówienie o takiej szczepionce to niezbożna seksualizacja dzieci. Czarnek chciał zepsuć oświatę jeszcze bardziej. Jego największym zakusem na szkoły była ustawa Lex Czarnek. Ustawa zakładała wzmocnienie roli kuratora oświaty, w wyniku czego decydowałby on o zajęciach pozalekcyjnych w danej szkole, a także miałby moc odwoływania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia. Kuratorów oczywiście powołuje sam minister edukacji. Efektem byłaby zatem centralizacja i upolitycznienie systemu. Szczęśliwie Duda dwukrotnie zawetował to badziewie, ale projekt Lex Czarnek dalej jest procedowany. O jego być albo nie być zadecyduje jednak Sejm kolejnej kadencji. Czy w kolejnej kadencji będzie rządził PiS? Tego nie wiemy, ale PiS stara się ubezpieczyć na wypadek przegranej. Robił to rękoma nikogo innego jak Czarnka. W lutym tego roku wybuchła afera Villa Plus. Ministerstwo Czarnka rozdzieliło 40 milionów dotacji dla 42 organizacji z przeznaczeniem na zakup lub remont nieruchomości. No i okazało się, że wśród tych organizacji było wiele podmiotów powiązanych z PiS-em. Na przykład Fundacja Polska Wielki Projekt, gdzie w Radzie Programowej zasiada minister kultury Piotr Gliński oraz europosłowie PiS-u. Kiedy upadała komuna, aparat partyjny szukał miękkiego lądowania. Powołał do życia tak zwane spółki nomenklaturowe, które defraudowały majątek Skarbu Państwa. Nazywamy ten proceder uwłaszczeniem nomenklatury. Wiele jest podobieństw między PiS-em a PZPR-em. To jedno z nich. Mamy w Polsce 16 kuratorów oświaty, po jednym na każde województwo. Szerszą rozpoznawalnością cieszy się tylko jedna z nich. To Barbara Nowak z Małopolskiego. Swoją sławę zawdzięcza jednak nie wielkim osiągnięciom na niwie zawodowej. Barbara Nowak to protegowana Czarnka i słynie z tego, że jest bardziej szurnięta niż on. Czarnek sam w sobie jest karykaturą mało rozgarniętego prawicowca. Jednak Barbara Nowak jest karykaturą Czarnka. Zawsze gdy widzę jej wypowiedź na Twitterze, to muszę się upewnić, czy to nie konto parodystyczne. Bo stężenie propagandowych słów kluczy tej kuriozalnej prawicowej nowomowy jest tak gęste, że całość przypomina dzieło generatora bełkotu. Nie wierzycie? No to patrzcie. Ofensywa genderyzmu w Europie nabiera pędu walca niszczącego rozum w imię rewolucji neomarksistowskiej. Nauka biologii zakazana. Unia grozi więzieniem tym, co mówią o kobiecie i mężczyźnie. Czy Polacy obronią cywilizację chrześcijańską, czy ulegną rewolucji i zginą? Być czy nie być? Cztery krótkie zdania i mamy. Ofensywę genderyzmu, rewolucję marksistowską, zakaz nauki biologii oraz obronę cywilizacji chrześcijańskiej. Gdybym ja parodiował konserwę, to nie ładowałbym tego aż tyle, bo każdy by wyczuł oczywistego trolla. A tu proszę bardzo, żaden troll, tylko ważny urzędnik państwowy. Poza propagandowym językiem, twórczość Barbary cechuje się histerią. U Nowak wszystko jest ostateczne, wszystko jest czarno-białe, wszystko jest wojną dobra ze złem. Wszystko jest apokaliptyczne. Stoimy u progu zagłady, której opiera się tylko nadwiślański bastion chrześcijaństwa. Kto nas atakuje? Ano, na przykład Unia Europejska. Wszyscy znamy instytucję europejską, która jawnie planuje samobójstwo Europy poprzez powszechną aborcję, eutanazję i związki ludzi, którzy nie zrodzą nowych pokoleń. Dominują w niej abnegaci intelektualni, bezczelnie planujący kolonizację części Europy. Współczesna wieża Babel. Kto poza Unią? Ano, na przykład ONZ. Czy ONZ i inne instytucje międzynarodowe już zaplanowały datę ostatecznej likwidacji ludzi na Ziemi? Czy aborcja i eutanazja to jedyne masowe sposoby mordowania ludzi, czy są przewidziane jeszcze inne? Tak, moi drodzy, ONZ planuje wymordować wszystkich ludzi. Czy trudno się dziwić, że w obliczu takich zagrożeń Barbara wykazuje silne wzmożenie? Poza Unią i ONZ-em są też oczywiście ekoterroryści. Oni też dążą do wymazania ludzi z oblicza tej Ziemi.
Głupich nie sieją, sami się rodzą. Lewaccy jako terroryści nie chcą jeść, pić, rozmnażać się, a nawet się przemieszczać. Wyznają powszechną aborcję i skłaniają się do eutanazji z byle powodu. Kochają prawie wszystkie zwierzęta, oprócz hodowlanych. Plan na jedno pokolenie. Charakterystyczna dla myślenia Barbary jest równia pochyła. Jeśli ktoś robi A, to nieuchronnie doprowadzi to do Z. Czasem to A wygląda niepozornie, ale nie dajmy się zwieść. Ciąg zdarzeń jest nie do zahamowania. Kiedy radni z dwóch miast zaapelowali, by nie finansować religii z państwowej kasy, rezolutna Barbara dostrzegła niebezpieczny proceder. Lewackich radnych z Częstochowy i Krakowa, którzy chcą zlikwidować finansowanie lekcji religii, pytam, czy śladem swoich komunistycznych protoplastów planują w kolejnych działaniach powrócić do więzienia katolików i mordów księży. Do niszczenia kościołów? Najpierw brak finansowania religii z podatków, a potem mordowanie księży. Czego nie rozumiecie? Religia to skała, na której opiera się obłęd Barbary. Nowak nie ustaje w nawracaniu niewiernych i w tym celu kusi ich magicznymi właściwościami modlitwy. Wątpiącym w moc różańca przypominam w miesiącu Maryi trzy cuda różańcowe. Nawrócenia heretyków z Albi przez świętego Dominika. Ocalenie jezuitów po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Wyzwolenie Austrii z obecności Sowietów. I dziś ratunkiem dla Polski jest modlitwa różańcowa. Także rozumiecie, dobry Bóg mógł ocalić wszystkich Japończyków przed atomówką, ale wybawił tylko tych, którzy wymamrotali parę formułek z koralikami w ręku. Nic tak nie obraża Boga, jak pisowski katolik. Przy okazji wszystkich świętych, Barbara zapraszała świętych do naszych domów, by oczyścili je z niewoli ekologizmów. Powinniśmy wyrzucić do kosza bzdury o klimacie. Bzdury o klimacie. Tak, kuratorka oświaty, powtarzam oświaty, odrzuca naukowy konsensus dotyczący globalnego ocieplenia. Wcześniej zresztą szkalowała Greta Thunberg i nazywała zmianę klimatu wymyślonym problemem. Włos jej za to z głowy nie spadł. Trzeba było dopiero afery ze szczepionkami, by Nowak otrzymała reprymendę od pryncypała. Rok temu Barbara nazwała szczepionki przeciwko COVID eksperymentem. Wywołało to burzę, bo, przypominam, Nowak jest pisowską nominatką, a nie po to PiS zachęcał wszystkich do szczepień, by jakaś kuratorka wprowadzała dysonans. Tego było za wiele nawet dla pisowców. Beata Mazurek, była rzeczniczka PiSu, wypaliła do Czarnka na Twitterze. Panie Czarnek, odwołał pan Barbarę Nowak za tę wypowiedź? Ej, Czarnek, głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi. Przyznacie, że tak otwarte kłótnie w łonie partii to rzadki przypadek. Ale świadczy to tylko o tym, że nawet dla pisowskich bezkręgowców Barbara Nowak to za wiele. Czarnek oczywiście swojej ulubienicy nie odwołał, ale zmusił ją do samokrytyki. Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinny nam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego. Oświadczyła Nowak. W związku z antyszczepionnymi harcami Barbary, trójka posłów lewicy przeprowadziła w kuratorium oświaty w Krakowie kontrolę. Nowak zareagowała na to w swoim stylu. Polska, 33 lata po obaleniu PRL. Małopolską kurator oświaty, córkę żołnierza AK, przychodzą rozliczać ze współpracy z rodzicami uczniów, spadkobiercy komuny w linii ideologicznej Dagmara Popiołek i Jaga Dziemianowicz-Bąk i rodzinnej Maciej Gdula, syn wiceministra Kiszczaka, członka KCPZPR. Koszmar historyka. Aha, to sorry. Skoro to córka AK-owca, to może pleść bzdury na tematy medyczne. Niestety Nowak nie ograniczyła swojej działalności do historycznych pogadanek. Każdego tygodnia wypluwa kolejne brednie na losowe tematy. Mogliśmy się zatem dowiedzieć od niej, że równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia, a jej emanacją jest edukacja włączająca. Ideolodzy neomarksistowcy, epatując nieszczęściem niepełnosprawności, próbują wmówić zdrowym, że muszą się dostosować do poziomu chorych, bo to ma rzekomo świadczyć o ich wrażliwości i prawdziwej solidarności społecznej. Beneficjentami tu i teraz na krótką metę są ideolodzy i wcielający ideologię w życie. Manifest komunistyczny Szkoły Edukacji Włączającej, zawarty w opracowaniu Danuty El-Kamisy, jest przestrogą i sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich, którzy jeszcze nie zetknęli się z doktryną edukacji włączającej, inaczej nazwaną inkluzyjną. Edukacja włączająca to te klasy integracyjne. I wiecie, ja się na tym nie znam. Być może wśród pedagogów istnieje sensowny spór dotyczący sensowności takiej edukacji. Ale język, jakim posługuje się Barbara, jest po prostu obrzydliwy i na miejscu rodzica dziecka z niepełnosprawnością poczułbym się opluty, gdybym przeczytał, że równe traktowanie go z innymi to lewacka utopia.
Nowak jest także cenioną krytyczką filmową. Niedawno zrecenzowała film Agnieszki Holland Zielona granica. I przy głębi jej oceny Tomasz Raczek może się schować. Holland realizuje plan internacjonalistycznych środowisk lewackich niszczenia porządku cywilizacyjnego Europy. Obcy kulturowy element skutecznie unicestwi ład moralny, prawny i poczucie bezpieczeństwa. Warunkiem powodzenia jest skuteczne kłamstwo, podwalina lewackiej rewolucji. Gdyby Nowak ograniczała całą aktywność do generowania prawicowego bełkotu na Twitterze, to nie byłoby jeszcze takiej tragedii. Niestety jako kuratorka ma ona realną władzę i skrzętnie z niej korzysta. Niedawno wybuchł skandal dotyczący szkoły w Tarnowie. Barbara zawiesiła dyrektora szkoły w obowiązkach po tym, jak powiadomił sąd, że matka jednej z uczennic znęca się nad dzieckiem. Barbara zrobiła to w odpowiedzi na skargi przemocowej matki. Na Nowak wylał się gnój. Jak można karać człowieka za to, że broni ofiary przemocy? To patologiczne rozumienie wolności rodzicielskiej oraz ochrony rodziny typowe dla XIX-wiecznej konserwy. Nowak zaczęła się bronić. Napisała oświadczenie, wedle którego powodem interwencji nie była wcale obrona matki. Nie, po prostu dyrektor działał za późno. Szkoła miała wiedzieć już w kwietniu, a on powiadomił sąd dopiero w czerwcu. Brzmi to dla was przekonująco, czy bardziej jak rozpaczliwy damage control? Z dyrektorem skontaktowała się Wyborcza. Cytując artykuł, Jan Ryba nie może wyjść ze zdumienia, czytając oświadczenie kurator, ponieważ wcześniej zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, Krzysztof Zajączkowski, miał mu powiedzieć, że jego interwencja w ogóle jest bezzasadna i pytać go, po co to robi. Z artykułu możemy się też dowiedzieć, że zarzut późnego reagowania nie pojawia się w ogóle w pismach pokontrolnych ani we wnioskach o wszczęcie postępowania najpierw wyjaśniającego, a potem dyscyplinarnego. Za to w zarzutach kuratorium wobec dyrektora czytamy: informacja przesłana do sądu rodzinnego jest niepełna i może skutkować stworzeniem niezgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej wobec wyżej wymienionych dzieci, w szczególności braku zainteresowania Danuty Eś swoimi córkami. Barbara Nowak doszukuje się nieistniejących zagrożeń dzieci w tak zwanej ideologii LGBT. A jak reaguje, gdy widzi faktyczną krzywdę dzieci czynioną przez Kościół? Rok temu wybuchł skandal dotyczący placówki DPS w Jordanowie. Placówki prowadzonej przez zakonnice. Wirtualna Polska ustaliła, że zakonnice biły dzieci, zamykały je w klatce i przywiązywały do łóżek. Już 13 czerwca, poza relacjami świadków, dostępne były nagrania dzieci trzymanych w klatce oraz zdjęcia związanych dzieci. Sprawa nie budziła większych wątpliwości. W ośrodku działa się straszna patologia. No ale jak to? Zakonnice? Służki Pana Boga? Więc tak, 17 czerwca, 4 dni po ujawnieniu dowodów, Barbara napisała tweeta. Zbyt łatwo oferuje się wyroki i jeszcze przed uzyskaniem pełnej wiedzy o faktach. To ja celem uzupełnienia informacji o DPS w Jordanowie. Uczniowie z DPS w szkole nie wykazywali lęku czy negatywnych emocji. Dzieci o specjalnych potrzebach z DPS nie potrafią zakłamywać emocji. Zbyt łatwo oferujemy wyroki. Może te kilkuletnie dzieci ze zdjęć same się przewiązały do łóżek. Ponownie ten wyrzyk uszedł Barbarze na sucho. Kiedy w marcu TVN opublikował reportaż na temat tuszowania przestępstw seksualnych przez Karola Wojtyłę, Barbara skierowała list do małopolskich szkół z apelem o umieszczenie wszędzie portretów Jana Pawła II. Barbara prosi też od lat dyrektorów szkoły, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie, mimo że nic jej do tego, bo o planie lekcji decydują dyrektorzy szkoły. No i oczywiście Barbara jest oddaną fanką Tadeusza Rydzyka. Tego kapłana, który regularnie broni zwyrodnialców w sutannach, a którego słowa, ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus, stały się już legendą. Gdyby nie było dzieł ojca Tadeusza Rydzyka, Radio Maryja i TV Trwam, Polacy byliby dziś bezbronni wobec zalewu zła ideologii niszczących człowieka i braku powszechnej wiedzy o nich. Jestem pewna, że dzięki tym mediom Polska nie poddała się obłędowi odejścia od Boga i rozumu. Napisała kuratorka oświaty w podobno świeckim państwie. Janusz Kowalski nie istnieje. To znaczy istnieje, ale nie jest człowiekiem. Wizerunek Janusza został wygenerowany przez sieć neuronową na podstawie analizy kilkunastu tysięcy twarzy przeciętnego Polaka. Reprezentuje on coś w rodzaju superpolaka. Jego imię i nazwisko jest mrugnięciem okiem w stronę obserwatorów. Mówi nam, patrzcie, Janusz Kowalski, Janusz Kowalski. Jestem taki jak wy, wasz kolega, wiecie, Janusz. No ten, Kowalski. Powiecie może, że przecież pisze na Twitterze albo widać go w telewizji. Ale czy na pewno?
Wszystkie jego tweety są kompilacją losowych zlepków programu PiS-u i Solidarnej Polski. Ten twór nie wyraził nigdy żadnej oryginalnej myśli, która nie byłaby już w pewien sposób przerzutym materiałem propagandowym swojej partii. Stawiam dolara przeciw orzechom, że mamy tutaj do czynienia z chińskim pokojem. Janusz posługuje się pustomową partyjną, która sama w sobie jest już pozbawiona przekazu przy nadmiernej formie, ale sam nie rozumie tego, co mówi. Wizerunek w telewizji? A co to za problem go wygenerować albo wstawić potem? A może ktoś go widział na żywo? Ja nie. Nie znam też nikogo, kto widziałby Janusza Kowalskiego na żywo. Dlaczego? Bo on po prostu nie istnieje. Nad istnieniem Janusza Kowalskiego panuje w Polsce zmowa milczenia. Dlaczego politycy opozycji nie protestują przed wykorzystywaniem złośliwej sztucznej patointeligencji w polityce? Bo to wygodne mieć takiego chochoła do bicia. Istnienie sztucznej patointeligencji o nazwie Janusz Kowalski EXE jest na rękę Budce, Czarzastemu i Hołowni. Żądam natychmiastowego przedstawienia dowodów na istnienie Janusza Kowalskiego. To znana copypasta. Nie jestem jej autorem, ale mocno ona ze mną rezonuje. Kiedyś nie znałem jeszcze Janusza, ale co jakiś czas migały mi screeny jego twitterowych wypowiedzi. Były one zawsze karykaturalnie głupie, no i napisane tą prawicową nową mową. Ja myślałem, że to jakieś troll konto parodujące prawaka. Coś jak znany i lubiany Bogdan Kopyto. Przysięgam, że tak myślałem. No ale potem dowiedziałem się prawdy. Janusz Kowalski niestety istnieje. Jest posłem suwerennej Polski. Zanim jednak tam trafił, zrobił tournée po wszystkich prawicowych organizacjach w Polsce. Jak wylicza profil doniesienia z putinowskiej Polski, jeszcze przed 24 rokiem życia, Kowalski zdążył się przewinąć przez młodych demokratów, młodych konserwatystów, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe i Przymierze Prawicy, NZS, a nawet romansował z ZHN, by w końcu osiąść w partii, to znaczy w PiS-ie. W 2002 Janusz przystąpił do PiS-u, jednak również tam nie zagrzał długo miejsca. Szybko ujawniła się jego konfliktowa natura. Reprymendy udzielił mu wtedy sam Lech Kaczyński. Oto słowa przyszłego prezydenta RP. Mamy jedynego zdolnego młodego człowieka, ale o niezwykle impulsywnym charakterze i konfliktowego. My tymczasem chcemy, żeby PiS był partią ludzi w miarę kulturalnych. Mamy w Opolu działaczy w szacowniejszym wieku i choćby z tego powodu bardzo byśmy chcieli, żeby pan Kowalski ciut się opanował. Między nimi i adwersarzami jest taka różnica, że mógłby być ich synem, co dla mnie ma znaczenie. 3 lata później Kowalski poszedł do Platformy. Tak, w latach 2005-2006 nasz Janusz smalił cholewki do Tuska. To z tamtego okresu pochodzi to zdjęcie, którego Kowalski dziś nienawidzi. Jak pisze Tusk, Kowalski kwiaty przynosił i prosił o zdjęcia. Kowalski został radnym z ramienia Platformy, ale nie miał lekkiego życia w Radzie Miejskiej. Jak czytamy w artykule z lokalnej prasy z roku 2005, wniosek o odwołanie radnego Platformy Obywatelskiej wpłynął w ubiegłym tygodniu do przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Smagały. Podpisali się pod nim Ryszard Czerwiński, Hanna Dąbrowska oraz Stefan Ptaszek. Główny argument? Brak rozliczenia akcji włożenia piasku na kąpielisko Silesia w lecie 2003 roku. Radni, zainspirowani pomysłem Kowalskiego, złożyli się na nową plażę, na którą rajca zebrał łącznie około 800 tysięcy złotych. W tym roku radny Czerwiński, który za Kowalskim nie przepada, zaapelował publicznie, by ten z zakupu się rozliczył. Kowalski apel zignorował. Kowalski długo nie był w Platformie. Wkrótce powrócił na łono PiS-u, związał się z Ziobrą i w roku 2019 po raz pierwszy został posłem. Z czego dziś kojarzymy Janusza? Przede wszystkim z chorobliwej wręcz tuskofobii. Janusz widzi Tuska wszędzie. Ta obsesja zawładnęła nim tak mocno, że nie jest już w stanie prowadzić normalnej rozmowy bez wciskania wszędzie Tuska. Czasem kończy się to wyproszeniem go ze studia. Bo dzisiaj Olaf Scholz nie prosi Angeli Merkel o to, żeby pomagała i była ekspertem od Władimira Putina, bo Angela Merkel całkowicie zbankrutowała. Bo tak samo zbankrutował Donald Tusk. Putin, a nie Angela Merkel. Stary, nie ma spójrz sobie w, spójrz sobie chwilę, w lustro w i zastanów się, jak możecie stać przy Tusku, dzięki któremu robił Putin w Polsce panie miliardy Boże, dobrze, euro zarabiał i finansował te bomby, które Boże, spadają na twoich przyjaciół. Jeśli pan pozwoli. Panie kto marzał Gazpromowi miliard złotych długu? Tusk. Kto panie pozwoli przesyłać gaz za darmo przez terytorium Polski? Tusk, jak możesz? Jesteś po prostu cynicznym hipokrytą, bo dla stanowiska. Co ci obiecał Tusk, że takie rzeczy mówisz teraz? Stary. Niestety, drodzy państwo, polska polityka... Panie pośle! Polska polityka... Jak państwo... Panie pośle, polska polityka... Tu byłeś. Polska polityka wygrała... Patrzcie na tą książkę i się wstydź, człowieku. Panie pośle, czy pan widzi, czy Tusk dopuścił się agresji?
Znaczy, no, Tusk, finansowo Putina. Jeśli państwo pozwolą, no, kilka wyjaśnień, bo pan poseł jak zwykle, jak usłyszy... Finansowo. Jak pan może? Jak pan może? A kto, pośle, kto umorzył Gazpromowi miliard złotych w 2010 roku? Mówi, to teraz ja powiem... To likwidował polskie jednostki wojskowe. Panie pośle, ale pozwoli mi pan wyjaśnić, bo pan poseł Kowalski zawsze musi mówić o Tusku. Po pierwsze, jeśli pan pozwoli... Może zdjęcie z Tuskiem. Jeśli pan pozwoli, parę rzeczy muszę wyjaśnić. Gazociągi z Rosji przez Polskę na zachód powstały jeszcze w czasach PRL-u. To po pierwsze. Po drugie, to Tusk procesował się z Gazpromem o ceny gazu. Absolutnie. A pani poszło w 2014 roku. Pan kłamie. Ale pan kłamie. Pan kłamie. Nie, przepraszam bardzo. Pan kłamie. Poseł został złożony w 2016 roku. Ale dlaczego pan kłamie? W 2016 ja składałem ten poseł do Sądu Arbitrażowego. Dlaczego pan kłamie? Kłamie. Pan kłamie. Wyproszę pana z audycji, bo nie jest pan w stanie swoich fobii przezwyciężyć. Co pan mówi? Jeśli pan pozwoli. Mogę porozmawiać o Ukrainie? Ludzie tam giną. Pan tego nie widzi? No to dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan mówi, że Tusk składał... Dlaczego pan mówi, że Tusk, jak to się nazywa, składał? Bardzo bym prosił, żeby pan opuścił audycję. Prawda pana nie... Ale bardzo bym prosił, żeby pan opuścił audycję, bo nie da się z panem porozmawiać. Broni pan Tuska, który po prostu robił dealę po prostu z Putinem. Opuścić audycję. Skandal po prostu. Dziękuję bardzo. Cały onet. Niestety pan poseł nie jest w stanie porozmawiać o sytuacji na Ukrainie, bo pan poseł wszędzie widzi Tuska, a nie Putina. Żegnam pana, panie pośle. Żegnam pana, panie pośle. Niestety to był błąd, zaproszenie pana posła Kowalskiego, za co państwa serdecznie przepraszam. Janusz zagotował się tak mocno, że wychodząc ze studia, zapomniał wziąć ze sobą notatek. Andrzej Stankiewicz pokazał te notatki światu. Oto więc notatki, jakie wziął do studia Kowalski, aby rozmawiać o ataku Rosji na Ukrainę. Tusk dał Putinowi zielone światło. Tusk ustanowił niższe taryfy dla Putina. Tusk, Tusk, Tusk. Janusz potrafi wcisnąć Tuska nawet do życzeń dla maturzystów. Drodzy maturzyści, połamania piór na egzaminach. Dostańcie się na studia na polskich uczelniach. Polska was potrzebuje. A za rok głosujcie w waszych pierwszych w życiu wyborach parlamentarnych na suwerennościową prawicę. Nigdy na Tuska, postkomunistów czy ZSL-owców z PSL. Kiedyś spytałem Janusza, czy w trakcie cimci-rymci z małżonką nigdy mu się nie wypsnęło Donald Tusk. Kowalski jednak nie docenił żartu i mnie zablokował. Drugą rzeczą, z której słynie Janusz, jest, cóż, nie najlotniejszy umysł. Często daje on o sobie znać w homofobicznych kontekstach. Bo że Janusz jest obłąkanym homofobem, to chyba tłumaczyć nie trzeba. Inaczej by go nie wzięli do suwerennej Polski. Janusz plótł Androny, że mamy już w Polsce do czynienia z tęczowym terroryzmem. LGBT uderza w DNA polskiej rodziny. Polska powinna być cała strefą wolną od LGBT. Ideologia gender to największe zagrożenie w XXI wieku. To trucizna. Ale to było tylko obrzydliwe. Śmieszne było co innego. To jak detektyw Janusz tropił wszędzie macki LGBT. Przykładowo Janusz dostrzegł propagandę LGBT w kolorowych kredkach. Mnie tak ciśnienie się podniosło, bo dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT, gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kredki jakieś... Kolorowe kredki. Kolorowe kredki są po prostu... Nie, no wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Niestety... Dzieci, ale kredki zawsze były takie... Nie, ale, to jest oczywiste. Ale, chodzi mi, kredki, tornistry dla dzieci. Polski, każda kredka powinna być albo czarna, ale, albo biała. Janusz wytropił propagandę LGBT także na spotkaniu polityków PO z sympatykami na Lubelszczyźnie. Cała lewacka Platforma Tuska wieszają tęczową szmatę, symbol opresji przy krzyżu z Jezusem Chrystusem i przy godle Polski. Prowokatorzy niskich lotów, napisał. Janusz jednak szybko ten wpis skasował, albowiem uświadomiono go, że to co wziął za tęczową flagę LGBT było tak naprawdę flagą spółdzielczości, której korzenie sięgają 100 lat wstecz. Bo spotkanie odbyło się na terenie Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Trzecią rzeczą, z której słynie Janusz, jest słabość do węgla. Tak jak w przypadku całej reszty tematów, słabość wręcz karykaturalna. Gdyby Janusz mógł, to jadłby węgiel na obiad. Oczywiście z tą węglofilią koresponduje niechęć do odnawialnych źródeł energii. Węglowa miłość posunęła Janusza w kierunku denializmu klimatycznego. Ale nie widzę żadnego związku z produkowaniem energii elektrycznej z węgla, ze zmianami klimatu. Nie widzę tego po prostu związku. Ale węgiel jest... to zostało już opisane udowodnione, że jest tak, taki przez związek, tych wszystkich ideologów, naukowców z ONZ-u i tak dalej. Oczywiście. Mhm. Klimat się zmieniał, zmieniać się będzie. Kiedy indziej rozwinął tę myśl. Czy istnieje coś takiego jak globalne ocieplenie? Na pewno zmiany klimatu jakieś są. Pytanie, co je powoduje? Czy powoduje je człowiek, czy to zmiany naturalne? W tej kwestii jest wiele dyskusji.
Oczywiście to bzdura. Takich dyskusji w łonie klimatologów praktycznie nie ma. 99% klimatologów uznaje decydujący wpływ człowieka na ocieplenie klimatu. Janusz uparcie bagatelizuje odpowiedzialność Polski za zaśmiecanie atmosfery. Czy wiesz, że udział Polski w światowej emisji CO2 to zaledwie 0,9%, a udział Niemiec jest dwa razy większy? Niech unijni eurokraci zajmą się niemieckimi emisjami, które są ponad dwukrotnie wyższe niż polskie, i niech nie próbują pozbawić nas suwerenności energetycznej. Wył na Twitterze. Minimalnie inteligentna osoba szybko dostrzeże tu manipulację. Polacy stanowią 0,5% mieszkańców świata. Dlaczego więc udział 0,9% w światowej emisji CO2 miałby być czymś małym? Proporcjonalnie jest to dużo. Z kolei Niemcy mają dwa razy większą ludność i 6 razy wyższe PKB, więc co dziwnego w tym, że jako kraj emitują więcej? Emisyjność gospodarek porównuje się za pomocą wskaźnika mierzącego emisję w stosunku do jednostki wyprodukowanego PKB. Ten wskaźnik dla Polski wyniósł w roku 2018 0,32%. Dla Niemiec było to 0,19%. Jesteśmy znacznie większym śmierdzielem niż Niemcy. Jesteśmy najbardziej uzależnionym od węgla krajem Unii. To my najbardziej powinniśmy się ogarnąć. Aby bronić wysokiego udziału węgla w miksie energetycznym, Kowalski wytoczył krucjatę przeciwko wiatrakom. Robił z wiatraków narzędzie szatana. Jeden wiatrak o żywotności 25 lat to 45 ton tworzyw sztucznych, 1000 ton stali, 2500 ton betonu, 3000 litrów oleju. Wiatraki nie są obojętne dla środowiska, krzyczał na Twitterze. Jednak jak słusznie zauważył Jakub Wiech, panie ministrze, ale osadźmy to w skali. Jedna elektrownia Bełchatów, 30 milionów ton emisji CO2 rocznie. W walce z wiatrakami Janusz posuwa się także do kłamstw. Pisał, że niemal czterokrotnie więcej CO2 jest emitowane do atmosfery w związku z powstaniem wiatraka, niż byłoby wyemitowane na źródła energii konwencjonalnej. Taką dysproporcję mierzoną jednostką energii elektrycznej powoduje nieporównywalnie niska produktywność źródła wiatrowego. Ponownie do pionu ustawił go Jakub Wiech. Panie ministrze, to nie jest prawda. Emisyjność wiatraków na lądzie to około 12 gramów CO2 na kilowatogodzinę, co wynika właśnie z konieczności wyprodukowania wiatraka. Emisyjność elektrowni węglowych to od 800 do 1100 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, a gazowych około 500 gramów. Janusz znany jest także ze swojej eurofobii. Środowisko suwerennej Polski i ogólnie środowisko Zjednoczonej Prawicy oczywiście lubi przytknąć Unię w nos, ale Janusz idzie tutaj dalej. Do tego stopnia, że aż czasem koledzy z partii muszą go mitygować. Gdyby dzisiaj było referendum, zagłosowałbym przeciwko wejściu do Unii, bo Unia kojarzy mi się z ubóstwem energetycznym oraz agendą gender i LGBT, powiedział Janusz na łamach Radia Z. Wyraził także chęć przeprowadzenia takiego referendum w roku 2027. Rok 27, kiedy zakończy się obecna perspektywa budżetowa, to będzie czas, kiedy można zrobić referendum w sprawie wyjścia z Unii, powiedział w Onecie. Wywołało to malutki skandal. Przewodniczący klubu PiS, Ryszard Terlecki, skomentował pomysły Kowalskiego w sposób lekceważący. Pan Kowalski to referendum może sobie u siebie w domu zrobić. Na froncie walki z Unią Kowalski był gotów do wielkich poświęceń. Hardo sprzeciwiał się powiązaniu wypłat z unijnego budżetu od przestrzegania przez państwa członkowskie zasad praworządności. Swoją walkę prowadził pod memicznym hasłem „Weto albo śmierć”. Polska jednak nie zawetowała budżetu unijnego, ale Kowalski słowa nie dotrzymał. Wielu się zastanawia, czy Kowalski jest naprawdę takim dzbanem? Czy to tylko gra kierowana do mniej rozgarniętego wyborcy? Sam skłaniam się ku opcji drugiej. Kowalski to performer. On nie jest aż tak głupi, tylko takiego udaje. Zresztą co mu się dziwić, nie robi tego za darmo. Wirtualna Polska opublikowała ranking osób, które najbardziej wzbogaciły się w spółkach Skarbu Państwa. Przez parę lat, zasiadając w zarządzie PGNiG oraz w Radzie Nadzorczej KGHM-u, Kowalski zarobił 2,5 miliona złotych. Kowalski dostaje też wysokie stanowiska w rządzie. Był wiceministrem aktywów państwowych, a od roku jest wiceministrem rolnictwa. Być może się zastanawiacie, jakie te kompetencje rolnicze ma ten absolwent Wydziału Prawa i Administracji? Niech odpowiedział, będzie to nagranie. Szybki test wiedzy. Jakby pan był tak uprzejmy i spojrzał na ekran, pojawią się na nim różne zboża,
Cóż to jest? Panie rektorze, znaczy nie chcę być odpytywany z panie ministrze, typu wzmóż. Cztery podstawowe zboża uprawiane. Nie, to nie jest akurat. Pszenica, po prostu. Ale to nie jest kukurydza. No dobrze, ale panie rektorze, od tego są panie ministrze, super co to jest? Specjaliści, no wygląda jak pszenica. No. No nie, to nie jest pszenica, to jest jęczmień. Następny poprosimy. Panie rektorze, no, nie odpytujmy się, ja rozumiem, to? Że to jest test, w którym są naprawdę świetni specjaliści. Ja zajmuję się kwestiami energetycznymi, kwestiami panie prawnymi. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, panie rektorze, no nie będę w tej chwili się odpowiadał. To nie jest kwestia strzelania, bo to jest nieprofesjonalne. Zajmuję się kwestiami energetycznymi w Ministerstwie Rolnictwa. To jest owiec, następną tablicę. Panie redaktorze, zajmuję się kwestiami energetycznymi. To jest banalne. No, nie widzę tego dobrze. Panie rektorze, nie. Żyto, panie ministrze. Nie, panie rektorze, znaczy, bo to jest kwestia taka. Ja się znalazłem w Ministerstwie Rolnictwa dlatego, żeby realizować projekty energetyczne. Dobrze, a nie boi się pan takiej sytuacji, że jedzie pan na wieś, rozmawia pan z rolnikami i oni mówią, panie Kowalski, pan nawet zbóż nie potrafi rozpoznać. Janusz, zatem będzie rżnął głupa dalej, bo mu się to opłaca. Posiada jedną zaletę. Kiedy trzeba wejść komuś w zadek, to nie hamuje go elementarne poczucie żenady. Jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitra śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarny! Śmiejcie się! Powracamy! Dziękuję bardzo! Dominik Tarczyński był posłem PiSu, a obecnie jest europosłem. Słynie z ognistego temperamentu, niewyparzonej gęby oraz niskiej przepustowości neuronów w korze mózgowej. Pierwszy raz usłyszałem o nim w okolicach roku 15, kiedy Polska żyła strachem przed muzułmańskimi uchodźcami, a Tarczyński ten strach podsycał. Oczywiście robił to w sposób pisowski, czyli debilny. W trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej zabłysnął słowami: nie każdy muzułmanin to terrorysta, ale każdy terrorysta to muzułmanin. Wiedzieliście, że Breivik był muzułmaninem? Tarczyński jest katolikiem, ale nie takim zwykłym. Jest powiązany z ruchem charyzmatycznym i szczerze wierzy w najróżniejsze czary-mary. W przeszłości był asystentem brytyjskiego egzorcysty i widział wtedy rzeczy niezwykłe. Co się działo u tych osób? Poruszały się przedmioty. Jak w filmie. Poruszały się przedmioty po pokoju. To może być sztuczka magiczka cyrkowa. Dobrze, ale no nie mówimy co o... Co jeszcze się działo? Przyjmujemy, że osoby plują gwoździami, znają twoje grzechy, mówią w kilku językach i wiele innych, bo ale jakby... trudno jest to przyjąć. No nie możesz mówić, przyjmujemy, że osoby plują gwoździami. Ja na przykład tego nie przyjmuję. No ale posłuchaj, ja to widziałem. No więc jak widziałeś, jak ktoś pluje gwoździami? Tak, widziałem. Widziałem na własne oczy. Patrz na moje usta. Proszę państwo, no więc, ja myślę, że... Ale plucie gwoździami to jest małe miki. Dzięki mocy Chrystusa możliwe są też wskrzeszenia. Tarczyński zapraszał do Polski ugandyjskiego księdza Johna Boshobore, który słynie z tej nekromantycznej zdolności. Tarczyński zachwalał mocy czarodzieja, jednak zachowywał tutaj zdrowy sceptycyzm. Plotki mówiły o tuzinach wskrzeszeń w wykonaniu Boshobory. Tarczyński w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził zaś, że to przesada i Boshobora wskrzesił tylko 10 osób. Spytacie może o dowód? Takie zjawiska jak wskrzeszenia proszą się o solidne dowody. Zgodnie z maksymą, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. No to macie i dowód. Oddajmy głos Dominikowi. Przecież ojciec John podczas spotkania w Lublinie potwierdził, że to prawda i powiedział nawet, że jeśli kłamie, to można na niego nasłać Interpol. Skoro ksiądz powiedział, że wskrzesił, to wskrzesił. Szachmat ateiści. W roku 11 w Bełżycach wystąpiła plaga samobójstw. W odpowiedzi na to Tarczyński chciał ściągnąć do miasta papieskiego egzorcystę, aby ten przepełdził stamtąd szatańskie siły. Wskrzeszenia swoją drogą, plucie gwoździami swoją, czary mary swoją, ale fajnie byłoby też na tym wszystkim zarobić. Tarczyński założył więc firmę, która zajmowała się organizowaniem pielgrzymek oraz sprowadzaniem do Polski czarowników leczących chorych. Pielgrzymi do dziś wspominają te wspaniałe przygody, a na pewno do dziś wiszą w internecie skargi na pisowskiego przedsiębiorcę. Newsweek przytacza niektóre z nich. Organizator agresywny i arogancki pobiera wcześniej od uczestników
120-160 osób, po 20 lub 40 euro na, jak mówi, słuchawki i ofiarę na mszę, po których i tak każdy osobno wrzucał ofiarę do koszyka. Z tych euro, lekko licząc, przynajmniej połowa była do zwrotu. Kolejna skarga. Tarczyński pobierał od każdego 45 euro, niby na wstępy, na obowiązkowe ofiary. Od kiedy ofiary są obowiązkowe? A tymczasem za wstępy nigdzie nie płacił, żadnych ofiar też nie dawał. Nikt z nas niczego takiego nie zaobserwował. Zresztą w dzikim pędzie, w jakim wszystko zwiedzaliśmy, i tak nie byłoby na to czasu. Tak więc przeszłość Tarczyńskiego idealnie predysponowała go do zostania politykiem PiSu. A jak już nim został, to w żaden sposób nie okiełznał swojej zawadiackiej natury. Dominik ma mentalność klasowego chuligana. Każdego zaprasza po lekcjach za garaże. I nie patrzy na wiek czy gabaryty przeciwnika. Kiedy Wałęsa brzydko się o nim wypowiedział, Tarczyński wypalił: zapraszam na solo, bydlaku. Wówczas w obronie Wałęsy stanął Lis. Tarczyński? Chcesz na solo? Zapraszam. Tarczyński mu odpisał: chcę, z tobą bezrobotny leszczu. Przyjmuję zaproszenie i zrobię ci jesień średniowiecza. Gdzie? Zgadnij, Einsteinie. Podobnie Tarczyński zareagował, kiedy Korwin niepochlebnie się wyraził o kondycji intelektualnej wyborców PiSu. W imieniu tysięcy wyborców, którzy oddali na mnie głos, wypłacę w Sejmie temu szaleńcowi sprawiedliwość zgodnie z kodeksem honorowym. Przychojraczył na Twitterze Tarczyński, ale słowa nie dotrzymał. Nieco odważniejszy był, kiedy spotkał w pociągu Michnika. Spotkanie z arcywrogiem nagrał. Posłuchajcie tej żenady. Pan pozdrowi brata, panie redaktorze. Zabrakło panu języka tym razem? Do posła się pan boi odezwać? Pozdrowienia pan przekaże do brata. A jak nie, to ja przekażę. Tarczyński, jak przykładny konserwatysta, lubi zamykać się w oblężonej twierdzy. Prześladuje go wszystko, a najbardziej fleksja języka polskiego. Posłanka Razem Magdalena Biejat napisała pewnego razu: dziękuję wszystkim za zwrócenie mi uwagi, że posłużyłam się niewłaściwą formą. Oczywiście powinnam była napisać, że będę gością programu TVP. Odzwyczailiśmy się od używania pięknych, żeńskich końcówek w języku polskim, stąd czasem zdarzają się błędy. Załączyła też zdjęcie ze słownika Doroszewskiego sprzed 50 lat, gdzie faktycznie słowo gościa widnieje jak byk. No ale jak zareagował na ten niewinny post Tarczyński? Końcówkę sobie wsadź w mózg albo w brudne buty. Może pomoże. Nie pokonacie normalności, dewianci. To szaleństwo powstrzymamy i wasze chore ideologie z radością poniżę. Dla dobra naszych dzieci zrobię to w Sejmie. Czekam na pierwsze posiedzenie z tym nowotworem demokracji. Dewianci, chore ideologie, dobro naszych dzieci. I już nawet nie chodzi mi o to, że feminatywy były normą w polszczyźnie przedwojennej i wyplenili je dopiero sztucznie komuniści. Sam język, jakim zwraca się ten wykolejeniec do innej posłanki, napawa mnie od razu. Oto elity PiS. Typowym zachowaniem takich amoralnych jednostek jest wycieranie sobie gęby przodkami. No bo skoro nie mamy własnych zasług, to trzeba się podpierać zasługami antenatów. Tarczyński do pożygu przywołuje więc postać swojego dziadka. Wielu życzyło mi śmierci. Nie wiedzą, że trafili na wnuka żołnierza wyklętego. A ja, wnuk wyklętego, składam zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania ustroju totalitarnego. Nie pouczaj wnuka wyklętego. I tak dalej, i tak dalej. Jego dziadek miał być żołnierzem wyklętym, który uratował 120 Żydów. Nawet gdyby tak było, to co z tego? Nie miałeś wpływu na losy swojego dziadka, Dominik. Ale śmiesznie by było, gdyby jednak to była nieprawda. Ponieważ Tarczyński wymachuje tym dziadkiem gdzie może, to sprowokował wiele osób do przeprowadzenia własnego historycznego śledztwa. I życiorys dziadka Tarczyńskiego bynajmniej nie jest taki cukierkowy. Nie ma dowodów, by jego dziadek uratował 120 Żydów. Tarczyński miał ustalić tę liczbę sam na podstawie rozmów z ludźmi z oddziału jego dziadka. Czyli mówiąc mniej dyplomatycznie, wyssał tę liczbę z palca. Wiadwaszem nie ma potwierdzenia, by uratował tylu Żydów. A jak pisze w obszernym artykule Wyborcza, przeciwnie, z akt IPN-u wyłania się obraz szewca, który na Żydach się dorobił i współpracował z Niemcami. Według doniesień z trzeciej ręki, jego dziadek mógł być wręcz szmalcownikiem. Choć Tarczyński zbywa te doniesienia tym, że to z zazdrości ludzie rozpuszczali plotki. W Polsce Ludowej dziadka Tarczyńskiego rozpracowywała especja, ale zakończyła sprawę operacyjną, ponieważ uznała, że wydaje się, że rozmówca nigdy nie będzie zabierał głosu w większym gronie na tematy polityczne, jak i tematy przeszłości z wrogim nastawieniem.
Z innego dokumentu wynika, że dziadek jest wrogo nastawiony do obecnego ustroju, ale nie wychodzi z tym na zewnątrz. Dziadek Tarczyńskiego faktycznie był komendantem Narodowych Sił Zbrojnych, ale jeśli chodzi o całą resztę, to Tarczyński wybiera sobie z akt IPN-u wygodne fragmenty i pomija całą resztę. A kiedy trzeba, to jak z tymi Żydami, wymyśla sobie rzeczy sam. Ja nie podejmuję się oceny życiorysu jego dziadka, zostawiam to historykom. Jednak przestrzegam was przed łykaniem łzawych opowieści tego fantasty. Tarczyński jest pisowskim patriotą, czyli patriotą karykaturalnym. Wymyśla bzdury o zgniłym Zachodzie, by Polska wydawała się rajem do życia, samotnie opierającym się lewackiemu zepsuciu, niczym pewna wioska Galów. I tak przykładowo niedawno powiedział, że Polska jest ostatnim bastionem Europy, ostatnim bastionem normalności i bezpieczeństwa. Jesteśmy ostatnim bastionem, w którym po godzinie 22 można wyjść na spacer. Prorokował też, że niedługo Niemcy będą przyjeżdżali do Polski na truskawki. Potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednej kadencji, żeby Niemcy przyjeżdżali do nas na truskawki, jabłka i wiśnie. Będą przyjeżdżać. Jak bidę zajrzy do kieszeni, to zobaczymy, czy im się to nie będzie opłacać. Oto jego słowa. A żeby dopełnić obrazu tej błazenady, to Tarczyński jest też strasznym lancerem. Zachowuje się jak nowobogacki dwudziestolatek, który każdemu musi się pochwalić swoim sukcesem finansowym. Wrzucał więc zdjęcia z jacuzzi, z którego wystawała tylko jego obleśna stopa. Już po pracy. Weekendowy relaks w pięknej stolicy. Ktoś coś w Warszawie? Napisał pod tym zdjęciem. Wrzucił też zdjęcie lampki wina i biletu lotniczego i opatrzył to komentarzem. Aby dobrze pracować, trzeba dobrze wypocząć. Po długim roku na chwilę odrywam się, aby naładować baterie do codziennej walki. Hashtag Miami. Internauci na podstawie numeru lotu ustalili jednak, że nie zmierzał do Miami, tylko do Baku w Azerbejdżanie. Chwalił się nawet, jak licealista, figurą swojej żony. Wrzucił jej zdjęcie w bikini, gdy leżeli przy luksusowym basenie i skomentował to zdjęcie słowami: moja Aga, rocznik 72, w formie. I wiecie, ja nie mam nic przeciwko rozbuchanej konsumpcji. Zarobił, to niech wydaje jak chce. Zwracam tylko uwagę, jak niedojrzała i żenująca jest ta jego lanserka. Oraz przypominam, że PiS to partia, która kreuje się na przyjaciółkę ludu, w przeciwieństwie do tych zgniłych elit z Platformy. Mam dziwne wrażenie, że postać Tarczyńskiego nieco się z tym obrazkiem kłóci. Bardzo podobną postacią do Tarczyńskiego jest Piotr Kaleta. Ma ten sam rys agresywnego chama, choć jeszcze nie wyrobił sobie takiego nazwiska jak Tarczyński. Pewnie większość z was słyszy o nim pierwszy raz. To w sumie dobrze. Ja też nie będę o nim mówił długo. Kaleta rzadko przebija się do mediów, ale jeśli już mu się to udaje, to pokazuje się jako wybitny matoł. Pierwszy raz poznałem go przy okazji głosowania nad projektem Stop LGBT. Był to projekt autorstwa Kai Godek, który zakładał m.in. zakaz paratrówności. Kaleta oczywiście bronił tego projektu, a żeby przekonać innych do swoich racji, posłużył się demotywatorem. Tak, Kaleta wymachiwał z mównicy sejmowej kartką, na której miał wydrukowanego demotywatora. A ten demot przedstawiał trzech domniemanych lewaków, trzymających potężne dildosy. Wymachiwał tą kartką i przyznał się, że chce być w średniowieczu. Uznajemy, że my jesteśmy średniowieczem, to tak. Ja chcę być w średniowieczu, ponieważ to jest normalny czas naszej ludzkości, naszej polskości. Należy docenić Kaletę, że nie kryje się z tym, że zakaz paratrówności cofa Polskę do średniowiecza. Celny point. Docenić też należy jego głupotę, bo to zdjęcie lewaków z dildosami było chamską photoshopką. Na pierwowzorze zdjęcia ci faceci trzymają karabiny. Niedawno Kaleta dał pokaz elokwencji na antenie TVP. I teraz na czym polega Panie problem? Pośle, ale lewactwo po prostu, lewactwo w Polsce ma za dobrze. Bo panie, za tamtych czasów dostałbyś pan pałą po grzbiecie, po łydach. Ta pała by była rozbita na pana głowie. Jeszcze byś się pan obliznął, podziękowałbyś pan. A dzisiaj żyjecie w demokratycznym kraju i macie czelność obrażać naszą świętość. Widział pan ten problem. Nie ma czegoś takiego. Nie będziecie w ten sposób robić, bo po prostu jesteście zacięcy w uszach. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz. My w tej chwili żyjemy w takim przekonaniu, że my mamy za wszystko nadstawiać w jakiś policzek, bo lewactwo będzie obrażało naszą świętość. Nie ma czegoś takiego. My w tej chwili musimy podjąć takie
metody, demokratyczne metody, żeby właśnie takich ludzi jak pan, taką formację jak pan, się wypowiem. Takie formacje jak pan zrobić tak, jak było w Chłopach Rejmonta, gdzie się brało Jagnę na wóz w Gnoju i wywieźć poza miasto. Czyli po prostu wywalić was po prostu z życia publicznego. Znaczy, oczywiście podkreślam, w sposób demokratyczny, ponieważ na to zasługujecie. Nawet na to zasługujecie. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Mówi się dziś, ale zamknij się, człowieku, bo ja teraz rozmawiam, słuchaj mnie. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Bicie go z rurką, wywożenie na taczce z gnojem, zamknij się. Tak, tak poseł partii rządzącej zwraca się do innego posła. W obronie papieża i w telewizji publicznej, gdzie redaktor ani myśli jakoś go zmitygować. Widzicie już chyba, co to za typ. Cham wyniesiony na salony. Nieokrzesany brutal, do którego przemawia argument siły, a nie siła argumentu. Typowe dla tej umysłowości są także seksistowskie uwagi w stylu pijanego wujaszka na weselu. No i patrzcie, to także się zgadza. Oto fragment stenogramu sejmowego. Poseł Arłukowicz mówi: panie marszałku, niech pan nie zaczyna z kobietami, bo pan wie, jak to się skończy. Tutaj wcina się Piotr Kaleta. W moim przekonaniu kończy się przyjemnie. Rozumiecie? Ruchanko i orgaźmik. Albo kolejny stenogram. Przemawia Joanna Scheuring-Wielgus, jednak co chwilę przerywał jej Kaleta. W jaki sposób Kaleta jej przerywał? Otóż wcinał jej się słowami: nie patrzysz mi w oczy. Asiu, patrz mi w oczy. Kaleta w tych wyborach dostał 6, może znowu dostać się do Sejmu. PiS-owcom gratuluję kandydata. Antoni Macierewicz jest to człowiek niewątpliwie zręczny, wykształcony, sprawny intelektualnie, inteligentny i generalnie rzecz biorąc wyrobiony politycznie, u którego w pewnym momencie kariery życiowej coś się zacięło, nastąpił jakiś odjazd. On w 81 zaczął żeglować w tę stronę, gdzie w końcu wylądował. Być może doprowadziła do tego jego wojna ze środowiskiem lewicowym, odbierana przez niego bardziej emocjonalnie niż racjonalnie. Jarosław Kaczyński, rok 94. Mało kto wie, że Macierewicz to były wicemistrz Polski w skokach do wody. Tyle, że wtedy jeszcze sprawdzał, czy woda w basenie jest. Jacek Kurski, rok 2013. Antoni Macierewicz kojarzony jest głównie jako papież religii smoleńskiej. Niewątpliwie jest to najważniejszy punkt w jego biografii. Błędem byłoby jednak sprowadzanie całego jego życiorysu do tego obłędu. Swój żywot polityczny Macierewicz rozpoczął nienagannie. Był PRL-owskim opozycjonistą, współzakładał Komitet Obrony Robotników. Wielokrotnie aresztowany przez władze, inwigilowany przez SB, internowany w trakcie stanu wojennego. Powitał narodziny III RP jako jeden z męczenników poprzedniego systemu. Szybko jednak ten kapitał moralny roztrwonił. Proces dęgręgulady rozpoczął się w roku 92. Chodzi o słynną Noc Teczek, jedno z najbardziej zmitologizowanych wydarzeń w III RP. Sprawa zaczęła się od Korwina. Korwin zgłosił w Sejmie uchwałę lustracyjną. Zobowiązała ona ministra spraw wewnętrznych, czyli Macierewicza, do ujawnienia nazwisk ważnych urzędników, którzy byli tajnymi współpracownikami UB oraz SB. Jak pisze Antoni Dudek w swojej historii politycznej, uchwała ta była sprzeczna z konstytucją. Przede wszystkim nie zawierała procedury odwoławczej. Czyniła więc Macierewicza ostatecznym arbitrem prawdy, sądem, od którego decyzji nie było odwołania. Antoni się tym nie zrażał i opublikował list domniemanych agentów. Po latach okazało się, że zawierała ona liczne błędy. Sąd lustracyjny uniewinniał kolejne osoby. Najgłośniejsze uniewinnione nazwisko to Wiesław Chrzanowski. Sąd lustracyjny uznał, że bezpieka mogła mu założyć teczkę i nadać pseudonim bez jego wiedzy. Inne uniewinnione osoby to na przykład Cimoszewicz i Jaskiernia. Manewr Macierewicza de facto skompromitował ideę lustracji. Kolejnym wątpliwym sukcesem Macierewicza była likwidacja WSI, której dokonał w roku 2006 jako urzędnik w pierwszym rządzie PiS-u. WSI była sługiem poprzedniego systemu i sam pomysł likwidacji tej jednostki nie był zbyt kontrowersyjny. Poparło go w Sejmie 367 posłów. Ale, jak to bywało u Macierewicza, diabeł tkwił w wykonaniu. Jak pisze Antoni Dudek, Macierewicz ujawnił nie tylko nazwiska żołnierzy i oficerów tej służby, ale także nazwiska pracujących dla nich ludzi. Nazwiska ludzi współpracujących z legalnymi służbami specjalnymi w demokratycznym państwie. Podkopało to zaufanie społeczeństwa do służb specjalnych. Po powrocie PiS-u do władzy w 2015 Macierewiczowi przypadło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jego polityka dotycząca modernizacji armii oceniana jest różnie. Często zarzuca mu się uwalenie kontraktu na Caracale w 2016, przez co wciąż nie mamy nowoczesnych śmigłowców. Bezdyskusyjne jest jednak to, że rządy Macierewicza były katastrofą wizerunkową.
MON pojawia się w mediach, zwykle przy okazji jakichś wielkich zakupów wojskowych, tak to interesują się nim tylko nerdy od militariów. Za kadencji Macierewicza było zupełnie inaczej. Afery dotyczące MON-u nie schodziły z pierwszych stron gazet. Macierewicz mianował swoim najbliższym współpracownikiem Bartłomieja Misiewicza. 25-latek z wykształceniem średnim, pracujący wcześniej w aptece, został rzecznikiem prasowym MON-u i szefem gabinetu politycznego Macierewicza. Misiewicz został także powołany do Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Misiewicz stał się symbolem nepotyzmu tej władzy, a jego nazwisko zaczęło funkcjonować w mowie potocznej jako określenie osoby bez kwalifikacji, która dostała wysokie stanowisko dzięki kolesiostwu. Jako przedstawiciel MON-u Misiewicz notorycznie ośmieszał ten urząd. Przykładowo został przyłapany na imprezie w nocnym klubie w Białymstoku. Według doniesień Faktu miał zajechać do klubu służbową limuzyną, a w środku szastać pieniędzmi, prosić DJ-a, by ogłosił wszem wobec, że w klubie jest Misiewicz, a także proponować pracę w MON każdemu, kto go rozpozna. Według jednego z lokalnych portali Misiewicz miał też jechać na sygnale rządową limuzyną po burgera. Skandal wywołało także to, że Misiewicz przyjmował od żołnierzy saluty niczym jakiś prezydent. W 2017 polityczna kariera Misiewicza się zakończyła. Niedługo potem trafił do aresztu w związku z podejrzeniami, że przekroczył uprawnienia i działał na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Po wyjściu z aresztu poświęcił się biznesowi alkoholowemu. Zaczął sprzedawać wódkę, misiewiczówkę. Sam Macierewicz także nie ustawał w ośmieszaniu urzędu. Przekazywał nieprawdziwe informacje, jakoby Egipt sprzedał okręty Mistral Rosji za dolara. Zapowiadał, że Polska otrzyma śmigłowce Black Hawk w ciągu kilku tygodni, co nie miało miejsca. Te i inne wydarzenia sprawiły, że w sondażu SW Research Polacy wskazali go jako najgorszego ministra obrony III RP. Wygrał bezkonkurencyjnie. Widzimy więc, że nawet gdyby katastrofa smoleńska nigdy się nie wydarzyła, to Macierewicz i tak byłby w najlepszym wypadku wysoce kontrowersyjną postacią. Jednak to właśnie Smoleńsk odarł go z resztek powagi. Tragikomedia smoleńska przydała Macierewiczowi twarz najzwyklejszego szura. Już 13 rok Macierewicz próbuje dojść do prawdy w kwestii Smoleńska. Najpierw jako szef zespołu parlamentarnego, a od 7 lat jako głowa podkomisji smoleńskiej. Przez ten czas Macierewicz wraz ze swoją ekipą rozsiewał niezliczone teorie spiskowe, często wzajemnie sobie przeczące. Najpierw Macierewicz przedstawiał jako możliwą hipotezę scenariusz, według którego niektórzy pasażerowie Tupolewa przeżyli i ktoś ich na miejscu dobił. Potem była mowa o tajemniczym wycieku ze środkowego silnika Tupolewa. Wyciek okazał się potem kałużą brudnej wody, która została na lotnisku po umyciu samolotu. Potem była teoria o sztucznej mgle. Potem była teoria, że nie doszło do zderzenia samolotu z brzozą. Potem była mowa o dwóch silnych wstrząsach. Potem była mowa o eksplozji. Potem była mowa o tajemniczym obezwładnieniu samolotu na wysokości 15 metrów nad ziemią. Potem była mowa o fabrycznych wadach samolotu. Była także mowa o rozpylaniu helu nad lotniskiem, a to nie wszystkie teorie spiskowe. Te teorie łączyła jedna rzecz. Wszystkie były pozbawione jakichkolwiek dowodów. Nie jest łatwo skompletować ekipę fachowców, którzy własnymi nazwiskami chcieliby firmować takie szaleństwo. Ale skoro już posuwamy się do fabrykowania dowodów, to czemu by nie sfabrykować życiorysów naszych specjalistów? Cyrk wokół kompetencji ekipy Antoniego zwięźle opisuje Adam Sokołowski w swojej książce Reżim. Pozwolę sobie zacytować fragment. Wiadomo, że ludzi jakkolwiek powiązanych z badaniem katastrof lotniczych było w podkomisji Macierewicza jak na lekarstwo. A ci, którzy się już w niej znaleźli, zwykle później odchodzili, jak choćby brytyjski badacz Frank Taylor, który spędził w niej ledwie rok. Resztę ustanowiła luźna zbieranina ludzi bez doświadczenia w analizowaniu takich wypadków, których łączyła tylko lojalność wobec Macierewiczowej prawdy. Niektórym dorabiano fejkowe osiągnięcia i tytuły. Na przykład Kazimierz Nowaczyk, fizyk i jeden z twórców teorii wybuchu, był notorycznie nazywany profesorem, choć nim nie był, a profesorowi Wiesławowi Biniędzie dopisano do życiorysu badanie katastrofy promu kosmicznego Kolumbia, mimo że nie brał w nim udziału. Macierewicz posuwał się nawet do stwierdzeń, że w pracę zespołu włączył się amerykański University of Maryland, na którym pracował Nowaczyk, co zostało przez uczelnię szybko zdementowane i zakończyło się zwolnieniem eksperta. Niemniej zabawnie wyglądały eksperymenty przeprowadzane przez Ferainę Macierewicza. Hipotezy wybuchu miały dowieść zdjęcia pękniętych parówek. A inny profesor próbował obalić teorię o tym, że samolot rozpadł się w wyniku upadku na wiele części za pomocą puszki po Red Bullu. Choć te spektakle obrażały inteligencję ludzi, którzy ją mieli, to w pewnym momencie w zamach smoleński wierzyła 1/3 Polaków. Mitologia smoleńska pozwoliła PiS-owi zdobyć władzę. A prawda? Kogo ona obchodzi?
Macierewicz słynie z antyrosyjskiej retoryki. Wszak oskarżał o zamach samego Putina, któremu oczywiście miał pomagać Donald Tusk. Mimo tej powierzchownej antyrosyjskości, wielu obserwatorów życia politycznego doszukało się niepokojących związków Antoniego z Rosją. W wywiadzie z Wyborczą wymienia je dziennikarz śledczy Grzegorz Rzeczkowski. Tak zatem, według Bogdana Lisa, jednej z legend Solidarności, Macierewicz miał w trakcie stanu wojennego nawoływać do sojuszu Kościoła z wojskiem. Miał też wypowiedzieć słowa: musimy pokochać ZSRR naprawdę szczerze, bo tylko wtedy, kiedy Rosjanie uwierzą nam, że ich kochamy, dadzą nam więcej wolności. Na początku lat 90. Macierewicz miał zatrzymać operację polskiego kontrwywiadu ukierunkowaną na rozbicie siatki rosyjskiego wywiadu w Polsce. Kiedy Macierewicz zlikwidował WSI, to jeszcze zanim raport z likwidacji został opublikowany po polsku, przetłumaczono go na rosyjski. Miało zostać przetłumaczone na wszystkie najważniejsze języki, ale ostatecznie ograniczyło się to tylko do rosyjskiego. Tłumaczką była Irina Obuchowa, pracująca w latach 80. w biurze powiązanym z KGB. Irina nie była nawet tłumaczką przysięgłą. Jak to opisuje Rzeczkowski, ta pani Obuchowa miała nie tylko dostęp do siedziby WSI, lecz także dowożono jej dokumenty i fragmenty samego raportu do mieszkania, które zajmowała na tak zwanym osiedlu szpiegów, słynnym rosyjskim osiedlu w Warszawie przy ulicy Sobieskiego. Historia ma taki ciąg dalszy, że jak tylko raport został opublikowany, to natychmiast znalazł się na rosyjskich serwerach. Został opublikowany właśnie w języku rosyjskim przez rosyjskie serwisy. I później, po analizie tego dokumentu, polski kontrwywiad stwierdził, że to była właśnie wersja, którą przygotowała pani Obuchowa. W trakcie pierwszego rządu PiSu, gdy Macierewicz był szefem służby kontrwywiadu, to przyznał dostęp do niejawnych informacji Jackowi Kotasowi, który zasiada w spółkach powiązanych z rosyjskimi oligarchami. W otoczeniu Macierewicza znajduje się także Konrad Rękas z prokremlowskiej partii Zmiana, a także Andrzej Iłarianow, doradca Putina w latach 2000-2005, który niby potem zerwał z Putinem, ale nie do końca, bo po Majdanie Ukraińcy określili go agentem wpływu Kremla. Macierewicz utrzymuje też kontakty z amerykańskimi politykami, których Rzeczkowski nazywa ulubionymi kongresmenami Putina. Chodzi o Dana Rohrabachera i Alfonso D'Amato. A to nie wszystkie dziwne kontakty towarzyskie. Czy są one szukaniem dziury w całym, czy też uwiarygadniają teorię o Macierewiczu jako agencie Rosji lub chociaż pożytecznym idiocie Putina? Ocenę zostawiam wam. A skoro już rozmawiamy o Smoleńsku, Sasin, człowiek mem. Któż nigdy nie widział mema o zmarnowanych 70 milionach złotych na wybory kopertowe i braku poniesionych za to konsekwencji? A myślicie, że to był pierwszy raz? Tygodnik Polityka przeanalizował ponad 100 akt sprawy dotyczących katastrofy smoleńskiej. W roku 2010 Sasin był wiceszefem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ze śledztwa Polityki wynika, że to właśnie on był jedną z głównych osób odpowiedzialnych za organizację lotu do Smoleńska. Lot nie powinien się w ogóle odbyć, ponieważ lotnisko w Smoleńsku było nieczynne. Stało się to powodem skazania kilku osób współodpowiedzialnych za organizację lotu. Z jakiegoś względu odpowiedzialność karna ominęła jednak Sasina. Jak pisze Polityka, z akt wyłania się obraz, który obecnego wicepremiera i ministra aktywów państwowych stawia w niekorzystnym świetle. Można z nich wysnuć wniosek, że Jacek Sasin uniknął odpowiedzialności tylko dlatego, że nikt nie był zainteresowany, by postawić mu zarzuty niedopełnienia obowiązków. Polityka cytuje też uzasadnienie warszawskiego sądu okręgowego, z którego wynika, że Sasin mijał się z prawdą w trakcie zeznań. Cytat: pracownicy niższego szczebla Kancelarii Prezydenta RP posiadali informacje o statusie lotniska i dlatego za niewiarygodne należy uznać wypowiedzi Jacka Sasina, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP, który twierdził, że nie pamiętał, że kancelaria miała sygnały, że lotnisko w Smoleńsku może być zamknięte i dopiero po katastrofie dowiedział się, że było nieczynne. Czy Sasin uniknął odpowiedzialności z powodów politycznych? I czy było tak też w roku 2020, tak jak go głoszą memy? W roku 2020 w maju miały się odbyć wybory prezydenckie. Problem w tym, że szalał koronawirus, a cały kraj był zamknięty. Jak w takiej sytuacji przeprowadzić wybory? PiS wymyślił, że przeprowadzi wybory kopertowe. Rozsierdziło to prawników, organizacje pozarządowe oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten ostatni zwracał uwagę, że takie wybory nie będą ani tajne, ani powszechne. No generalnie będą bezprawne. OBWE wydała opinię, że nie uzna tych wyborów za demokratyczne. PiS się jednak uparł. Nie wprowadził przewidzianego na takie sytuacje stanu klęski żywiołowej, który umożliwiałby przesunięcie wyborów. Marszałek Witek zarządziła wybory na 10 maja. Zaczęła się gorączka.
15 kwietnia Morawiecki nakazał Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Poczcie Polskiej wydrukowanie i dystrybucję kart wyborczych. Decyzja ta była bezprawna, co potem potwierdził sąd, gdyż ustawa, która dawała Morawieckiemu podstawę prawną do takiej decyzji, weszła w życie dopiero 2 dni później. Organizacją wyborów miał się zająć Sasin. Stał się on też twarzą tego procederu. Jak widzimy, nie do końca słusznie. Jego pryncypałem był Morawiecki. To Morawiecki wydał mu taką dyspozycję. Sasin był wykonawcą jego woli. Na memach o zmarnowanych 70 milionach powinien być nie tylko Sasin, ale też Morawiecki. W każdym razie doszło do wydruku kart wyborczych, tak zwanych pakietów Sasina. Kosztowało to ponad 70 milionów złotych. Do wyborów jednak ostatecznie nie doszło, bo koalicjant PiSu, Gowin, się na to nie zgodził. Tak więc bezmyślność PiSu kosztowała nas 76 milionów złotych. Sprawa przekroczenia uprawnień przez Morawieckiego i Sasina trafiła do prokuratury, ale ta oczywiście odmówiła wszczęcia śledztwa. W roku 2022 PiS zaś uchwalił ustawę abolicyjną, która zwolniła z odpowiedzialności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za przekazanie Poczcie Polskiej spisu wyborców. Możemy być pewni, że pod rządami PiSu Sasinowi włos z głowy nie spadnie. Zanudziłem was trochę jakimiś prawniczymi zawiłościami, to może teraz o czymś lekkim. Wszak mówimy o człowieku, który stał się memem. Sasin jest memem nie tylko z powodu 70 milionów, ale także za sprawą swoich nietrafionych przepowiedni. Ukuto nawet pojęcie klątwy Sasina. Jeśli Sasin się za coś bierze, to spartoli. Jeśli zapowiada jakiś sukces, to będzie to porażką. Tak więc przykładowo w roku 2019 Sasin zapewniał, że w przyszłym roku ceny prądu nie wzrosną. Potem powiedział, że jednak wzrosną, ale będą za to rekompensaty. A finalnie ceny prądu wzrosły i nie było żadnych rekompensat. Także w roku 2019 Sasin zapewnił, że nowa elektrownia w Ostrołęce powstanie. Teorię o tym, że nie powstanie, nazywał ostro bzdurami. Jak wiemy, nowy blok w Ostrołęce nie powstał. W roku 2020 Sasin zapewnił, że kopalnie zamknięte z powodu koronawirusa powrócą do pracy. Miesiąc potem rząd ogłosił plan naprawczy dla górnictwa zakładający likwidację 4 kopalni. W roku 2021 Sasin ogłosił na Twitterze, że jedzie do Turowa i ma dobre informacje. Oczywiście dobrych informacji nie przyniósł. Nie doszło wówczas do porozumienia z Czechami, a w wyniku sporu o kopalnię Turów Unia potrąciła Polsce 320 milionów złotych z funduszy. W profetycznych zdolnościach równać się może z Sasinem chyba tylko Glapiński. Przy czym Glapa ogranicza swoje przestrzelone wróżbiarstwo tylko do kwestii inflacji, a Sasin jest dość wszechstronnym partaczem. A ze spraw najnowszych? To w lipcu w trakcie pielgrzymki Sasin wręczył Tadeuszowi Rydzykowi miecz. Miecz ponoć z czasów Mieszka I, który za drobne ćwierć miliona złotych kupiła Fundacja Enea. Fundacja ta oczywiście podlega spółce Skarbu Państwa, więc złożyliśmy się na to ja i ty. Jacek Kurski jest symbolem upartyjnienia telewizji publicznej, ale jego przygody z kłamaniem zaczęły się znacznie wcześniej. Pierwszą wielką akcję dezinformacyjną przeprowadził w roku 1994. Wtedy to, wraz z Michałem Balcerzakiem, nagrał film dokumentalny pod tytułem Nocna Zmiana. No, paradokumentalny. Film opisuje upadek rządu Jana Olszewskiego. Kurski wykreował narrację, jakoby wspaniały rząd Olszewskiego upadł w wyniku spisku opozycji, która bała się ujawnienia agentów. Jak wyglądała rzeczywistość? Rząd Olszewskiego od początku nie miał większości. Jeszcze przed uchwałą lustracyjną do Sejmu wpłynął wniosek o wotum nieufności dla rządu i jego los został wtedy przypieczętowany. Uchwała lustracyjna zatem jedynie przyspieszyła nieuniknione. Olszewski zdecydował się na ten krok, aby jego rząd mógł upaść z hukiem i aby stworzyć sobie w ten sposób legendę. Kurski przedstawiał tajne narady opozycji, w trakcie których spiskowcy liczyli potrzebne głosy. Tylko że nie było w nich nic tajnego. Na miejscu były media, stąd zresztą nagranie tych rozmów. Sama zaś uchwała lustracyjna nie przewidywała możliwości odwołania i czyniła Macierewicza jedynym arbitrem prawdy. Była więc wadliwa od strony formalnej i to był powód, dla którego wielu zwolenników lustracji jej nie popierało. Wszystkie te fakty Kurski przemilczał, a mit nocnej zmiany żyje do dzisiaj. Zanim Kurski związał się z PiS-em, obijał się o różne partie. Był m.in. wiceprezesem ZKN-u, ale został z niego wyrzucony w zabawnych okolicznościach. Otóż w roku 2001 ZKN był częścią koalicji Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy. W wyborach do Sejmu Kurski był pełnomocnikiem listy wyborczej.
Z listy miał startować były minister rolnictwa Jacek Janiszewski. Kurski go nie lubił, więc na chwilę przed rejestracją list, bez konsultacji z kimkolwiek, dopisał do niej jakiegoś randoma o nazwisku Michał Janiszewski. Chodziło o to, żeby na liście było dwóch Janiszewskich i żeby przez to ten pierwszy dostał mniej głosów. ZKN wywalił go za to z partii, a zarząd partii nazwał metody Kurskiego gangsterstwem politycznym. Z ZKN-u Kurski poszedł do PiS-u, PiS jednak nie chciał go wystawić w wyborach samorządowych, więc poszedł do LPR-u, gdzie zajmował się m.in. kampanią wyborczą. To był ten czas, gdy Liga Polskich Rodzin była główną siłą polityczną sprzeciwiającą się akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2002 roku PiS przymierzał się do koalicji z LPR-em w pomorskim sejmiku wojewódzkim. Kurski był wtedy radnym. Ówczesny prezes PiS-u, Lech Kaczyński, krzywił się jednak na myśl o współpracy z Kurskim. Skomentował ten pomysł tak. Ta postać jest dla mnie nie do zaakceptowania. W polityce są wartości graniczne, a Jacek Kurski te wartości przekroczył. Nie wyobrażam sobie, żeby wszedł do prezydium sejmiku, bo to oznaczałoby, że każde łajdactwo w polityce popłaca. Będziemy więc rozmawiać z dwoma pozostałymi radnymi LPR-u i radnym PSL. W LPR-ze Kurski także nie zagrzał długo miejsca i znowu został wyrzucony, więc znowu poszedł do PiS-u. W roku 2005 został posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym roku odbywały się wybory prezydenckie i Kurski był szefem kampanii medialnej w sztabie wyborczym Lecha Kaczyńskiego. Tak, tego samego Lecha, który 3 lata temu oskarżył go o niewybaczalne łajdactwa. No i cóż, miał wówczas rację, bo w trakcie tej kampanii Kurski pokazał, do jakich łajdactw jest zdolny. Przed drugą turą wyborów, do której weszli Tusk i Lech Kaczyński, Kurski udzielił wywiadu dla Angory i powiedział w nim. Poważne źródła na Pomorzu mówią, że dziadek Donalda Tuska, Józef Tusk, zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu. Kurski chciał zagrać na antyniemieckich sentymentach w narodzie i posłużył się ordynarnym kłamstwem. Józef Tusk faktycznie był w Wehrmachcie, ale został do niego wcielony przymusowo i po 3 miesiącach zdezerterował, a w późniejszych latach wojny walczył po stronie aliantów. Przy okazji tej afery Kurski wzbogacił polską frazeologię. Otóż przed nagraniem rozmowy dla Radia Tok FM Tomasz Lis spytał Kurskiego, dlaczego w ogóle zacząłeś z tym dziadkiem Tuska? Kurski miał mu odpowiedzieć. Z tym Wehrmachtem to lipa, ale jedziemy w to, bo ciemny lud to kupi. Przy tej rozmowie była 4 znanych dziennikarzy, która potwierdziła tę wersję. Dlatego, mimo że Kurski oczywiście wypiera się tych słów, nikt mu nie wierzy. A fraza, ciemny lud to kupi, weszła już na stałe do polszczyzny. PiS wykluczył Kurskiego z partii za wybryk z dziadkiem Tuska, ale był to ruch pod publiczkę. Miesiąc później, po wygranych przez Lecha Kaczyńskiego wyborach, partia rozpatrzyła jego odwołanie i przyjęła Kurskiego z powrotem. Jak bowiem powiedział Kaczyński po debacie z Tuskiem, może i Kurski jest, ale wolę mieć go po swojej stronie. Tak, PiS Kurskiego się brzydził, jednak nie chciał mieć go jako wroga. Potwierdza to też była posłanka PiSu Joanna Kluzik-Rostkowska. Jacek Kurski był postrzegany jako ktoś, kto może być niebezpieczny, więc lepiej mieć go po swojej stronie niż przeciwko sobie, powiedziała dla portalu Na Temat. A jednak Kurski tym wrogiem został. Kiedy PiS przegrał 2 razy z rzędu wybory parlamentarne, to Kurski zaczął z Ziobrą spiskować przeciwko Kaczyńskiemu. Więc w roku 2011 Kaczyński wywalił ich z partii. Założyli wtedy Solidarną Polskę. Kurski był obrażony na Kaczyńskiego i nie szczędził mu gorzkich słów. Czułem się w PiSie Kaczyńskiego, jakbym był w kolonii karnej połączonej z przedszkolem, a nie w partii politycznej. Na wygnaniu Kurski miał parę sensownych myśli. Na przykład, twierdzenie bez 100% dowodów, że to był zamach, immunizuje Rosjan od odpowiedzialności za złe naprowadzenie. Macierewicz buduje potęgę Putina. Tak skomentował teoria Macierewicza na temat zamachu smoleńskiego. Albo... Mało kto wie, że Macierewicz to były wicemistrz Polski w skokach do wody. Tyle, że wtedy jeszcze sprawdzał, czy woda w basenie jest. Myślicie jednak, że Kurski długo się kumplował z Ziobrą? A gdzie tam? Lojalność nie leży w naturze tego rozrabiaki. Już w roku 2014 Ziobro wywalił go z partii. Kurski w odwecie nazwał Ziobrę leszczykiem i tchórzem o charyzmie trzęsącej się galarety, któremu trzeba zmieniać pieluchy. Wyznał nawet, że trud zmieniania tych pieluch brał na siebie. Oddam za darmo paletę pampersów. Zmieniałem je przez ostatnie 3 lata co 2 dni dorosłemu, ale de facto są dla dzieci. Tak Kurski kpił z niedawnego szefa. Kurski, niczym syn marnotrawny, znowu związał się z PiS-em i na razie trzyma się tego środowiska. W 2016 roku został prezesem telewizji publicznej. Jest to zatem chyba największy awanturnik w polskiej polityce.
Polityk, który obskoczył połowę prawicowych partii i z prawie każdej był wyrzucony. Do PiSu wchodził łącznie 3 razy. Mimo to każda partia witała go z otwartymi ramionami, bo takiego bezwzględnego gracza lepiej mieć u siebie niż przeciwko sobie. Kurski cofnął telewizję publiczną do epoki PRL-u. Młodsi widzowie lub osoby ze słabą pamięcią być może myślą, że telewizja publiczna zawsze była taką ordynarną tubą propagandową rządu. No w końcu to państwowa telewizja, więc jak może być inaczej? Otóż nie. Owszem, telewizja publiczna zwykle miała jakiś przechył w stronę partii rządzącej, ale jest różnica między pewną tendencyjnością a goebbelsowską propagandą. TVP za rządów Platformy regularnie donosiła o aferach rządu. Mamy tu na przykład artykuł o drogich latach Tuska z roku 2012. Fragment nagłówka? Premier nie wypowiedział się dziś w tej sprawie, ponieważ rzecznik rządu nie dopuścił, aby na konferencji padło pytanie dotyczące rządowych lotów. Mamy artykuł z roku 2014 o tym, że OBWE wyraża zaniepokojenie interwencją w redakcji Wprost. Mamy artykuł z roku 2014 o aferze taśmowej. Tytuł? Afera podsłuchowa? Wprost. Nagrania kompromitują polityków. Czy ktoś sobie wyobraża takie materiały dzisiaj? Nie. Dzisiaj TVP przemilcza wszystkie afery rządu i zamiast tego szczuje na opozycję. Albo porównajmy, jak często przedstawiciele partii politycznych występowali w telewizji publicznej w różnych latach. W styczniu 2014, jeszcze za rządów Platformy, politycy PiSu występowali w TVP Info niemal równie często jak politycy Platformy. A 4 lata później, już za rządów PiSu, politycy PiSu występowali w TVP Info 6 razy częściej niż politycy Platformy. Tu nie ma żadnego porównania. TVP stała się organem propagandowym jednej partii. I żeby jeszcze ta propaganda trzymała jakiś poziom. Ale nie. Siermiężność propagandy sprawiła, że telewizja publiczna stała się memem. Ciężko wybrać najbardziej wulgarne przykłady, bo dosłownie w każdym wydaniu wiadomości znajduje się jakiś kuriozalny spin. Nie sposób już odróżnić pasków tworzonych przez żartownisiów od pasków, które faktycznie pojawiły się w programie. Jak to ujął ówczesny poseł PiSu Stanisław Piotrowicz? Niektórzy mogą uważać, że przekaz TVP Info razi ludzi inteligentnych, ale on winien trafiać do jak największej liczby Polaków. TVP poszła na wojnę z WOŚP-em, przestała transmitować finały WOŚP-u, a także zamazywała WOŚP-owe serduszka na ubraniach osób, które pojawiały się na antenie. Niemal w każdym wydaniu wiadomości cytowane są wyrwane z kontekstu słowa Tuska Für Deutschland. Jak policzył koneser reżimowej telewizji o nicku Flash, fraza Für Deutschland padła 172 razy w 110 głównych wydaniach wiadomości. To są dane z marca, więc pewnie już dawno nieaktualne. TVP nałożyło Tuskowi czerwony filtr na twarz, by wyglądał z czerwoną mordą jak diabeł, gdzie rogi to było logo Platformy. Albo TVP uważnie przypatrywała się temu, jak Tusk klaskał w trakcie przemówienia Lecha Kaczyńskiego, by dojść do wniosku, że klaskał tak samo jak Putin. TVP bezpardonowo atakowała każdego przeciwnika rządu. Kiedy protestowali lekarze rezydenci, TVP Info wytykała im, że niektórzy z nich mieli na Facebooku zdjęcia, na których jedli kawior. Albo morderstwo Pawła Adamowicza. Czy i w jaki sposób pisowska szczujnia mogła wpłynąć na mordercę, tego oczywiście nie rozstrzygniemy. Natomiast analiza tego przypadku daje nam pojęcie o skali nagonki, jaką uprawia telewizja publiczna, kiedy ktoś jej podpadnie. Według raportu Newton Media, w roku 2018 TVP zajmowała się Adamowiczem 1800 razy. Według Rady Etyki Mediów, odbiorca, czytelnik, radiosłuchacz, telewidz ma prawo do prawdy. W publikacjach TVP o prezydencie Gdańska odmówiono odbiorcy tego prawa. W żadnej z analizowanych przez Radę Etyki Mediów publikacji nie dano Pawłowi Adamowiczowi szansy odparcia zarzutów, przedstawienia argumentów zaprzeczających oskarżeniom formułowanym wprost między wierszami lub w tytułach zniekształcających rzeczywisty przebieg opisywanych wydarzeń lub naginających fakty tak, by przemawiały przeciwko prezydentowi Gdańska. Był obiektem oszczerstw, ale nie miał prawa do obrony. Tak, zgadzam się z Lechem Kaczyńskim. Lepiej nie być wrogiem Kurskiego. Poza upolitycznieniem telewizji publicznej, Kurski także drastycznie obniżył jej poziom, schlebiał najniższym gustom i wprowadził na salony disco polo. Według raportu CBOS-u, przypominam, instytucji zależnej od rządu, opinia Polaków o TVP drastycznie się pogorszyła. W 2014 roku 80% Polaków miało dobrą opinię o TVP, a 10% złą. Było 8 razy więcej zwolenników TVP niż jej przeciwników. W ciągu kilku lat Kurski sprawił, że liczba przeciwników przekroczyła liczbę zwolenników. Nie dziwi zatem, że kiedy Kurski pojawił się w Opolu, to został wygwizdany. Ale gwizdali według niego tylko obcokrajowcy. TVP miało jednak jedną kluczową misję. Zapewnić PiSowi utrzymanie władzy.
I tę misję Kurski spełnił. Rok temu Kurski przestał być prezesem TVP. Za służbę partii został jednak suwicie wynagrodzony. Z rekomendacji Glapińskiego dostał posadę w Radzie Dyrektorów Banku Światowego, gdzie zarabia około 1 000 000 złotych rocznie. A że nie ma do tego żadnych kompetencji? Kogo to obchodzi? Polityczne życie Kurskiego jest niemal jak filmowa historia. Historia o cyniku albo wręcz socjopacie, który w dążeniu do celu pozbawiony jest jakichkolwiek skrupułów. Bezwzględność Kurskiego wydaje się wręcz przerysowana. Gdyby ktoś nakręcił fabularny film ze Schwarzcharakterem wzorowanym na Kurskim, to moglibyśmy pomyśleć, że scenarzysta trochę przesadził. Tacy ludzie nie zdarzają się w prawdziwym życiu. To mało wiarygodna postać. A jednak, to nie film, tylko życie. Życie przerosło sztukę. Życie prywatne Kurskiego jest równie interesujące jak jego życie polityczne. W 2013 roku tygodnik Nie opublikował artykuł na temat domniemanego romansu Kurskiego z asystentką. Kurski pozwał też Fakt za artykuł o tym romansie, jednak proces przegrał i Fakt nie musiał za ten tekst przepraszać. Czy faktycznie ten pobożny katolik zdradzał wtedy żonę? Nie wiem, ale się domyślam. Wiem za to, że 2 lata później wzięli rozwód. W 2016 roku Kurski wszedł w relację ze swoją podwładną Joanną Klimek, która była wówczas dyrektorką od marketingu w TVP. Jak podaje Fakt, Klimek dla Kurskiego zostawiła męża i 2 synów. Joanna Klimek jest nadal moją żoną. O kwestii zawarcia nowego związku małżeńskiego dowiedziałem się z mediów. Tak mąż narzeczony Kurskiego odpisał na nasze pytania w tej sprawie. Para w końcu wzięła ślub cywilny, jednak obojgu zachciało się także ślubu kościelnego. Tylko cholera, jak to zrobić? Przecież według Kościółka małżeństwo można zawrzeć tylko raz. Teoretycznie Kościół może stwierdzić nieważność małżeństwa, stwierdzić, że tak naprawdę nigdy nie zostało ono zawarte i to otwiera drogę do nowego ślubu kościelnego. Ale to nie takie łatwe. Wiele par się o to stara, a Kościół pokazuje im faka, bo wymagania, które trzeba spełnić, są dość wyśrubowane. Uprzednia i trwała impotencja, różność religii, pokrewieństwo małżonków, za młody wiek, zaburzenie psychiczne jednego z małżonków, zaburzenie psychoseksualne, upośledzenie umysłowe lub złożenie przysięgi wbrew woli. Oto przykłady okoliczności, które mogą stanowić podstawę unieważnienia. Tymczasem tutaj trzeba było stwierdzić nieważność 2 małżeństw na raz i to takich, które trwały przez lata. Jak można stwierdzić, że małżeństwo, które trwało 24 lata i dorobiło się 3 dzieci, tak naprawdę nigdy nie zaistniało? I to jest w sumie coś, za co jestem Kurskiemu wdzięczny. Zakpił z religii katolickiej. Pokazał, ile tam znaczą te pierdolety o nierozerwalnych małżeństwach, jeśli ma się odpowiednie plecy. Kurski wraz z małżonką uzyskali unieważnienie swoich małżeństw i zawarli nowe w papieskim sanktuarium. Rozsierdziło to nawet niektórych przedstawicieli kościoła. Jezuita Krzysztof Moudel skomentował to na Twitterze następująco. Drugi ślub kościelny osoby publicznej w papieskim sanktuarium to zgorszenie dla wiernych. Można go uniknąć, ujawniając przyczynę nieważności pierwszego związku. Jacek Kurski powinien to zrobić, bo nie wygląda na człowieka, który wtedy nie wiedział, co robi. Jeśli przyczyny są intymne, trudno je ujawniać. Ale nieujawnienie niczego rodzi podejrzenie, że powód mógł być błahy, stwierdzenie nieważności naciągane, a Kościół skorumpowany. Kurski doskonale wie, jaki obraz Kościoła tworzy, obnosząc się z drugim ślubem, a milcząc o unieważnieniu. Pewnym szokiem było dla mnie, że podobne zdanie wyraziła omawiana już w tym filmie Barbara Nowak. Redaktor Klubu Jagiellońskiego napisał: jako katolik i słoikowy Krakus czuję od wczoraj autentyczne zgorszenie. Po pierwsze, unieważnienie ślubu ojcu 3 dzieci po wieloletnim małżeństwie. Wreszcie, odprawianiem z celebrą nowego ślubu w najważniejszym sanktuarium w regionie. Przepraszam, ja wysiadam. Skomentowała to Barbara Nowak. Mam podobne odczucia. Bolesne doświadczenie dla katolika. Pokaz siły w miejscu, który jest dla mnie święty i w zestawie najważniejszych osób wśród gości. Wielki smutek, gorycz porażki nauki i zasad, na jakich zostałam wychowana. Ślub w innym miejscu niż na terenie parafii, z której pochodzimy, to niełatwa sprawa. Trzeba uzyskać specjalną zgodę. Według ustaleń Onetu, taką zgodę Kurski otrzymał od Jędraszewskiego. A już szczególnie trudne jest uzyskanie zgody na ślub w takim miejscu. Jednak nie dla Kurskiego. Spekuluje się, że była to transakcja wiązana. W maju 2020 roku Kurski ogłosił, że TVP będzie codziennie transmitować koronkę do Bożego Miłosierdzia spod obrazu w Łagiewnikach, a ślub w Łagiewnikach zawarł 2 miesiące później. Łukasz Mejza startował do Sejmu z list Koalicji Polskiej, czyli PSR-u z przystawkami. Nie dostał się.
Jednak w roku 21 zmarła posłanka Jolanta Fedak. Mejza przejął po niej mandat i znalazł się w parlamencie. Szybko skaptowała go Partia Republikańska Adama Bielana, będąca satelickim ugrupowaniem PiSu. Mejza nigdy formalnie nie należał do PiSu, jednak stał się członkiem pisowskiego rządu. Został wiceministrem od sportu. Długo nim nie pobył. Pod koniec listopada 21 roku wybuchła afera z Mejzą w roli głównej. Jak donosiła Wirtualna Polska, firma Łukasza Mejzy obiecywała leczyć umierających na raka i stwardnienie rozsiane, chorych na Alzheimera, Parkinsona oraz inne nieuleczalne przypadłości. Obecny wiceminister sportu osobiście jeździł i przekonywał rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Cena wyjściowa? $80,000. Metoda, którą zachwalał, nie ma medycznego potwierdzenia. W normalnych okolicznościach Mejza wyleciałby z rządu na kopniakach. Jednak większość sejmowa PiSu wisiała na włosku. Dlatego partia i usłużni jej propagandyści robili wszystko, żeby zbagatelizować tę sprawę. Mejza chciał jakoś ugasić pożar. Wybrał jednak najgłupszą metodę z możliwych. Polecił swoim prawnikom, aby pisali do oszukanych rodziców chorych dzieci sugestie, żeby ci wycofali swoje relacje. Bezskutecznie. Rezolutny Mejza wpadł wtedy na genialne pomysły. Zwołał konferencję prasową, na której wystąpił jego wspólnik, rzekomo cudownie uleczony przez terapię oferowaną przez Mejzę. W trakcie konferencji pan Guzowski, bo tak się nazywał wspólnik, wstał z wózka inwalidzkiego niczym uzdrowiony dotykiem Jezusa. Niestety osiągnął tylko tyle, że stał się memem. Nie pokazał żadnej dokumentacji medycznej, nikt nie uwierzył w cudowne właściwości mejzowej terapii. W międzyczasie zaczęły wychodzić kolejne brudy. Robert Gwiazdowski oskarżył Mejzę o sfałszowanie podpisów w czasie, gdy ten należał do jego ruchu politycznego. Notabene ruchu nazywającego się Fair Play. Onet zaś opisał sprawę fikcyjnych szkoleń, które miała prowadzić firma Mejzy. Cytując artykuł sprzed 2 lat, samorząd województwa lubuskiego podejrzewa, że obecny wiceminister sportu Łukasz Mejza organizował fikcyjne szkolenia za publiczne pieniądze. Zainkasował za nie blisko 1 000 000 zł. Sprawa ma ciąg dalszy. To już artykuł z tego roku. Firma Łukasza Mejzy musiała zwrócić unijne dotacje. Śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura regionalna w Poznaniu. Mejza złożył dymisję dopiero pod koniec grudnia, miesiąc od wybuchu afery z chorymi dziećmi. Ktoś mógłby spytać, no ale w czym problem? PiS pewnie nie wiedział o przewałach Mejzy, a potem w końcu wyrzucili go z ministerstwa. No cóż, podstawowy problem jest taki, że w tym ministerstwie się znalazł. PiS ma bardzo krótką ławkę i zatrudnia samych patałachów, których na dodatek nie weryfikuje. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel przyznał kiedyś z rozprawiającą szczerością. Nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu. Mejza jako wiceminister skompromitował państwo polskie. Ale jest też drugi problem, może nawet poważniejszy. Otóż mimo, że Mejza wyleciał z ministerstwa, to PiS bynajmniej nie zerwał z nim związków. Jak tylko hałas przycichł, to Mejza zaczął się regularnie pojawiać w rządowych mediach. Jest proszony o opinię niczym jakiś autorytet. Robi za bulteriera do kąsania Tuska. PiSowi jego przeszłość w ogóle nie przeszkadza. Pozostaje też kwestia opieszałości organów ścigania. Doniesienie do prokuratury w sprawie chorych dzieci zostało złożone jeszcze w roku 21. Dotąd ziobrowska prokuratura nie postawiła mu żadnych zarzutów. Trudno nie odnieść wrażenia, że PiS kryje swojego pupilka. Kiedy pisałem ten mini-esej poświęcony Mejzie, nie znaliśmy jeszcze list wyborczych PiSu. Życie zatem dopisało epilog do mojej opowieści. Mejza dostał miejsce na liście PiSu, 11 w okręgu lubuskim. Nie ma rzeczy, która skompromituje cię w oczach prezesa, jeśli jesteś dość lojalny. Kiedy wyszła afera z Mejzą i chorymi dziećmi, większość PiSowców miała dość instynktu samozachowawczego, aby zamknąć mordę. Był jednak taki, który go bronił. To Mieczysław Baszko. Usprawiedliwiał on Mejzę tymi słowami. Ludzie szukają różnych sposobów. Gdyby do mnie zwrócił się ktoś potrzebujący, wskazałbym takie adresy. Na Podlasiu są tak zwane szeptuchy. Nikt tego nie uznaje, a jednak jadą do nich i pomaga to. W latach 80. było czasopismo Literatura. Tam między innymi opisywano życie po życiu i medycynę niekonwencjonalną z Meksyku. Medycyna naukowa powiedziała pewnej osobie, że umrze za 3 miesiące. W samolocie Hindus siedział z tą panią i mówi jej: wie pani, że za 3 miesiące pani umrze? A szaman wyleczył ją. Baszko to niesamowity ananas. Nie jest zbyt znany, rzadko kiedy media proszą go o wypowiedź. Ale jeśli już się wypowiada, to wychodzi z tego komedia.
Baszko zaczynał karierę w PSL-u, potem przeszedł do Porozumienia Gowina, a z Porozumienia przeszedł do Partii Republikańskiej, satelickiego ugrupowania PiSu, które wchodzi w obręb Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście Baszko jako poseł należy do klubu PiSu. W listopadzie Baszko miał znowu swoje 5 minut. Wypowiedział się na temat inflacji. Trzeba codziennie do sklepu chodzić. Ja chodzę i zakupy robię od 35 lat i wiem, jak się kształtują ceny. Pamięta pani, jak pandemia nastała? To pietruszka kosztowała 25 zł, a teraz kosztuje 8 zł. Tak, ceny spadają, bo u Baszki jest tańsza pietruszka. Co tam jakiś wskaźnik inflacji obejmujący standaryzowany koszyk dóbr? Najlepszym miernikiem inflacji jest cena pietruszki na straganie u Baszki. W sumie trzeba przyznać, że o ile intelektualnie Baszko sytuuje się na samym dnie parlamentu, to z charakteru wydaje się całkiem sympatycznym gościem. Miła odmiana po tych wszystkich tarczyńskich kaletach i Krystynach. No ale to jedyne, co można o nim powiedzieć dobrego. Adam Glapiński to kolega Kaczyńskiego jeszcze z lat 90. W roku 2016 został prezesem NBP. Pierwsza poważna afera związana z Glapińskim wybuchła w roku 2018. Wtedy to powszechne zainteresowanie wzbudziły dwie współpracowniczki Glapińskiego, które pojawiły się u jego boku. Ich imidż nie do końca wpisywał się w stereotyp wysoko kwalifikowanych pracowników Narodowego Banku Polskiego. Stereotypy bywają krzywdzące i nie powinniśmy im bezrefleksyjnie ulegać. No ale dziennikarze powełszyli i okazało się, że faktycznie z tymi kwalifikacjami nie jest u pani najlepiej. Martyna Wojciechowska i Kamila Sukiennik, bo tak się panie nazywają, okazały się piastować wysokie stanowiska. Martyna była dyrektorką Departamentu Komunikacji i Promocji w NBP, a Kamila zasiadała we władzach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zarobki? Martyna 65 tysięcy miesięcznie, więcej niż poprzedni prezes NBP Marek Belka. Kamila 42 tysiące miesięcznie. A kwalifikacje? No cóż, żadne. Jedna ma wykształcenie średnie, a druga ma magistra z filologii rosyjsko-ukraińskiej. Ich jedyną kompetencją było to, że były znajomymi Glapy, stąd też był to jaskrawy przykład nepotyzmu i tuczenia się na majątku państwa. Ta afera negatywnie się odbiła na wizerunku NBP, ale dalej było tylko gorzej. Narodowy Bank Polski powinien być niezależny politycznie. Według artykułu 227 Konstytucji prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Tymczasem Glapiński zdecydowanie prowadzi działalność polityczną, pije z rządem Bruderschafta, a fraza godność urzędu prezesa NBP brzmi już dzisiaj jak żart. Glapiński regularnie atakuje opozycję. W wywiadzie dla pisowskiego tygodnika Sieci stwierdził, że Tusk został wysłany przez Brukselę po to, aby obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro i podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego. Biuro prasowe NBP założyło też oficjalne konto na Twitterze. I Jezus Maria, co tam się wyczynia? Patrzcie na to. Kto jest kierownikiem polowania? Podpowiedź dał sygnał i uruchomił wielką falę ataków na Narodowy Bank Polski. Ankieta Donald Kolargol Maja Gargamel. Tak, instytucja, która powinna być niezależna politycznie, w oficjalnym kanale komunikacji uprawia antytuskowy shitposting na poziomie jakiegoś trolla z Onetu. NBP to kolejna po telewizji publicznej instytucja, którą PiS zamienił w memy. Kadencja Glapińskiego mogła upływać pod znakiem żenady. Niestety hossa gospodarcza się skończyła, wybuchła pandemia COVID, a potem przyszła wojna w Ukrainie. Zażenowanie, które wszyscy czuli w związku z Glapińskim, zmieniło się w przerażenie. Jak ten matoł poradzi sobie z inflacją? W czerwcu 2019 Glapiński nas zapewniał, że inflacja będzie bardzo niska i niską pozostanie. W październiku powtórzył, że drożyzny nie było i nie będzie. W grudniu ponownie oznajmił, że inflacja cały czas będzie bardzo niska. Na początku 2020 inflacja zaczęła się wymykać spod kontroli. W styczniu Glapiński oznajmił, że wyższa inflacja jest przejściowa. Powtórzył tę diagnozę w lutym. Inflacja wynosiła już wtedy 4%. W styczniu roku 2021 powiedział: od dłuższego czasu nie rozumiem, skąd takie zaniepokojenie obserwatorów rzekomą groźbą wybuchu inflacji. W kwietniu powiedział, że inflacja jest teraz ostatnim problemem. Mamy groźbę deflacji. Jak ta deflacja wyglądała, dziś już wszyscy wiemy. W roku 2021 inflacja wyniosła 5%, w roku 2022 wyniosła 14%. Mamy październik roku 2023. W ujęciu miesięcznym ceny już nie rosną, ale prognozowana inflacja za ten cały rok ma wynieść 12%.
Podobnie trafne przepowiednie Glapiński wygłaszał w kwestii tego, czy NBP podniesie stopy procentowe. W marcu roku 2021 powiedział, że prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi zero. Powtarzam, 0% prawdopodobieństwa. I to nie jest śmieszne, bo takim gównianym Nostradamusem to mogę sobie być ja na Twitterku, ale to jest osoba odpowiedzialna za złotówkę. Słowa Glapińskiego mają realny wpływ na gospodarkę. Anglojęzyczny magazyn Global Finance sporządza rankingi prezesów banków centralnych. W latach 2020, 2021 i 2022 Glapiński otrzymał bardzo słabą notę C. W roku 2021 była to najgorsza ocena w Europie. W pozostałych latach była jedną z najgorszych. W uzasadnieniach, poza jakością prognoz, Global Finance krytykowała bierność Glapińskiego. Adam Glapiński przyjął zaskakująco spokojną postawę, czekam i patrzę, mimo inflacji sięgającej 5,4% w sierpniu, co było najwyższym wynikiem od 20 lat. Brzmi fragment uzasadnienia z roku 2021. Glapiński odrzucał obawy dotyczące inflacji w zeszłym roku, pozostając gołębiem nawet w momencie, gdy inne banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe z dużym wyprzedzeniem w stosunku do fatalnych prognoz inflacyjnych. Brzmi fragment uzasadnienia z roku 2022. Biuro prasowe NBP odniosło się do krytyki z typowym dla siebie wdziękiem i stwierdziło, że Global Finance to jakieś mało znaczące pisemko. A zresztą po co się w ogóle tą inflacją przejmować? Glapiński bowiem stwierdził, że inflacja nie ma negatywnego wpływu na portfele Polaków. A zgniłą wisienką na tym torcie z błota są publiczne wystąpienia Glapińskiego, powszechnie nazywane stand-upami. Urągają one jakiejkolwiek powadze urzędu. I właśnie fragmentami z paru tych stand-upów zakończę opowieść o tym fircyku. Kolejny raz mogę to samo powiedzieć, co już kiedyś powiedziałem. Stoję przed państwem jako jastrząb, jak to w waszej frazeologii się nazywa, nazewnictwie. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki Pieniężnej. Jak zdaje się mówią młodzi ludzie, ale nie chcę wyjść na idiotę dziadersa jakiegoś. Czy tak jeszcze się mówi, czy nie mówi, ale jakoś tak studenci mówili, że zrobiły robotę, prawda? Nie wiem, czy to jest nadal aktualne, czy już powtarzam coś sprzed 10 lat. Bo to jest najgorzej, jak stare dziady próbują coś mówić językiem młodzieżowym. No mówią o mnie o panu z telewizji, że pan w telewizji coś tam, prawda? Albo panie ministrze, albo prezesie, no nie wiedzą dokładnie co. Ale w telewizji każdy, kto się pojawia. Ibisz się pojawi, też go będą pytać. Panie Ibisz, jak być szczęśliwym, jak być młodym wiecznie. A po ile będzie chleb na koniec roku? No bo się spodziewają, że coś więcej wie. Nie mówiłem to wielokrotnie. Można by zrobić stopy 25, położyć gospodarkę do głodu, zrobić 20% bezrobocie i by nie było inflacji. Nawet deflacja by się pojawiła, nie byłoby komu sprzedawać produktów. No ludzie by nie mieli pieniędzy, tylko by zupy jakieś jedli, prawda, z pomocy publicznej, ciepłe. Politykom nie ma co teraz słuchać, no po wyborach można ich słuchać. Teraz do wyborów, no to wszystko mogą powiedzieć. I mówią. Cieszymy się, że szliśmy z dwucyfrowej do jednocyfrowej, czyli z wysokiej do umiarkowanej i wyglądamy, żeby zejść do tych 5% jak najszybciej. A wtedy to chyba tu na sali podam państwa szampana. Nie wiem, czy nie złamię jakiegoś przepisu, ale podam. Obiecuję, że jak będzie 5%, to tak zrobimy. Bo to będzie wielkie święto, ale moim zdaniem teraz już jestem. Lubię robić to, co lubię. Po prostu. Marek Suski to człowiek lapsus. Natura nie obdarzyła go cnotą błyskotliwości. Suski trwa przy Kaczyńskim od roku 90. Nie opuścił go nawet wtedy, gdy pierwsza partia Kaczyńskiego, Porozumienie Centrum, znalazła się poza parlamentem. O Kaczyńskim wyraża się z prawdziwą czołobitnością. Suski jest autorem m.in. tej laurki słownej. Kaczyński to wielki patriota, dla którego dobro Polski to najważniejsza rzecz w jego życiu. Jarosław Kaczyński poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce. Prezes docenia lojalność Suskiego. Jako emblematyczny przykład osoby biernej, miernej, ale wiernej, Suski szybko piął się po szczeblach politycznej kariery. W roku 2016 Suski został wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. To właśnie z posiedzeń tej komisji pochodzi najsłynniejsza gafa Suskiego, której zawdzięcza swój pseudonim. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna.
A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No co w tym śmiesznego? Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No co w tym śmiesznego? Tak więc od tego momentu do Suskiego przylgnęła ksywa Caryca. Jeśli jednak myślicie, że to jedyna tego typu gafa Carycy, to grubo się mylicie. Suski to artystyczna dusza, maluje obrazy i układa wiersze. I jak to często u artystów bywa, lubi bujać głową w obłokach. Jako przewodniczący komisji śledczych notorycznie myli imiona osób, w sprawie których prowadzi przesłuchania. Zna pana Adama Adamowicza? Adama Adamowicza chyba nie znam. Członek, założyciel regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, Adam Adamowicz, prezydent Gdańska. Nie zna pan? Adam Adamowicz, nie znam takiego człowieka. Prezydent Gdańska nazywa się Paweł Adamowicz. A to brat, tak? Pana prezydenta? Nie, mam wrażenie, że brat prezydenta też ma inaczej. Państwo się przyznali. Syn pan Krzysztof i syn pan Mirosław i synowa pracują. Nie, to... Ale to zostawmy, to nie o ale to panie, chodzi. Ale panie przewodniczący, czy ja mogę powiedzieć? Powiedzieliście pani, tylko, że nie podlegają. Pani mnie oczerniła. Ale już to nie jest to szczerstwo. Ja nie mam syna Krzysztofa, panie nie? przewodniczący. Pan po prostu zmyśla, ale... A Mirosława? Pan to samo. A Mirosława? A Mirosław to jestem ja. Dalej pan nie wie. Dobrze. Ja się nazywam Można mieć syna o tym samym imieniu. Wie pan, tak jak z tą Carycą pewnie będzie. Być może kiedyś słyszeliście o genetycznym patriotyzmie. Autorem tej frazy, zwykle używanej prześmiewczo, jest nie kto inny jak Marek Suski. Onegdaj, w kontekście układania list samorządowych PiSu, wypowiedział następujące słowa. Bo jeśli rodzina kandydata walczyła o Polskę, o niepodległość, dziadek był w AK, a pradziad uczestniczył w powstaniu styczniowym, to taki ktoś daje nam gwarancję genetycznego patriotyzmu. Suski może się także poszczycić autorstwem rasistowskiej przystrywki pod adresem czarnoskórego posła Platformy, Johna Godsona. Kiedy nie wiedział, że rejestruje to mikrofon, to nazwał go lekceważącym murzynkiem. Wasz murzynek głosuje razem z wami, mimo że miał... Nie chce iść do ciebie. No nie chce iść. Na pewno z innowacji ma wylecieć. No nie chce. A jeśli chodzi o gafy najświeższe, to Suski, pytany niedawno o KPO, odpowiedział dziennikarzom. Nie potrzebuję pieniędzy z KPO. Na chleb wystarczy mi to, co mamy. Suski niedawno stwierdził też, że mamy w Polsce jedno z najbardziej liberalnych praw aborcyjnych w Europie. W rzeczywistości Polska ma najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Europie, pomijając te kropeczki na mapie typu Watykan i Malta. Można odnieść wrażenie, że Suski jest poczciwym głuptaskiem. Nie chcę was z tym wrażeniem zostawić. Nie chcę, byście czuli do niego choćby nić sympatii. Suski jest przedstawicielem betonu PiSu. Jest oddanym żołnierzem Kaczyńskiego. To człowiek bez sumienia, który jest gotów bronić każdej szarży prezesa. Suski był twarzą projektu Lex TVN, tego, którego finalnie zawetował Duda. Na zjeździe klubów Gazety Polskiej Suski wygadał się, po co PiSowi ta ustawa. Bez żenady powiedział, że PiS chce mieć wpływ na to, co dzieje się w telewizji TVN. Suski także w kuriozalny sposób bronił inwigilowania opozycji Pegasusem. To było tylko kilkaset osób w roku, niewielkiej ilości. Przyznał z rozbrajającą szczerością. Suski także wściekle kąsał Unię, kiedy ta zajmowała się kwestią praworządności w Polsce. Polska walczyła w czasie II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim. Powiedział Suski, zrównując organizację międzynarodową, do której dobrowolnie przystąpiliśmy, z najbardziej krwawymi totalitaryzmami XX wieku. Suski jest także symbolem niekompetentnych kadr PiSu. Suski był wiceprezesem Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Od kogoś takiego pewnie byście wymagali minimum ogarnięcia w kwestii bezpieczeństwa danych. Suski jednak w trakcie wizyty w Chinach przyjął od Chińczyków prezent w postaci telefonu marki Huawei. Firmy, o której wiemy, że za pomocą swoich urządzeń szpieguje na rzecz chińskiego rządu. Suski usprawiedliwiał się w swoim stylu. Ale przecież te telefony są reklamowane przez Lewandowskiego. Suskiemu także włamano się na konto na Twitterze. Nagle konto Suskiego zaczęło publikować zdjęcia jego roznegliżowanej koleżanki z PiSu. Włamywacz przejął także dostęp nad jego kontem mailowym. Czy czujecie się bezpiecznie w kraju, gdzie nadzór nad służbami specjalnymi mają tego typu bystrzaki? Maria Kurowska to kolejna gwiazda suwerennej Polski. Ta partyjka przyciąga wyjątkowe umysły. Ludzi zbyt szalonych, aby być w PiSie, a jednocześnie za mało wolnorynkowych, aby być w Konfederacji.
Maria Kurowska ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a potem pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. A jednak słuchając jej możemy odnieść wrażenie, że ma profesurę z medycyny, klimatologii i geologii, bo na te tematy wypowiada się najczęściej i w każdej z tych dziedzin dokonuje epokowych odkryć. Weźmy tę klimatologię. Niedawno Maria zaorała unijną politykę klimatyczną i potrzebowała do tego tylko chłopskiego rozumu. Obalamy kolejne kłamstwo ogłupiające ludzi, które stoi za zakazem samochodów spalinowych i forsowaniem elektryków. Unia chce zmniejszyć emisję CO2 do zera. A przecież dwutlenek węgla jest niezbędny do życia dla człowieka i roślin, do życia całej planety. Chcemy zagłodzić Ziemię? Unia chce zagłodzić Ziemię przez zakaz produkcji aut spalinowych. Bo wiecie, Ziemia przed samochodami nie istniała, dopiero one dostarczyły planecie życiodajnego dwutlenku węgla. Aż głupio obalać te bretnie na serio, no ale nie. Unia nie chce zmniejszyć globalnych emisji CO2 do zera. Unia chce zmniejszyć emisje ludzkie. Poza ludźmi CO2 emitują oceany, rośliny, gleby i wulkany. Emitują, ale tyle samo pochłaniają. Nazywa się to obiegiem węgla w przyrodzie. Problemem jest człowiek, który ten cykl zaburza i od epoki przemysłowej emituje znacznie więcej CO2 niż pochłania. Przez to dwutlenek węgla odkłada się w atmosferze i tak mamy globalne ocieplenie. Dwutlenek węgla to konik Kurowskiej, bo to nie pierwszy raz, kiedy palnęła durnotę związaną z tym szlachetnym gazem cieplarnianym. Na sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa mówiła: stare drzewa już nie tylko nie produkują tlenu, nie przerabiają dwutlenku węgla, ale wręcz jest to proces odwrotny. One wyciągają z atmosfery tlen. Zatem po co mamy w ogromnych ilościach trzymać te stare drzewa? Należy je przerobić. Należy zrobić z nimi to, co się robi z innymi roślinami, które się uprawia. Głupie stare drzewa zabierają nam tlen i nie przerabiają dwutlenku węgla. Musimy się bronić i je wszystkie wyciąć. To oczywiście też bzdura. Stare drzewa produkują tlen. Jak pisze portal fact-checkingowy Fake News, w roku 2014 w magazynie Nature opublikowano badanie międzynarodowego zespołu naukowców pod kierunkiem Nathana Stephensona, ekologa leśnego z United States Geographical Survey, które wykazało, że drzewo rośnie przez całe swoje życie, a wraz ze wzrostem całkowitej powierzchni liści pochłania coraz więcej dwutlenku węgla z atmosfery. Równie dobrze jak na klimatologii, Kurowska zna się na medycynie. W trakcie pandemii Maria sypała hot take'ami jak z rękawa. Mówiła, że lekarze niepotrzebnie boją się COVID-a i noszą te maseczki, bo lepiej się zarazić i wyleczyć cudowną amantadyną. Wiecie, tą amantadyną, która według badań nie leczy COVID-u. Powoływała się też na słowa laureata Nobla, Luca Montaniera, który oskarżał szczepionki na COVID o wytwarzanie nowych wariantów wirusa oraz o to, że sprzyjają zachorowaniu. To też oczywiście bzdury. A sam pan Luke to doskonały przykład czegoś, co nazywamy chorobą noblistów. Otóż podejrzanie dużo noblistów zachłystuje się własną sławą i geniuszem i brnie w objęcia szalonych teorii. Był Linus Pauling, który wierzył w magiczne właściwości witaminy C. Jest Kary Mullis, który nie wierzy, że choroba AIDS jest wywoływana przez wirusa HIV. No i jest wreszcie nasz Luke Montagnier. Luke, poza bredyniami o szczepionkach na COVID, głosił także tezy homeopatów na temat tego, że woda może mieć pamięć, twierdził, że choroby neurologiczne wynikają z oddziaływania fal elektromagnetycznych, a także obwiniał szczepionki o wywoływanie autyzmu, który jego zdaniem można leczyć antybiotykami. No ale to wszystko pewnie nie robi na was wrażenia. Brednie na temat szczepionek i COVID są tak rozpowszechnione wśród prawicowych polityków, że Kurowska wyróżnia się tylko trochę. Jest jednak pewien wątek medyczny, w którym Kurowska przoduje, jeśli chodzi o szuranie. To zapłodnienie in vitro. Kurowska wyznała nam, że słyszymy coraz więcej świadectw nastoletnich już dziś dzieci, które nie mogą sobie z tym poradzić, że nie zostały poczęte przez swoich rodziców naturalnie. Przyznają ze smutkiem, że czują, że ich życie zostało uprzedmiotowione tylko po to, aby ktoś się poczuł spełniony, aby ktoś mógł się sprawdzić w roli rodzica. Gdzie Kurowska słyszała te świadectwa? I czy był tam też jej kolega gej, który nie lubi tych całych parad? Ponadto Kurowska przekonuje, że jest coraz więcej badań naukowych potwierdzających, że dzieci poczęte metodą in vitro są narażone na wiele poważnych chorób. To są choroby nowotworowe, ale także całe spektrum chorób kardiologicznych i schorzeń genetycznych. O tym oczywiście się nie mówi, bo najważniejsze jest to, żeby kliniki zajmujące się in vitro mogły zarobić. Tak więc, podobnie jak w przypadku szczepionek, mamy spisek lekarzy zaślepionych mamoną i wszystko by się udało, gdyby nie ta wścibska nauczycielka z podkarpackiej podstawówki. Tyle, że nie. Kurowska niepotrzebnie sieje panikę.
Polecam w tym względzie rozmowę z doktorką Katarzyną Kozioł, którą przeprowadziło OKO.press. Według stanowiska Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embryologii 3% wszystkich dzieci rodzi się z jakąś wadą, natomiast w przypadku dzieci, które przyszły na świat dzięki różnym technikom wspomagania rozrodu, jest to 4,5%. Czyli ryzyko jest faktycznie wyższe o 50%. Ale stowarzyszenie akcentuje, że taka sama zależność występuje u par, które starają się przez długi czas o ciążę, ale bez użycia technologii in vitro. Innymi słowy, to długi okres niepłodności sprzyja temu wzrostowi. Czyli to może być tak, że jak już ktoś korzysta z zapłodnienia in vitro, to znaczy, że ma jakiś problem zdrowotny. To właśnie on, a nie technologia in vitro per se, powoduje wzrost ryzyka wad płodu. Kurowska wspomniała o chorobach kardiologicznych. Według przytoczonego artykułu przeglądowego, dzieci urodzone metodą in vitro mają o 12% wyższe ryzyko takich wad. 12% wyższe to znaczy, że zamiast 0,8 ryzyka, ryzyko wynosi oszałamiające 0,9%. W przypadku nowotworów, o których wspomniała Kurowska, nie zaobserwowano żadnych zależności. Czyli generalnie, efekty, o których mówimy, nie są zbyt wielkie i prawdopodobnie nie wynikają one z samego in vitro. Jeśli jakaś para ma problem ze zmajstrowaniem dziecka, a mimo to będzie uparta, to jeśli w końcu uda się im mieć dziecko, to prawdopodobnie tak czy siak będzie miało ono nieco wyższe ryzyko wystąpienia wady. Niezależnie od tego, czy skorzysta z technologii in vitro, czy z jakichś katolickich czarów typu naprotechnologia. Zaryzykuję tezę, że Kurowska ma gdzieś dobro dzieci. No bo gdyby jej zależało wyłącznie na zdrowiu dzieciątek, to powinna popierać zakaz rodzenia dzieci po 35 roku życia. Albowiem wiek matki jest znacznie silniej skorelowany z wadami płodu niż technologia in vitro. I tutaj dla odmiany wiemy, że związek jest przyczynowo-skutkowy. Skoro nie troska o dzieci nią kieruje, to co? Oczywiście religia. Bo musicie wiedzieć, że Kurowska jest religijną fanatyczką. Kurowska przyniosła do Sejmu relikwie świętego Andrzeja Boboli i przekonywała wszystkich, że to właśnie ich magiczna moc sprawiła, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się uspokoiła. Także świętemu Boboli zawdzięczała to, że ustawa o tak zwanej segregacji sanitarnej nie przeszła ostatecznie przez Sejm. Święty Andrzej Bobola wszedł do akcji, majaczyła przy tej okazji. Żarliwa religijność Kurowskiej ma jednak pewne dziury. Często nie przestrzega ona ósmego przekazania dekalogu, który mówi o tym, by nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dlatego rok temu napisała: pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce powinna być mądra i przemyślana. Nie może się odbywać kosztem Polaków. Socjal, pierwszeństwo dla Ukraińców w kolejkach do lekarzy, przyjęciu na studia, do szkół, przedszkola. To najprostsza droga do budowania niechęci. Na pewno zadajecie sobie pytanie, z którego otworu cielesnego Maria wyciągnęła tę prednię o pierwszeństwie Ukraińców. Co ciekawe, to samo pytanie zadał jej nawet poseł PiSu Jan Mosiński. Pani poseł, proszę o podanie źródła tych informacji. Kurowska odpowiedziała mu niezwykle konkretnie. Panie pośle, polecam wsłuchać się z uwagą w głos zwykłych Polaków. Ja tak robię. Mniej arogancji, a więcej refleksji. Przecież nam wszystkim chodzi o to samo, o dobro Polski i Polaków. Mogła napisać to krócej. Z dupy. 2 lata temu już nagrałem film o Bąkiewiczu. Zacytuję jego fragment. Jaką widzę przyszłość dla Bąkiewicza? Czy zrzuci w końcu maskę i zapisze się do PiSu jak Andruszkiewicz? Jakże te słowa okazały się prorocze. Bąkiewicz znalazł się na listach PiSu. Ma 18 miejsce w okręgu radomskim. Wstąpił też już oficjalnie do suwerennej Polski. Bąkiewicz jest totalnym wykolejeńcem. Dowiodłem tego niezbicie we wspomnianym przed chwilą filmie, dzisiaj zatem krótko. Gdyby ktoś mnie poprosił o opisanie Bąkiewicza i miałbym na to tylko 20 sekund, to puściłbym mu ten filmik, który mówi więcej niż 1000 słów. Tego się boją marksiści, lewacy! Tego się boją, patrzcie! Zwyciężymy jeszcze raz! Awe! Awe! Chrystus Rex! Awe! Awe! Chrystus Rex! Awe! Polityczne szlify Bąkiewicz zdobywał w ONR-ze. Wiecie, to ta organizacja, którą sąd pozwolił nazywać faszystowską. Potem został prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Wkrótce po tym, jak przejął stery tej organizacji, odbył się Marsz Niepodległości. Organizatorzy zaprosili m.in. Roberto Fiore, włoskiego neofaszystę z partii Forza Nuova. Roberto uważa, że faszyzm był pięknym epizodem w historii Włoch.
Milana Mazurka ze Słowackiej Partii Ludowej Nasza Słowacja. Milan nazywa Holokaust bajeczką, a o Hitlerze mówi, że krążą wokół niego same kłamstwa. Bąkiewicz prezesował także Stowarzyszeniu Roty Niepodległości. To organizacja, która wedle słów własnych zajmuje się krzewieniem patriotyzmu. Ich najbardziej znaną akcją krzewienia patriotyzmu była kampania billboardowa z cytatami ze Starego Testamentu. Jakimi cytatami? Ano, na przykład takimi. Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak obcuje się z kobietą. To jest obrzydliwość. Albo kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego. Tak, trzeba zakończyć proceder noszenia spodni przez kobiety. Kolejną organizacją, którą zarządzał Bąkiewicz, były Roty Marszu Niepodległości. To nacjonalistyczna bojówka, która wsławiła się m.in. obroną kościołów przed oszalałym lewactwem. W trakcie jednej z takich brawurowych obron, jak donosi Wyborcza, jedna kobieta została zrzucona ze schodów i zabrała ją karetka. O, na tym zdjęciu widać tę panią, jak tuli się do Bąkiewicza. Bąkiewicz sprzeciwia się demokracji. W jednym wywiadzie mówił: nam chodzi o militaryzację narodu polskiego, system hierarchiczny. Też o zniszczenie demokracji. Jesteśmy przeciwnikami demoliberalizmu. Przecież to jest jeden z najgłupszych systemów, jakie stworzył człowiek. Bąkiewicz chciał też, cytuję, wypalić totalitaryzm LGBT żywym ogniem. A tak poza tym, to Robert nie jest zbyt błyskotliwy. Twierdzi, że promocja LGBT grozi wymarciem narodu. Promuje się związki jednopłciowe, no spowoduje to, że nie będzie po prostu kolejnych Polaków. Idee, które są krzewione przez te środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów, transwestytów i innych grup dewiacyjnych, no to doprowadziłoby to po prostu w konsekwencji do tego, że naszego narodu w przyszłości by nie było. Ludzie o skłonnościach homoseksualnych, bo trzeba pamiętać jeszcze o tym, że to są skłonności, ale człowiek jest w stanie nad tymi skłonnościami po prostu zapanować, żeby nie rozwijali w sobie tych złych popędów. Dlatego, że po prostu jeśli zaakceptujemy homoseksualizm, no to niestety, ale nie będziemy mieli dzietności, nie będą się rodziły dzieci i taki naród po prostu wyginie. Zanim PiS kupił Bąkiewicza, śląc miliony do jego organizacji, Robert niejednokrotnie kąsał tę partię. Mówił m.in., że PiS pełza przed Żydami. W ogóle z tymi Żydami Robert ma jakiś problem. Jak go Facebook zbanował za to cudowne zdjęcie tortu, to nazwał go Facebookiem, sugerując chyba, że i w tym Żydzi maczali swoje paluszki. Biorąc kogoś takiego na listy, PiS nie pozostawił złudzeń. W tej partii nie istnieje coś takiego jak standardy moralne. Choć Oskar Szafarowicz jest strasznym atencjuszem i wszędzie go pełno, to jest też obecnie pionkiem. Nie startuje w wyborach, więc nie zobaczymy go w Sejmie najbliższej kadencji. Jednak przed tym człowiekiem roztacza się świetlana przyszłość. Mogę się założyć, że będzie za kilka lat kimś znacznym. Posłem? Ministrem? A może premierem? Czas nam pokaże. Lecz nie dostrzegam w nim żadnej moralnej wielkości. Wręcz przeciwnie. Oskar to pisowiec doskonały. Cynik bez poczucia wstydu, który nie zna granic w lizusostwie. Bezkręgowiec, który dla partii i własnej korzyści może zrobić wszystko. A przy tym ktoś niezwykle cwany. Inteligentny, elokwentny. Mimo młodego wieku, ma 22 lata, doskonale operujący partyjną nowomową oraz partyjnymi mitami. Po prostu zdolniacha. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli Oskar będzie się chciał dalej angażować w politykę, to wejdzie na jej sam szczyt. Oczywiście po trupach innych. Szafarowicz objawił się światu w roku 2022. Wtedy to na TikToku pojawiło się konto Okiem Młodych, które szybko stało się memem. Profil prowadziła trójka młodziaków i Oskar był jednym z nich. A sama twórczość ograniczała się do powtarzania najbardziej prostackiej propagandy TVP. Atakowania Tuska, chwalenia partii i generalnie była to próba dotarcia z pisowskim przekazem do młodych. Oczywiście próba ta się nie powiodła. Młodzi wyśmiali tych cudaków, jednak sama partia doceniła ich starania. W szczególności Oskara, który z całej trójki miał największą siłę przebicia i w zasadzie jako jedyny utrzymał się na powierzchni społecznej uwagi. Niepisowska większość darła z Oskara łacha, no bo taki dzieciuch, a gada niczym 60-letni partyjniak. Wkrótce jednak przestali go postrzegać jako nieszkodliwego karierowicza i dostrzegli w nim prawdziwe zło. 29 grudnia pisowskie media ujawniły sprawę Krzysztofa F.
Krzysztof został skazany za molestowanie dzieci. Ujawnione w pisowskich mediach informacje pomogły zidentyfikować ofiarę pedofila. Był to 15-letni Mikołaj Filix, syn posłanki Platformy Obywatelskiej Magdaleny Filix. Równolegle z publikacjami prasowymi ruszyła kampania szczucia w mediach społecznościowych. No i nie zgadniecie, kto w niej przodował. Najbardziej wstrząsające jest to, że matka ofiar pedofila z PO, 13-letniej poddanej pedofili córki, 16-letniego syna, którego skazany kusił narkotykami, znana posłanka PO, milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad dobrem dzieci, zmuszona przez władze PO do milczenia. Oto tweet, którego napisał wówczas Szafarowicz. Tweet, w którym zarzucił matce molestowanego dziecka milczenie dla dobra kariery, chociaż niezwłocznie zgłosiła ona sprawę na policję i to dzięki niej sprawca siedział od roku w więzieniu. W lutym Mikołaj popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie dołożyła się do tego wtórna wiktymizacja. Wtedy też Szafarowicz usunął swojego tweeta. Szafarowicz brał zatem udział w nagonce na Małgorzatę Filix, ale oczywiście nie interpretował tego w ten sposób. Wił się jak piskorz. Na wyżyny bezczelności wspiął się wtedy, kiedy uznał, że nagłośnienie tej sprawy było w pewnym sensie szansą na pomoc dla tego chłopaka, by otoczyć go opieką, profesjonalnym wsparciem. Rozumiecie? Wspaniałomyślni pisowcy chcieli tylko pomóc ofierze. A że niedługo potem ofiara się zabiła, widocznie niewdzięcznik nie docenił tej pomocy. Partia jednak doceniła jego starania. W lutym dostał pracę w Krajowym Zasobie Nieruchomości. W maju dostał pracę w kontrolowanym przez państwo banku PKO BP, mimo że nie spełniał formalnych wymagań. A zarzuty o nepotyzm zbijał jak doświadczony pisowiec. Źli dziennikarze atakują go za to, że ma prawicowe poglądy. Trochę gorzej szło mu na uczelni. Studenci z jego uniwersytetu wystosowali petycję o usunięcie go z uczelni za udział w nagonce. Jednak Oskara bronili koledzy z młodzieżówki PiSu. W liście do rektora Uniwersytetu Warszawskiego napisali: działania te przywodzą na myśl najciemniejsze lata komunistycznej cenzury i kneblowania przeciwników politycznych, a przoduje im studentka UW, a zarazem działaczka partii politycznej Unii Europejskiej Demokratów pani Daria Brzezicka, żądając usunięcia Oskara Szafarowicza z grona studentów. Rozumiecie? Pupilek władzy, uczestniczący w reżimowej nagonce na opozycjonistkę, porównany do prześladowanego dysydenta w PRL-u, zamiast do jakiegoś partyjnego wycierucha, który donosił na kolegów do SBC. Czasem jednak Oskarowi powinie się noga, no bo zakładanie facebookowych grup wsparcia, murem za Szafarowiczem, ze sobą samym jako administratorem, wieje jednakże na dół. Ale dajcie mu czas, jeszcze się uczy PR-u. Czy Oskar wyleci z uczelni, to jeszcze nie wiadomo. Toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Ostatnio Oskar zamieścił postanowienie komisji, ale na bezczela zamazał najważniejszy fragment pisma. Ten, który mówił o faktycznym powodzie sprawy, Mikołaju Filixie. Dzięki temu Oskar mógł udawać, że dostało mu się za jakieś inne, patriotyczne tweety. Nie mogę wyjść z zachwytu nad brakiem poczucia wstydu u tego człowieka. Takie talenty polityczne nie rodzą się na kamieniu. Dotarliśmy do końca. Była to długa i wyboista podróż. A jednak warta przybycia. Jakże wiele teraz wiemy o moralnej degrengoladzie środowiska PiSu. Nie łykajcie bajek symetrystów o tym, że PiS to partia jak każda inna. Może i wszystkie partie są złe, ale niektóre są bardziej złe od innych.